Ostatni dzień, ostatnia relacja, ostatni piątek Mistrzostw Polski w szachach. Dzisiaj poznamy złotych medalistów, dzisiaj poznamy cały skład podium. Witamy Was bardzo serdecznie: Mistrz Fidek Kacper-Polok i arcymistrz Mateusz Bartel. Cześć dziewczyny i chłopaki. No nie wiem, czy to na pewno ostatnia relacja dzisiaj będzie, no bo przecież może się zdarzyć tak, że będziemy mieli dogrywki, że runda skończy się na przykład po 4 godzinach i dwie godziny przerwy będą między dogrywkami, e, więc wtedy może rozbijemy to na dwie części. C ale, czyli zachowajcie e, czujność. Dokładnie, ale, ale mogą być dogrywki e, tak w turnieju mężczyzn, no jak i w turnieju pani, bo, e, bo przecież tam sytuacja też nie jest zamknięta, przypominam że format jest taki, że maksymalnie dwie zawodniczki mogą w dogrywkach grać, nawet jeżeli więcej by miało tę samą liczbę punktów. Ne, natomiast e, e, no do tego właśnie musielibyśmy mieć sytuację, w której Jola Zawadzka dzisiaj nie wygra. No to skoro Mateusz wywołał do tablicy wyniki w turnieju pani, to rzućmy okiem w takim razie jak ta tabela się prezentuje. Na czele jest wspomniana Jola Zawadzka, 5,5 punktu nazbierała, jest samodzielną liderką, no ale Klaudia drepcze jej po piętach, tylko pół punktu różnicy. No więc, żeby Jola zapewnić sobie medal złoty, bez dogrywki musiałaby zwyciężyć w partii klasycznej. A gra z Iwetą Rajlich i to zdaje się są takie derby klubowe. No tutaj jest oczywiście jak zwykle wiele podtekstów, wiele fajnych możliwych scenariuszy. Oczywiście to, że Iweta z Jolą są koleżankami klubowymi nie będzie miało żadnego wpływu na partię. To znaczy będzie to typowa partia Iwety. No może nie taka jak wczoraj, bo wczoraj była nietypowa partia Iwety, ale o tym za chwilę. W każdym razie tu na pewno będzie, będzie bardzo ciekawie. No i e, zwróćmy uwagę, no ja akurat kibicuję Joli, e, żeby zajęła to pierwsze miejsce. Natomiast no, jest możliwa sytuacja, odpukać, w której Jolanta przegrywa, Klaudia remisuje w partii e, Cywka, Soczko pada wynik rezultatywny, Joanna Majdan wygrywa i mamy wtedy cztery zawodniczki z dorobkiem 5,5 z 9 i jaja jak berety. No to byłaby niezła impreza. I jedna z nich, a nawet dwie z nich mogłyby wypaść z, z dogrywki. Czyli, tak by było dokładnie. Czyli ciągle są matematyczne szanse, że Jola nawet na podium mogłaby się nie załapać, gdyby przegrała eee... i ta wartościowość zepchnęła by ją na miejsce czwarte. Ra raczej takiej możliwości nie ma, no bo jak rzucimy okiem na tabelę, to Joanna Majdan wyczyściła dół tabeli, mhm. chociaż e, prawdę mówiąc nie pamiętam, jaka jest pierwsza wartościowość po pomocnicza, ale chyba jest to liczba zwycięstw albo bezpośredni wynik. Jeżeli bezpośredni wynik, a to też Jola dobrze wygląda, bo, bo wygrała z tą czołówką e, sporo partii, więc być może przy każdym dzieleniu Jola w ogóle jest e, e, w bardzo dobrej sytuacji, bo mhm. jeszcze straciła. Chociaż no. Mówię, to już jakaś większa matematyka, to trzeba się rozglądać no z punktu widzenia Joli, punktów tracić nie warto. Eee, za dwie minutki partie się rozpoczną, chcielibyśmy od samego początku śledzić wydarzenia na szachownicach. Eee, no więc szybki rzut oka na mm, drabinkę turniejową w turnieju Panów. Eee, tutaj wszystko jest jasne już od eee, środy. Wiemy kto gra w finale, wiemy kto gra w meczu o trzecie miejsce. No, ale co będzie dzisiaj? Przypomnijmy, Radek Wojtaszek po wczorajszej porażce dzisiaj musi partię wygrać. Dobra wiadomość dla niego jest taka, że dysponuje białymi bierkami. No i Mateusz, ty znasz dobrze Wojtka, znasz dobrze Radka. Czego się spodziewamy? No, ja może jeszcze wrócę do tej wczorajszej partii, której nie śledziłem z wami, bo no ona na pewno rzutuje na to, co dzisiaj zobaczymy na szachownicy. No i generalnie ja jestem mocno zaskoczony, zaszokowany w pewnym sensie przebiegiem tej partii i to z wielu punktów widzenia. No, po pierwsze, Wojtek zaczął o D4, znany jest raczej jako zawodnik grający D4. Po drugie, Radek odpowiedział hiszpańską. Ten wariant już kiedyś grał, na przykład z Topałowem. Topałow wtedy nie zareagował bardzo krytycznie, Radek tę partię wygrał. Natomiast Wojtek był świetnie przygotowany. No, tak jak tutaj kapitan Jack Kasparow mówi, że wczoraj Wojtek w wywiadzie wspominał, że, że był przygotowany niemalże do, do, do osiągnięcia wygranej pozycji. No i tutaj radka tym zaskoczył. Natomiast, no to też, kolejna rzecz, która mnie zdziwiła, może nie zdziwiła, co raczej potwierdziła tą reputację Wojtka jako osoby znakomicie przygotowanej i do tego posiadającą świetną pamięć, bo ja też często, na przykład, mam świetne jakieś przygotowanie, ale, ale ono się znajduje tylko w pliku na komputerze, a nie w moich zwojach pamięci. I na przykład tak było w pierwszej rundzie z Pawłem Teslafem, gdzie on zagrał wariant, który ja kiedyś analizowałem. Przy partii nawet mniej więcej pamiętałem, jak powinienem zareagować, ale mniej więcej robi wielką różnicę. A Wojtek pamiętał wszystko przecież idealnie, dostał wygraną. No i to było zaskakujące, że Radek no, polek na swoim terenie i jeszcze wybierając taki charakter gry, właśnie zero-jedynkowy, w ogóle spychający normalną grę gdzieś tam na pobocze. No, a dzisiaj spodziewamy się chyba czegoś innego. No i ja liczę, jeżeli znaczy liczę, spodziewam się, że Radek dzisiaj spokojniej, mimo tego, że musi grać na wygraną podejdzie, bo to ten rejon, w którym Radek ma przewagę nad Wojtkiem, to raczej taka spokojna, pozycyjna gra, w której e, długofalowa inicjatywa, nawet lekki plusik w jakiejś końcówce, mogą Radko widać zwycięstwo i upragnioną dogrywkę. Wczoraj na czacie Kacper Bioron pisał, że nie rozumie, czemu Wojtek nie ma jeszcze 2700. No a tutaj powrót do szachów, fantastyczne Mistrzostwa Polski. Możliwe, że będzie w tym momencie rozpoczynał ten kolejny marsz po szczeblach szachowego rankingu, coraz wyżej, coraz wyżej. Na pewno dzisiejsza partia będzie miała na to wpływ. Będziemy też oczywiście śledzić dalej. No ale Mateuszu, zaczęli, więc przenosimy się na szachownice. Finał Mistrzostw Polski Radosław Wojtaszek Wojciech Muranda ruszyli. No tak, tak. I tutaj już, już jest ciekawie, Radek nie zaczął ani od D4, ani od C4, tylko skoczek F3. Hmm. Czego chciał unikać, to nie jestem jeszcze pewien. Na pewno te kolejności zawsze, zawsze dają jakiś tam nieraz o tym mówiliśmy, pole do przechytrzenia przeciwnika, ominięcia pewnych wariantów. No Wojtek Skoczek F6 i Radek G3. W, tej, w tych redakcjach raczej go nie widywaliśmy. Retiego raczej nie grywał. Tutaj ciekaw jestem, jak Radek by kontynuował grę, gdyby Wojtek zagrał D5, czyli pryncypialnie dość i goniec G2, czy to tam C6, czy goniec G4 i tak dalej. Natomiast b ze strony Wojtka, no i znowu taka jakby no nie tyle małe zwycięstwo, natomiast na pewno mała niespodzianka w kierunku w kierunku radka. B6 jest oczywiście zupełnie normalne, mhm. ale mimo wszystko jest tak z pięć bardziej popularnych ruchów: C5, D5, E6, G6. Wszystkie te ruchy mogłyby się zdarzyć a B6 jest tak naprawdę, podejrzewam, że piątym wyborem czarnych w tej pozycji i skoro Radek jakby już sam strzedł ze swoich utartych ścieżek, no to to pytanie, co teraz będzie chciał zrobić i jak to koresponduje z tym, czego chciał unikać. No, ruch B6, cel jest oczywisty, Wojtek chce wprowadzić gońca na pole B7 w stylu takim troszeczkę hetmańsko-indyjskim, i od razu postawić oponenta gońcowi z G2. No i tutaj zawsze trzeba białymi uważać, trzeba podejmować trudne decyzje, gdzie odchodzić skoczkiem, i czy odchodzić. No bo ten biało polowy na B7 patrzy bardzo uważnie przez całą szachownicę. I tylko czeka na jakiś obiekt, czy to do ataku, czy po prostu do zbicia. Radek wybrał ruch D4. No, e czyli w posunięciu numer 3. No i Mateuszu, tutaj myślę, że do, do Twojej wiedzy, do Twojego doświadczenia musimy się odwołać, czy, czy już jakieś wnioski ci się nasuwają, czy co Radek chciał omijać, a co może powstać? jak dalej może przebiegać rozgrywanie debiutu? Nie, nie wiem, co Radek chciał omijać, natomiast zastanawiam się, jak dalej będzie reagował. No mhm. bo teraz Wojtek zagrał goniec na B7 i no widzimy, że nie jest niemożliwe zbicie na F3 to znaczy gdyby Radek zagrał na przykład ruch C4, co nie nastąpi na pewno, to goniec F3 jest możliwością. Nie wiadomo czy dobrą, czy niedobrą, natomiast jest taka możliwość. Dlatego raczej tutaj się gra goniec G2. No a Radek zagrał C4, to ciekawe. C4 mamy od Radka Wojtaszka. No i teraz... Jest, tak jak mówiłeś, to się chyba nazywa hetmańsko-indyjska. I tutaj są takie niuanse, które... No, dla, dla zwykłych śmiertelników mogą być niezrozumiałe, bo, bo bardzo często widujemy na przykład w tym momencie ruch goniec B4, żeby po gońcu D2 dopiero wtedy ustawić gońca na linii E. No, podobno goniec na D2 bywa troszeczkę niefortunnie ustawiony, prawda? Zdarza się, że on tutaj stoi źle. No, to, to, są, to są dokładnie jakieś tam e, niuanse, e, które, które trzeba zgłębiać. I e, wiadomo, goniec na D2 nie stoi jakoś bosko, ale też były idee, niektórzy go stawiali na C3 potem, coś, co przy gońcu na C1 się nie zdarzało. Niektórzy to jakoś ignorowali, i tak często zdarza się, że goniec idzie na przykład na F4 czy G5. No Tutaj trzeba dobrze rozumieć, co się zyskuje, co się traci, i na tym polega tutaj. E, Walka, tak to nazwijmy. Mhm. Teraz oczywiście Radek musi bardzo, bardzo uważać. Przypominajmy cały czas, że, że on dzisiaj musi wygrać, a w tego typu yy, debiucie, yy, w batalii z takim zawodnikiem jak Wojciech, no to trzeba bardzo uważać, żeby to się wszystko nie wyczyściło. Mam taki, taką myśl dotyczącą tego debiutu, bo, bo jak tłumaczyłeś, rozmawialiśmy o tym, goniec B4 i powrót, to tak samo czarny ma z białopolowym gońcem możliwość. Często gra goniec A6, prawda? I po jakiejś obronie pionka C4, przykładowo B3, wraca na B7. A tak jak poszło w tej kolejności, no to teraz już to nie miało sensu, prawda? Bo C4, no to tracić kolejne tempo to to żeby się całkowicie wykluczało. Czyli może ten wariant Radek chciał uniknąć, grając w tej kolejności? Może tak. Mogło być. Ma, mogło tak być, mogło tak być. No tutaj już nie będę się zagłębiał w drzewo debiutowe mhm. i sprawdzał, jak grywali wcześniej zawodnicy, jak Wojtek grywał, ale na pewno takie ustawienie zostało uniknięte. Teraz może rzućmy okiem na tą partię, na pozycję z partii, bo nastąpiła roszada i wieża E1, jak cofniesz ruch wieża E1. No to tu jedno z głównych idei białych, takich krytycznych, jest ruch D4, D5, mhm. ale nie dziwię się, że Radek tak nie zagrał, no bo to jest właśnie taka kontynuacja, po której może być właśnie szybkie uproszczenie, czyli ED, CD. Czarne grają. Złapałeś mnie na wykroku, akurat brałem, nie, przepraszam. brałem łyka, e, wiesz, a zacząłeś tu ruchy mówić, dobra, to jeszcze raz. Ed, e, e, skoczek h4, mhm. nie cd, tutaj c6 trzeba zagrać, bo inaczej białe odbijają pionka, cd, skoczek d5, e4, skoczek c7, e, albo skoczek f5 nawet, nie e4, najpierw się skoczek f5, tutaj widzę najczęściej grało, skoczek i tak odchodzi na c7, i, i, I teraz, na przykład, ruch E4 jest najczęściej spotykany. Czarne grają D5. I, no, białe widzimy gołym okiem, mają rekompensatę za pionka, ale pytanie, czy ta rekompensata daje realne szanse na wygraną, prawdopodobnie z tak przygotowanym zawodnikiem jak Wojtek, to nie byłoby dobre zagranie. W sensie ta partia byłaby bardzo forsowna, i jeżeli Wojtek by do spodu znał wszystkie niuanse, no to mógłby łatwo, łatwo partię zremisować. Natomiast nastąpiło wieża E1, taki ruch bardziej elastyczny, można powiedzieć, taki ruch dający więcej, więcej opcji, dlatego bo jedną no wieża się tu może po prostu przydać mhm. w różnych momentach do przeprowadzenia ruchu e4. Natomiast odpowiedź Wojtka już nie jest taka częsta. Co ciekawe grała tak dwukrotnie Monika Soćko w Proszę. ostatnich partiach, widzę. I na a5 białe mają tu szereg ruchów. Rzuciłem do, okiem do bazy, w grudniu Giri zagrał goniec f4. Dwukrotnie białymi grała tę pozycję również Karina Cywka i raz reagowała też Goniec w 4 jak Gili z Moniką Soćkow-Blica grały w Bydgoszczy na Mistrzostwach Polski, a w innej partii grała Końce 3. No, jedną z podstawowych idei, którą tu możemy zaobserwować dla czarnych, to jest zagranie... Skoczek E4, jak tylko na C3 pojawia się biały skoczek. Czyli mm -hmm. jak cofniemy gońca na C1 na przykład, skoczek C3, no to jak tylko ten skoczek się tam pojawia, to gramy skoczek E4, bo teraz te związanie po diagonali gonie z G2B7 nie jest takie groźne, bo jeżeli skoczek odejdzie, to nawet można zbić na C3, atakując Hetmana. Co, dlatego właśnie czarne czekają, jak skoczek stanie na C3, bo wtedy skoczek grozi wymianą, a wymiana na E4, czyli skoczek E4, Hetman bije E4, no jest dla czarnych najczęściej dobra. Tak jak pokazywałeś tego gońca, można jakoś tam podpierać czy F5, czy D5, nawet Hetman czasami idzie na B7, żeby po tej diagonali naciskać. Szereg możliwości, bardzo standardowa pozycja. No, i, i Radek oczywiście zna te niuanse, dlatego zagrał coś innego goniec F4 i deszej ze strony Wojtka. Także robi się tutaj taka bardzo skomplikowana pozycja. Myślę, że Radek będzie tutaj starał się trzymać jak najwięcej figur na szachownicy. On mi zresztą taką kiedyś sprzedał no może nie zmieniającą podejście do szachów wskazówkę, że tak długo jak na szachownicy jest komplet figur, to nieważne z kim grasz, zawsze masz szansę coś zrobić. Prawda. No i, i myślę, że właśnie z, zgodnie z tą dewizą Radek będzie próbował grać te partie. Tutaj sprawdzam w tej pozycji po D6 też były partie. Najstarsza partia, którą widzę w bazie to Fresinefe, Dorczuk, ale kilku dobrych graczy, na przykład Rager, Ardzemisz austriacki też tak grał dwa razy z białymi, choć no nie ma tu jakiejś gigantycznie rozbudowanej teorii. Na pewno kluczowym e, pytaniem dla białych jest w tym momencie to, czy warto grać to z C3, czy nie warto, mhm. jak dalej tutaj budować inicjatywę. E, generalnie, jeżeli białym udałoby się zająć e, E4 pionkiem pole, no to stoimy świetnie, ale tego nie ma. No, no Czarne właśnie. na to nie może będą Hetman pozwalały. Hetman C2 z planem E4. Hetman C2, no, były nieoczekiwanie takie ruchy. Mm -hmm. Znaczy, nieoczekiwanie, bo dla mnie wygląda troszkę dziwnie ten ruch, ale widzę, że nawet Hismatulin, były sekundant Griszczuka, jako wienki, bardzo dobry zawodnik. Znaczy, na pewno Jakowieńki, a czy Griszczuka, to już nie pamiętam. Może też. Dama C2 jest ruchem, natomiast Dama C2, jak dama schodzi z pola, z linii D, no to od razu pojawia się myśl na zagranie ruchu c5, bo już d5 i d są mniej groźne, bo po prostu nacisk na pole d5 z pola d1 nie istnieje. Mhm. No i to jest właśnie taki, takie miejsce, że nie, za, nie wiadomo czy to chcemy, bo, bo praktycznie jesteśmy zmuszeni do dc5. A d4 taka pozycja, a to bym podstawił figurę przypadkowo. No dokładnie. Tak, okej, okay, więc się nie zgadza. DC5. Mhm. No, i tutaj e, znowu kolejne pytanie: czy DC, czy BC? Dość typowe jest BBJC e, e, i mamy taką strukturę, gdzie 5D6 jest troszkę słaby, ale z drugiej strony jest bardzo nisko, można go bronić na wiele sposobów. E, e, czy to nawet wierzą z A6, czy skoczkiem z E8, e, czy skoczkiem z E4. E, no. Bardzo standardowa pozycja. Nie narzekałbym, gdybym miał czarnymi bronić takiej struktury. Mm -hmm. Okej, okay, czyli hetman c2 nie jest raczej opcją najlepszą. No jak inaczej można do tego ruchu e4 dojść? Nie widać. No hetman d3, trochę chyba wysoko ten hetman, co? Tak stanąłby, pewnie pod gońca e4 podchodzi niepotrzebnie. Były też takie partie, dama też d3 zamiast były. dama c2. Co ciekawe, to taki ruch, można powiedzieć, trochę wygląda brzydko, ale, ale może mieć sens, no bo tak jak mówisz, trochę tak podstawiamy się pod cios, ale no właśnie w takich sytuacjach po pierwsze, a jedna taka partia była, mhm. dokładnie Postny tak zagrał, czyli o, nie jakiś tam turysta, tylko arcymistrz też niezłego poziomu. No, Problem dobry. jest taki, Postny że... jest Wojtek... bardzo dobry, wiesz? Bardzo dobry. Postny to dzisiaj by się nadawał, bo w końcu piątek mamy, nie? No, wielki piątek, można powiedzieć. Ja no tak... wielki, to prawda. No. Postny to jest, to jest gość, który wyobraź sobie na najlepszym turnieju, jaki rozgrywałem w życiu. To była Liga Chorwacka. Zrobiłbym normę na Mistrza Międzynarodowego, tylko, że miałem za mało hmm. federacji wśród przeciwników, bo miałem tylko Chorwatów i jednego Bośniaka chyba, no więc to za mało. No, więc pan Postny był jedynym zawodnikiem, który zrobił lepszy wynik w całej lidze niż ja wtedy, czyli potrafi U. grać, czyli potrafi. To szacun, to szacun tak dla pana właśnie. Postnego. I, tak bo i to... powstrzymał twoją drogę, a nie, nie powstrzymał, bo przecież i tak normy nie zrobiłeś. I tak nie zrobiłem. I co przeciwnik Postnego na tego Hetmana D3? Wybrał? Tym przeciwnikiem był znany i świetnie mówiący po polsku arcymistrz Edwardas Rosenthalis z Litwy, który zagrał, wstawił gońca na e4 i po odejściu hetmanem na e3 się bezczelnie tym gońcem cofnął na b7. Dokładnie. I chyba po e... każdym cofnięciu hetmanem można by się cofnąć prawdopodobnie. E, może tak, może nie. E, na, pewno, e, na pewno to jest takie coś, co teraz trzeba rozważyć. No i problem Radka jest taki, że Wojtek ma godzinę 31, Wojtek jest w domu, Wojtek po raz kolejny pokazuje, że jest tym debiutowym, no na, nazwijmy to szczerze, kujonem, e, e, po prostu te warianty świetnie e, przygotowuje, Ale świetnie ku, kujonem pamięta. w takim pozytywnym znaczeniu, prawda, bo to może Do, mieć dokładnie negatywny tak, wydźwięk, a tu chodzi o, o plusy, o plusy. Dokładnie tak, to znaczy, negatywne to tylko dla tych, którzy uważają, że szachy straciły na tym, że pojawiły się komputery, no bo, bo wiadomo, że to przygotowanie to jest oparte na pracy z komputerem, ale to też jest sztuka, to też jest umiejętność. No i fajnie to było widać właśnie wczoraj, kiedy obaj zawodnicy byli świetnie przygotowani, a ja, górą był Wojciech. Świetnie, e... był przygotowany świetniej. No, trochę tak, no bo, bo po prostu w pewnym momencie Radek, Radek odpadł z tego wyścigu zbrojeniowego. Mhm. Jego, jego rakieta nie wystrzeliła w przeciwieństwie do rakiety przeciwnika, no i był pewien dylemat. Natomiast ja kiedyś jeszcze nie tak dawno temu byłem z kolegą klubowym Wojtka, zanim przeszedł on do Wieży Pęgów, grał w Polonii Wrocław mieliśmy kilka razy okazję być w hotelu i już wtedy Wojtek, mimo że był półamatorem naówczas, bo, bo tak jak nieraz wspominałem, był wtedy pracownikiem banku, no to na te przygotowania do każdej partii, nawet porannej, e, poświęcał bardzo dużo czasu, e, co śmiesznie wyglądało, bo ja tam sobie nie wiem, śpię czy e, odpoczywam, a Wojtek, e, półamator, otwiera pliki i powtarza, bardzo głęboko, bardzo skrupulatnie, systematycznie, i tak dalej, i tak dalej. No to są różne podejścia, natomiast jeżeli ktoś potrafi zachować świeżość, powtórzyć dużo linii i jeszcze je zapamiętać, no to wiadomo, że to jest dla niego idealne. W moim przypadku nie wiem czego brakuje, natomiast nawet jak się świetnie wszystko powtórzę, to i tak mam wrażenie, że nic nie pamiętam, więc jest jakiś defekt mózgu, może. No, różni zawodnicy mają różne plusy i minusy. Są też na pewno takie aspekty, w których przeważasz może nad Wojtkiem. Na przykład, no, a, stuka, akurat święcenia jakości, czy umiejętność propozycji remisu w odpowiednim momencie. E, dotknąłeś czułych punktów w pewnym sensie. <gry> e, dlatego, bo e, ostatnie chyba pięć e, klasycznych partii z Wojtkiem wygrałem. Uh. E, więc tutaj można powiedzieć, że e, leży mi ten zawodnik. Uh -huh. e, I w ostatniej partii zresztą dokładnie tak było, bo chyba była e, i propozycja remisu, którą Wojtek odrzucił na Ekstralizę w 2019 roku, e, i oddanie jakości chyba wszystko po trochu było. No to ładnie. Także, natomiast no, ciężko oceniać Wojtka przez pryzmat nie wiem, trzech lat temu, czy coś takiego, no bo, bo jeżeli teraz jest może nieprofesjonalnym graczem, bo, bo on sam siebie raczej określał dotychczas jako profesjonalnego trenera, mhm. no to, to na pewno poświęca na szachy bardzo dużo czasu, dużo więcej niż kiedyś. I taka osoba, która, która właśnie potrafi dużo zapamiętywać korzysta nawet na współpracy z zawodnikami, jeżeli to nie są zawodnicy poziomu 1000, tylko mhm. poziomu wyższego. Słyszałem, że Wojtek trenował jednego z popularnych streamerów, już nie pamiętam. Dawida Czerwa. Nie, 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 nie. Kanadyjskiego chyba. Z Kanady to znamy Erika Hansena, znamy, albo Hambletona. Gotham, Gotham Chess. A, Gotham Chess. Okay. Tak mi tu żona podpowiada, że Wojciech go e, trenował, no to jeżeli to jest zawodnik poziomu mistrza międzynarodowego, e, czyli mistrza FIDE, no to taka współpraca też może, e, nie powinna przynosić powiedzmy sobie negatywnych e, efektów, a może, a może przynosić pozytywne mhm. e, i e, kwestia tego jak to się robi i tak dalej i tak dalej. E, w każdym razie no, z, wracając może do meritum, Wojtek jest teraz zawodnikiem e, na fali wznoszącej e, i e, no, t, pod każdym względem, no bo też trenuje Pawła Teslawa, e, co do mhm. 2700, o którym mówił Kacper Piorun, no to tutaj troszkę się zagalopowało tyle, że no, żeby być już tak wysoko, no to trzeba trochę więcej niż tylko dobrze znać debiuty i przede wszystkim trzeba dużo grać, a Wojtek gra mało. <grych> Więc... No wiesz, może, może się odpalą turnieje za, za kilka miesięcy i, i zobaczymy. Wielkie turnie Wojciecha Morandy po szachowych salonach Europy i świata. No tak, no tutaj e, ciekawie będzie, bo podejrzewam, że w takich okolicznościach e, raczej nic e, nie e, odstawi e, Wojtka od drużyny narodowej, mhm. no bo e, byłoby dziwne, żeby zawodnik notowany e, po tym turnieju numer 3, prawdopodobnie w Polsce, bo chyba mnie wyprzedzi na rankingu. Do, te, do tego mistrz lub wicemistrz polski nie zagrałby w drużynie narodowej. No i ciekawe, jakby się odnalazł w takich okolicznościach, bo to jest to też troszkę coś innego: debiut, presja i tak dalej. No, przede wszystkim musi dojść do, do skutku w ogóle jakakolwiek impreza. Drużynowe, drużynowe Mistrzostwa Europy są planowane na chyba październik lub listopad tego roku, są planowane już nie pamiętam gdzie. Na Słowenii, chyba. E, więc e, bardzo ciekawie będzie, jeżeli, e, jeżeli Wojtek w nich zagra. E, no i e, cóż, e, to bo to. No, jest dla niego jakaś szansa też potwierdzić swoją przynależność, nawet nie tyle już do krajowej, co takiej międzynarodowej, szerokiej czołówki światowej. I tak jak Kacper mówi, na pewno Wojtek ma duży potencjał, mimo tego, że no, nie jest już dzieciakiem: no, to jest człowiek, który ma ponad 30 lat. Ale ciągle młody i e, wszystko przed nim, tak naprawdę. Na pewno nie Więc... wypalony. Tak, tak. No wiesz, że jeśli piłkarze teraz nawet do 40 grają na najwyższym światowym poziomie, to bardzo soszko do 70. -tki. No raczej zmierzałem do tego, że Wojtek po 30 może jeszcze e, cały czas iść do góry, tak naprawdę. Być Zwłaszcza, że. kasanową. No to, to, co też co, co powiedziałeś, że nie jest wypalony, prawda? Bo taka e, przerwa na okres. Półamatorski może tak naprawdę spowodować głód szachowy i, i chęć odnoszenia nowych, kolejnych sukcesów, więc myślę, że myślę, że zobaczymy jeszcze Wojtka, jak będzie, będzie grał coraz lepiej i, i piał się w rankingu do góry. Tu jeszcze zobaczyłem, że nawet turysta Dragon grał w tej pozycji. Hetman C2, która jest na szachownicy. Mm -hmm. Pozdrawiamy wszystkich turystów. Więc, końce 3, dama C3. Tak, to może nastąpić. Skoczek D7. No i taka dość typowa pozycja. Dużo figury na szachownicy, ale też ciężko białymi tu się przebijać. Z tym, że pamiętajmy, radek w takich pozycjach jest bardzo dobry. Te minimalne przewagi potrafi gdzieś tam prze, przekuwać w coś więcej. Będzie tutaj na pewno długa batalia, no bo cóż, Radek nie ma nic do stracenia. A odnośnie tracenia trzeba zauważyć, że Radek w tym turnieju już stracił na rankingu. I to już jest pewne, nawet gdyby wygrał partię ostatnią. Dokładnie. E, a masz tam dokładne liczby? E, tak. No to rzuć sumą. Rzucę mięsem. W tej chwili 10,8. 10,8 oczka, czyli 11. E... No tak, e, gdyby, gdyby, e, gdybym Radkowi powiedział, że stracić 10 oczek w Mistrzostwach Polski, to by powiedział: Jezu, co za dramat. E, no bo realnie, no to Radek w tym momencie ma 50% w partiach klasycznych, na średnim poniżej 2,600. E... No specyfika, prawda? E... Turnieju tak, Pucharowego. Ciekawe pytanie było na czacie. E... Czy do Ciebie, czy uważasz, że Radek potrafi wygrywać na zawołanie? No ja tutaj, no nie wiem, Mateuszu, to jest pytanie do Ciebie, ale bym dorzucił może swoje trzy grosze, że na pewno potrafi, ale też Wojtek potrafi remisować na zawołanie. I pytanie: który z nich potrafi lepiej w tej sytuacji? Radek jest świetnym graczem, od tego zacznijmy. No i takim troszkę niedocenianym bym powiedział. O tyle, że wydaje się generalnie, no my szachowi kibice w Polsce pokochaliśmy Janka. Jak pokochaliśmy Janka, no to, to Radek jest dla nas taką trochę, jeżeli Janek jest taką 25-letnią blondynką z długimi nogami, to Radek to jest taka, no nie wiem, 40-paroletnia, dobrze zakonserwowana gwiazda sprzed lat. Ale nadal, nadal potrafi zawrócić w głowie. Ma swoje umiejętności, to już nie jest błysk świeżości i jakiś tam szał na szpilkach, tylko raczej, tylko raczej erudycja, spokojna technika, no zupełnie inne przymioty. No i my kojarzymy takie momenty: wygrać na zawołanie z partią Paweł Teslaw-Robert Kępiński, mhm. gdzie. Boom, szast, prast, oddajemy gońca, jedziemy ze wszystkim do przodu, albo i weta, Rajlich, G4 i cios w zęby, tylko nie wiadomo komu. A Radek tego tak nie będzie rozgrywał. On tutaj nie będzie miał problemu, żeby grać 5 godzin, lekko lepszą końcówkę i hmm. próbować wymęczyć przeciwnika w, w bardzo długiej, męczącej partii. To są po prostu zupełnie inne przymioty. I tak dalej. A swoją drogą nie wiem, czy mi się tu odświeża, czy mi się nie odświeża, ale kompletnie tego nie kumam, skoro mamy 120 osób na YouTubie, a 5 łapek w górę, a nie 24. No dobra, tak, no. Ale, na, ale nadal Pano, 24 to dużo mniej niż 150, czy tam 120, więc jak tutaj zachęca kosmogonik. Eee, do podnoszenia łapek w górę, to my też protestować nie będziemy. Te łapki eee, nam się po prostu przydają. Nam się po prostu należą. No właśnie, a tutaj wczoraj przegapiłem Kasprze, To Ty możesz mi opowiedzieć, co tu się wydarzyło wczoraj, bo widzę kapitan Jack Kasparow rozdawał suby na lewo i prawo. Może dzisiaj też ktoś będzie rozdawał suby na lewo i prawo na Twitchu. Mateusz, no ja już spieszę z wyjaśnieniem. Po prostu wczoraj z Maćkiem zrobiliśmy kawał dobrej roboty i, i prowadziliśmy relacje z mistrzostw. W sposób, myślę, że całkiem przyzwoity. No a przy okazji kapitan Jack Kasparow okazał się człowiekiem po prostu słownym, który wywiązał się ze swojego zakładu sprzed kilku dni, nawet sprzed więcej niż kilku, bo to dotyczyło jeszcze New Inches Classic ostatniej, ostatniego dnia fazy zasadniczej. No i tam kapitan Jack zobowiązał się, że przy odpowiedniej. Ilości zdobytych punktów przez Janka, zasponsoruje ileś tam subskrypcji yy, widzom naszego kanału na Twitchu. Yy, no i nie wiem, jak to wczoraj doszło, tak? Od słowa do słowa przypomnieliśmy kapitanowi Jackowi, że, że taka sytuacja miała miejsce, a kapitan Jack na to, no to patrzcie, prawda? I tu jest moja wypłata. Tak, tak zasponsorował. Za co jeszcze raz yy, kapitanowi dziękujemy. Mógł sobie spokojnie kupić replikę czarnej perły za. E, za te 8 subskrypcji, albo kilka, innych, albo kilka innych pereł na, na piątkową relację. E, no a tutaj wpadły subskrypcje, dzięki czemu e, możecie widzowie, e, szczęśliwi e, zdobywcy tego suba od e, kapitana, używać na całym Twitchu emotek z wizerunkiem Mateusza Bartla. Hmm. No, niektóre nawet pasowałyby do, do, do wydarzeń, które się dzieją na szachownicach. O właśnie, o właśnie te emotki, pokażcie, może co tutaj macie na Twitchu Niekoniecznie z 24 pl inne fajne emotki pewnie też macie. No więc tak to było, Mateuszu wczoraj. A moglibyśmy też jakiś challenge zrobić, bo e, czy, czy masz pod ręką ilość wszystkich subskrypcji, jakie tutaj są? Jak nie masz, to ja już to szybciutko sprawdzę. To sprawdź, sprawdź. Ja tam się nie wyznaję. Już tutaj się, proszę ja ciebie zalogowałem i na kanale czes24.pl łączna ilość subskrypcji na Twitchu wynosi 25 osób. Tysięcy. 25 użytkowników. To może nie wiem, jakiś event, wiesz, że przy, 50, przy 60 subskrypcjach na przykład e, Mateusz Bartel będzie prowadził relacje. ogolony na łyso z zawiązanymi oczami. Oj, oj, e, tu się nie zagalopowujmy, ja mam żonę, ja mam dziecko, e, ale, ale pomyślimy nad czymś takim. No, na łyso to odpowiedzialna sprawa. Ostatnio jak się ogoliłem na łyso, to tak Marta na mnie popatrzyła jak na kosmitę. To może hybryda z Kamilem Plichtą i, i jakoś by przeszło. A nie, bo nie wiem, ale, ale to jest dobry pomysł. Na pewno jakieś takie wyzwanie trzeba będzie stworzyć, ale, eee, ale je, je, jeszcze nie, nie, nie dojrzałem. <śm> jeszcze ci te włosy nie zaczęły wypadać z tego dojrzewania. Dobra, panie Kasprze, wieża co jeden ze strony Radka. Tu tak widzimy, jest. że te skoczki się pewnie zaraz wymieniał i będzie taka troszeczkę lepsza pozycja białych, bardzo solidna pozycja czarnych. Rzućmy szybciutko okiem może do partii radka, przepraszam, Pawła i Bartosza i zaraz rzucimy, przejdziemy do turnieju pań, co jak najbardziej można, a nawet trzeba. Mecz o trzecie miejsce, Paweł i Bartosz. Tutaj wynik to jest pół do pół po wczorajszej partii. Zawodnicy zremisowali ze sobą. A właśnie, Mateuszu, jeśli masz tam pod ręką zmiany rankingowe, to ciekaw jestem, ile Paweł Tecla wzyskuje na tym turnieju. To już mam na Czech 24, ale to jest akurat nie jest wiarygodne, bo on liczy z szachami szybkimi, okay. ale tak na oko powiem, no to na meczu ze mną zarobił 9 oczek, na meczu z Robertem Kępińskim, tam było 1-1, no to zarobił tych oczek powiedzmy cztery, tak mi się wydaje, może no tak chyba może cztery, chyba mniej nawet, chociaż może nie, no załóżmy że cztery, no powiedzmy że trzy, powiedzmy mhm. że trzy, no to około dwunastu na meczu z Wojtkiem Morandą to jest Tremis no to to już jest powiedzmy 4 no to mm -hmm. tam 15-16 z tymi zaokręgleniami i no tak I 16, to, mm -hmm. to nie jest jakaś wielka liczba, no, on ma e, nadal bardzo niski ranking, więc to czy ma 2,502 czy 2,520, no to nadal jest bardzo skromnie, e, zwłaszcza w kontekście jego umiejętności, e, ale no... E, Kropelka do kropelki i będzie pół butelki, jak to się mówiło e, kiedyś. Także e, no cóż, niech zbiera. E, gdyby jeszcze dzisiaj zremisował partię klasyczną, no to faktycznie byłoby około 20 oczek zysku. E, no wiesz, co jak na 8-partiowy turniej, przelicznik razy 10, no to jest, to jest dużo. To jest duży zysk. E, zresztą startował z przedostatnim numerem startowym, więc wtedy troszeczkę łatwiej zyskiwać, no ale trzeba z zawodnikami wyżej notowanymi punktować regularnie. No, to pokazuje, że Paweł rozgrywa świetne zawody. No i rozgrywa ostatnią partię klasyczną w tegorocznych Mistrzostwach Polski. Po drugiej stronie szachownicy siedzi Halo, halo, Kacprze. Wszystko słyszę, tylko nie Kacpra. Nie wiem, co się stało. Chyba odłączył sobie mikrofon, a teraz już się podłącza, jakieś szmery. Tak, ktoś mi odłączył mikrofon w międzyczasie. Eee, także podsumowując, nie wiem, nie wiem, do którego momentu słyszałeś mój, mój wywód? Do bardzo wczesnego. Szybko a. się wyłączyłeś z naszej dyskusji. <laughs> Szybko się wyłączyłem. Eee, podsumowując to, co mówiłem, Paweł Duży Zysk to pokazuje jego eee, świetny występ. No i gra dzisiaj z bardzo doświadczonym z trenerem kadry z Bartoszem Soćko. No i może zobaczymy, jak ten, jak ten debiut przebiegał i co chłopaki zagrali. Zagrali, zagrali partię angielską. Na skoczek C3 zareagował Bartosz D6. W sumie to to zazdroszczę, że ja tak nie zagrałem, bo ta pozycja, co teraz jest na szachownicy, no wydaje mi się taka dość normalna dla, dla osoby, która. która hmm jest dość klasycznie wychowana, tak jak Bartosz. No bo zobaczmy F5, tu, tu są różne inne ruchy, to co zagrał Paweł jest powiedzmy sobie niezbyt krytyczne i chyba nie, 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 nie stanowi wielkiego problemu. D4, E4, z G5, wymieniły się gońce, ale nie było zagrane G6, więc strata tego czarnopolaka jest w ogóle nieistotna. Koń D2, roszada E3, C6. No, i widzimy, że tak naprawdę mamy niemalże odwróconą francuską bez czarnopolaka na C1, czyli niby zysk dla, dla tej strony grającej strukturę francuską, ale z drugiej strony, no jak białe, znaczy jak czarne w tym wypadku, będą się normalnie rozwijały, mają solidne centrum. Pozycja nie powinna być jakoś problematyczna. Teraz Kontrowersyjny ruch ze strony Pawła, bo F4 w takich sytuacjach no, zawsze stanowi e, taki m, no, kwestionowalny temat, czy warto, czy nie warto, mhm. e, czy Pion E3 nie będzie słaby. E, za, za, zamroziliśmy centrum. E, nie poderwiemy go już w F3G4 to jest troszkę inna bajka. No i bardzo ciekawa pozycja może być, choć też może się okazać, że, że tu będą takie suwanki. Które zakończą się e, jakąś tam wzajemną przepychanką i remisem. No ale z drugiej strony, zamknięte centrum e, może da, sugerować inny e, finish dla, dla tych suwanek: że pomanewrują, poprzestawiają się, poszukają optymalnych pozycji dla wszystkich swoich figur. No i później łubudu nastąpi, czy to na jednym, czy na drugim skrzydle. Często, często tak to wygląda, no g4 chciałoby się, prawda, chciałoby się, ale chyba ciężko w jakimś optymalnym ustawieniu do tego dojść, pewnie należałoby zacząć od, no właśnie, długa roszada? Może można? No to jest na pewno ryzykowne, jeżeli zagrasz królem w długą stronę, od razu idzie a6, b5, no i yy... No, też umówmy się, jak nie masz czarnopolowego gońca na diagonali A1, H8, na przykład na polu B2, no to te wszystkie idee G4 nie są aż tak strasznie groźne, no bo otworzysz tą linię no i co dalej? To jeszcze nie jest żaden koniec. Pionek G7 atakowany samą tylko wieżą bez wsparcia skoczków, no bo te skoczki z D2 i C3 tam. Szybko nie dołączą. Tak naprawdę, poza dwoma wieżami, które ewentualnie mogłyby się znaleźć na linii G, nie, nie za bardzo kto inny może dołączyć, więc no, moim zdaniem, czarne tutaj komfortowo wyszły z debiutu i przesuwamy ciężar gry teraz na grę środkową i zobaczymy, czy, czy Bartosz stanie tutaj na wysokości zadania i wykorzysta tą w miarę komfortową pozycję, czy też Paweł tutaj jakoś zamiesza. Tak może być, a który scenariusz to pokażą najbliższe godziny, no, nie spodziewam się raczej rozstrzygnięcia przed kontrolą w, w tych partiach, aczkolwiek nic nie jest tak naprawdę wykluczone. Dopiero 9 posunięć, Bartosz troszeczkę szybciej, może udało mu się świetnie przygotowanego Pawła gdzieś zaskoczyć, wybrać taki wariant, którego Paweł się nie spodziewał, i, e, i młody mistrz międzynarodowy musi kombinować już od pierwszych posunięć samodzielnie. E, tak wyglądają sytuacje w turnieju Panów. E, mecz finałowy rozpoczęty, mecz o trzecie miejsce na naszych oczach e, również już trwa. E, no a w temacie turnieju e, Pań myślę, że będziemy skupiać się przede wszystkim na dwóch szachownicach Mateuszu. Czyli na tym... Zacznijmy o tej najważniejszej, my... czyli Zawadzka-Railich. Tutaj mamy pojedynek korespondencyjny o złoty medal. Największe szanse mają Jola Zawacka i Klaudia Kulon przed naszymi oczami. Pozycja w partii Joli. I no, nie, tutaj my? mogę powiedzieć, mhm. przepraszam, że się wtrącę, ale taki już jestem. <laughs> e, chciałem tylko powiedzieć, że dokładnie taka sytuacja, czy bardzo podobna, była na Mistrzostwach Polski 2018 mężczyzn, e, czy 19, nie, chyba 18, e, 18. Kiedy Janek Duda przed ostatnią rundą miał punkt, punktu, pół punktu przewagi nad Kacferem Piorunem, no i chciał uniknąć ewentualnej dogrywki więc cały czas dokładnie taki korespondencyjny pojedynek między tymi zawodnikami był ale czy miał pół punktu chyba miał pół punktu więcej już nie pamiętam tak chyba miał pół punktu więcej dlatego bo koniec końców Kacper przegrał swoją partię i Janek też mógł, bo ze, ze mną grał. Janek też mógł przegrać, ale ostatecznie zremisował. W każdym razie, ostatecznie obaj jakby mogli zakończyć zawody z tego stresu. Przed jakby Kasper miał szansę na dogrywkę, Janek natomiast nie miał szansy, na, znaczy nie, nie chciał dogrywki, i to była taka dodatkowa tutaj presja. I ta presja na pewno też jest na Joli, no bo ona gdzieś będzie mogła. Chcieć uniknąć gry szachów, dogrywki w szachy szybkie z Klaudią. Tam raczej Klaudia byłaby faworytką, znając jej inklinację do gry tempem przyspieszonym. To też wydaje się, że, że Jola może mieć to gdzieś w pamięci, ale z drugiej strony Klaudia gra czarnymi z Joanną Dworakowską a tą partię też oczywiście zaraz zobaczymy i tutaj ciekawą rzecz powiedziała moja kochana małżonka Marta, która powiedziała, że jej zdaniem Joanna Dworakowska poza tymi pierwszymi trzema zerami, które, które zniosła na początku, to od czwartej rundy gra najstabilniej, może nawet najlepiej w turnieju. Mhm, to zrobiła 4 z 5 od tego czasu. Z, zrobiła 4 z 5, grała takie partie ciekawe, napięte, interesujące i, i sobie dobrze radzi. I jak nabrała pewności siebie, to dlaczego nie może jeszcze tutaj w ogóle skończyć zawodów na plusie, co byłoby sporą niespodzianką, biorąc pod uwagę zaczęcie rozpoczęcie turnieju od 0 z trzech. Gdyby miała okazję się rozgrzać, prawda? Gdyby jakiś może turniej wcześniej... No, no, ale 8 to lat się związku... rozgrzewała. Osiem lat trenowała, ale nawet, no, chyba tylko Lewandowski po kontuzji wchodzi na boisko i od razu strzela gola w pierwszym meczu. No ja e... też, ale dawno nie grałem. Dawno nie miałeś kontuzji, bo jesteś świetnie fizycznie przygotowany. No ale wiesz, naprawdę. skoro, skoro Joannie Dworakowskiej tak dobrze idzie po przerwie, to może i Marta Bartel zobaczymy w szachowych turniejach niedługo. A no, Marta Bartel to jak gra w turniejach, to, to zawsze rządzi. Ale, ale faktycznie też ostatnio mniej grała. Może, może powrót, zobaczymy. I za rok tutaj będzie, ja odpadnę po dwóch dniach, a Marta będzie walczyła o no 60 tysięcy. No to pani Marto, zapraszamy w takim razie. Powrót do szachów stoi otwartymi drzwiami nic tylko trenować i grać. Otóż to. Ale cóż na szachownicy? Na szachownicy partia francuska w wykonaniu Iwety nie pierwszy raz w tym turnieju i ogólnie chyba lubi sobie tego francuza Iweta zagrać. Jula wybrała wariant klasyczny: Goniec G5 i Demi no. E4. Klasycznie to chyba jest jak e5 zagrasz, chociaż w sumie nie wiem. E... Chyba koń, koń czy 3 to już jest klasyczne, tak, Maybe. Tak, tak mnie uczyli w przedszkolu. Dobra, może. No goniec g5, tu oczywiście po gońcu g5 mamy dwie możliwości, czyli albo d 4 albo wariant MacKechona, czyli goniec b4. I goniec And... e7 jeszcze, prawda? Trzeci ruch. E, oczywiście. Uu. Już mi się... Czułem, że są trzy, ale coś mi się kompletnie zawiesiło w systemie. Dobrze, że e... mnie masz, wiesz. Czasem, czasem też coś wiem. Znaczy no, ja bardzo się cieszę, że Ciebie mam, choć nie wiem w jakim <grym> zakresie. E... D4, skoczek E4, skoczek B na D7. A to wariant Rubinsteina chyba się nazywa, nie? Picie na E4. Niewykluczone, niewykluczone, skoczek f3 to wszystko jest dość pryncypialne, h6, tutaj można też, nie dobrze, skoczek f6, skoczek f6 i teraz nie trzeba bić na f6, tutaj takie bardziej typowe ruchy to na przykład goniec e3 i tam czasami się zdarza skoczek d5, goniec d2, tym gońcem się ucieka albo nie ucieka, niektórzy też pozwalają zbić tego gońca i wzmocnić tempo, Natomiast Jola zbiła na F6, to chyba nie jest jakieś ultra powiedzmy sobie krytyczne, ale zarazem no też nic dramatycznego w tym nie ma. Teraz mamy taką nietypową sytuację, że białe jakby, znaczy nietypową, no białe szybciutko i nie wiadomo jeszcze do końca za co oddały parę gońców. Jak się trochę bardziej zagłębimy, to widzimy, że białe stoją po prostu trochę wyżej, trochę aktywniej i dość niekomfortowo, stoi czarny hetman i teraz te ruchy, które zostały zrobione rozwojowe, obie strony zrobiły roszady białe postawiły hetmana na e4 żeby przygotować placówkę d3 dla gońca zerkając jednocześnie na pionka b7 w razie czego A to ja może bym tutaj taką ładną pułapkę jeszcze pokazał Mateuszu jeśli pozwolisz typową dla wariantu pokaży, proszę, tak, na przykład goniec d3 i, i hetman e2 można też w ten sposób się rozwijać i pułapka polega na tym, że nie można czarnymi zagrać B6. ruch, który czasami chcemy czarnymi zagrać, bo takie piękne widełki przez całą szachownicę mogą się pojawić. Trzeba uważać. Dokładnie Zapiszcie tak. sobie no, po, i pamiętajcie. Podwójne uderzenie poniżej palca. Nie raz i nie dwa takie rzeczy się zdarzały na szachownicach, choć w trochę bardziej zawoalowanej formie niż ta tutaj bo to jest no, dość na talerzu podana. Wiesz co, płatka. choć podobnych widełek Radek nie zarobił w drugiej partii dogrywki z Igorem Janikiem. Wow, to, to ja nie śledziłem że tak No dokładnie. tam też miał taki ruch Hetman D5 z widełkami na lekką figurę z G5, nie pamiętam co to było lub z H5. O, to był skoczek na H5 i wieże A8. I, I Radkowi zdarzyło się takie widełki jakoś w dziesiątym ruchu przegapić. Więc może Radku jak obejrzy powtórkę, no to to już będzie wiedział, że takie widełki są. Na pewno, na pewno Radek powinien to zrobić. Powinien też przestudiować, jak widać, rozdział o słabościach taktycznych na naszych materiałach YouTube. Jeżeli takie coś mu umknęło. Natomiast wracając do pozycji, która jest u Joli, ja tu szybko rzuciłem okiem ten ruch Hetman D1 D3 jest niemalże nowym ruchem. Tak, praktycznie tutaj nie grano. Nie wiem, czy to była inwencja na szachownicy. Zaraz zobaczymy, ile czasu zużyła nad tym ruchem. Nie, ten ruch zagrała dość szybko, więc może to było najpewniej to było przygotowane, albo gdzieś taką ideę widziała. I to ciekawe, ciekawe podejście do tematu. Dlatego, bo no, można było tego Hetmana rozwijać zamiast na D3, to tak dość typowo na pole D2, ale wówczas Hetman nie ma tej kontynuacji pójścia na E4. Więc ten pomysł, muszę powiedzieć, troszkę mnie tutaj może nie tyle zastanawia, co bardziej trochę mnie imponuje. I może to jakaś idea partnera Joli Dimitriosa, który jej zawsze. Pomaga przygotowaniu. A może po prostu i ta Aioli, czemu nie? Jest to również niewykluczone, ale myślę, że tutaj Dimitrios mógł marzyć swoje palce w tej idei. No i Dama D3, zobaczmy, jak to poszło. Goniec E7, długa, krótka, Dama E4. Tu szybki rzut oka wykonałem, że ciekawym pomysłem dla czarnych jest Dama F5 od razu, nawet za cenę kompromitacji, lekkiej kompromitacji struktury pionowej, ale po wymianie hetmanów widzimy, że te gońce bardzo dużo pól zaczynają zajmować, no i się pozbyliśmy hetmana, który, który troszkę tutaj przeszkadzał, więc. No, C4 właśnie byłoby antypozycyjnym ruchem raczej, mhm. bo, bo te pionki Twoje by ci się mogły potem rozjechać. Najpierw jakoś trzeba byłoby się rozwijać, może koniec C4, wieża HE1, zobaczyć co zrobią czarne, i dopiero potem, bo może C3 będzie lepiej postawić. Nie, nie wiadomo. C4 taki ruch troszkę chyba do, zbyt ambitny. Natomiast no, tak nie było. Iweta zagrała wieża d8, goniec d3. Teraz i, i Jola myśli, no ale właśnie goniec d3 już można zagrać z groźbą na h7, mata w dwa ruchy. Nie, 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 już w tej pozycji na mhm. Tak. Na co chyba trzeba zagrać dama g6, nie dama g6, tylko 5 g6. No i w tej pozycji tutaj zaczyna się, zaczyna się zabawa, bo tu można białymi próbować H4, G4, tu można za, za, zaczynać jakieś ataki. Czarne są troszeczkę wolne, ale no para gońców jest jakiś potencjał zawsze do rozwinięcia inicjatywy, a Iweta jak wiadomo zaproszenia do tańca nie odmawia. Miałeś okazję poprosić? Na szachownicy nieraz. Nieraz, no. tak, Iweta pokazała w turnieju, że te hardkorowe pozycje to jest to, co się jej najbardziej podoba i, i gdzie się dobrze czuje. E, spróbujmy jakiś przykładowy wariant w takim razie przewidzieć. H4, tak, można w ten sposób. No i co co czarny w ogóle może grać? C5 jest typowym ruchem, Ale czy to jest dobry moment? No, może nie być to dobry moment, bo dajesz h 5 i, yy, i chyba poza Albo bardzo a, niebezpiecznie. Widzisz, G5. No takie wejście. G hetman, nie, 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 ja tam ja tam nie wchodzę. Ja, nie yy, ja tutaj po prostu może nawet zagram jakieś król B1, żebyś mi Hetmanów nie wymienił. Ty pewnie, ty pewnie CD4 albo coś takiego. Okay. A ja może jakieś skoczek E5. Chociaż nie, może tu przesadziłem, bo to Dama G7 może zagrasz. A, a, hm, kombinuję, jak tutaj się dobrać do tego czarnego. Myślałem o Hetman H7 i teraz skoczek E5. No ale to nic nie daje, to nie? Bo Hetman tutaj wróci i, i troszeczkę za mało tego wszystkiego. No tak, ale skoczek E5, no tak na inicjatywę trochę. E, hetman G7 i może jakieś mm, F4, coś takiego. Mhm i oddać pionka, ale wszystko tutaj porozwalać. Chociaż po gf4 nie wiadomo co robić dalej, bo może nic nie można bić, więc... A może można, no ciężko powiedzieć. Na pewno te pozycje nie można ich tak powiedzieć, że... Ja, ja tutaj się zagalopowałem mówiąc, że h5 i super, ale ten hetman... To, to jest trochę jak ty mówiłeś, że Alina kiedyś powiedziała, że przy gońcu na g7 ciężko przegrać. No to tutaj przy hetmanie na f6 też jest ciężko przegrać, bo on wszystko broni. Mhm. A i goniec na G7 ma blisko. Aha, no właśnie. E, także ta pozycja może, może tutaj się jeszcze różnorako potoczyć i na pewno nie ma jakiegoś bardzo łatwego e, kierunku gry dla, dla białych. E, mamy ankietę na Twitchu. Kto zdobędzie brązowy medal w, w turnieju panów? E, przed momentem była też ankieta o złoto, tam wygrał Wojtek. E, no, chyba nie jest to absolutnie przypadek, e, ponieważ. No, prowadzi jeden do 0, prawda? No ale już szkoda gadać o innych rzeczach, bo G4 pani Jolanta przyjmuje tutaj to zaproszenie do gry na skrzydle królewskim. Ale to jest Kiewczenie. Dlaczego? No bo opuszczasz diagonalę teraz yy, bardzo mocno i yy, yy. I pole F4, także tutaj czarne mają w tej chwili bardzo dobry i fajny wybór, bo po pierwsze kusi goniec D6, żeby wymienić damki na polu F4. Jak wymienimy damki, to czarne długofalowo przyjemniejsze. Mhm. A jeszcze bardziej pryncypialne e, i takie e, wkurzające może być po prostu goniec z D7 e, no i. E, no i co? I, I co się dzieje? Biorę, bo... biorę pionka. No, tu, tu mam szereg możliwości, bo że nawet no, na G4 raczej nie zbiję, choć też nie wiadomo co się dzieje, ale no co, wieża na B8. E, tak, ale... i nie można bić ani tu, ani tu, bo wtedy skoczek traci obrońcę, więc trzeba cofnąć. No i tutaj I może C5, już. Co? Nie wiem, czy nie ma czegoś lepszego, może wieża B6 z groźbą. Goniec C6, mhm. ale to wtedy skoczek E5, może zagrasz? E, skoczek E5. No, chciałoby się tu coś zrobić, ale jeszcze nie wiem jak. E, może znowu troszkę zbyt e, agresywnie do tego podszedłem. Ale czekaj, goniec D7, Hetman B7, może tam mam jeszcze jakiś lepszy ruch? A, mogę najpierw dać szacha, właśnie, najpierw szacha. Ty odchodzisz królem i teraz wieża b1, i b8 i wygrywam po prostu. Dokładnie tak, dobrze to wymyśliłeś. Dobrze Więc nie możesz wymyślone. odejść królem, musisz skoczyć, no jakiś tam inny ruch robić. Więc po gońcu d7 być może jesteś w ogóle zmuszony zagrać skoczek e5 białymi, ale tutaj nawet goniec c6 może być ciekawe, czyli goniec c6, bicie, bicie. Oddaliśmy, zepsuliśmy sobie pozycję, no ale nie za darmo, bo wisi pion F2, pion D4 jest troszkę osłabiony, pion B2 zaraz może być pod atakiem. Tu czarne mogą szybko dostać bardzo ciekawą no, pozycję na tych różnopolowych gońcach. Tutaj w ogóle byłaby betoniarka całkiem niezła. No, no przyznasz, że biały też nie jest pozbawiony szans, bo wiesz, H4 i G5, może F4 i G5. Do tak, tego ale na zauważmy... koniec cały czas ta przekątna. Tutaj myślę, że obustronna szansa. A kto lepiej pa. zaatakuje, ten, ten wygra? Pewnie masz rację, ale zauważmy, że jednak czarne mają tutaj dwie otwarte linie w pobliżu białego króla, a białe póki co jeszcze nie mają żadnej. Prawda. Więc e, tworzenie gruźb jest na pewno łatwiejsze czarnymi niż białymi. I, mhm. e, zwłaszcza w przypadku pa partii pani, takie, takie otwarte linie potrafią zdziałać z cuda. Zgadzam się. Im więcej zdublowanych pionków, tym więcej otwartych linii. No, ciekawe, bo w tych ekstremalnych szachach Iweta radzi sobie dobrze, no ale mi tutaj przypomina się partia z Kariną sprzed kilku dni. Tam Iweta wykonała fantastyczny atak i, i w komplikacjach uzyskała przewagę, ale później, cały czas w skomplikowanej pozycji, pozycję wypuściła i no. Była na granicy porażki, może nawet za granicą, tylko tam Karina też popełniała błędy w końcówce. Może. E no, tamta, bardia, tamta bardia to była jakaś osobna opowieść w ogóle o, o życiu, bo właściwie nie zrozumiałem tam bardzo wielu rzeczy i chyba, chyba nikt, włącznie z zawodniczkami, nie rozumiał, co tam się działo, no bo był przecież moment, gdzie ta wygrana białych była naprawdę no trudno znaleźć łatwiejszą wygraną jakby. I lepszy król, lepsze figury, materiał tak. już był chyba nawet lepszy. Mhm. A potem bez powodu przejście do końcówki, e, która na oko wygląda ochydnie dla białych. E, I z kolei jak już się wydawało, że Karina nie ma jak tego wypuścić, to oddała tak chyba ze cztery tempa. E, dobrowolnie, zupełnie bez żadnej e, jakiejś tam Konkretnej groźby. No to na pewno były nerwy, emocje i e, niewykluczone, że wiele osób też by te podobne błędy popełniło, ale jednocześnie no e, mocno szokujące był obrót wydarzeń w tym starciu. E, dokładnie tak. E, no ale wiesz, każda partia, nowa historia, e, ale na pewno, jeśli w naszych głowach siedzą historie z poprzednich dni, to w głowach zawodniczek tym bardziej. E, no, G4 ze strony Joli. Teraz Iweta, pewnie chwilkę się zastanowi, jaka będzie jej najlepsza reakcja, ale myślę, że tutaj możemy spodziewać się skomplikowanej e, kontynuacji pozycji, które będą niejednoznaczne, może jakieś ofiary, czy to z jednej, czy z drugiej strony, zapowiada się ciekawie. No, zobaczmy, jak w tym korespondencyjnym pojedynku. Radzi sobie Klaudia. No i tutaj zobaczmy. Partia Obrona Skandynawska, bicie Hetman D5, Hetman D8, czyli Klaudia poszła na grę, żeby tutaj ominąć jakieś warianty debiutowe. To zasadniczo ciekawe podejście, no i przyniosło szybki, korzystny efekt dla Klaudii, bo o ile D4, konieczność go nie z G5 dla białych nie jest na pewno złe, to już po G6, Asia tutaj troszeczkę poszła w taki kierunek, który współczesna, współcześnie grająca osoba raczej nie powinna pójść, no bo już widzieliśmy tyle różnych partii, po których. Pogoniec F6EF6 czarne stoją dobrze, że mało kto na to pójdzie. Kiedyś, to tak się troszkę inaczej to postrzegało. Wydawało się, że to zdublowanie pionów na pewno dla białych jest korzystne. Teraz już niemal każdy wie o tym, że, że to nie jest żaden problem. I dużo lepsze zamiast bicia było po prostu Hetman D2, długa roszada, kulturalnie dokończyć rozwój, przygotować atak po linii na przykład H. I w tym kierunku iść. Bo tak jak bicie, bicie, Hetman E2, Goniec E7, to wszystko co poszło. E, czarne tutaj stoją bardzo komfortowo, chociaż ostatni ruch Klaudi jest chyba. E, no ta pozycja, po g 3 czarne tutaj nie mają się na co uskarżać, tego ataku na skrzydle nie ma. Tu można powolutku się jakoś tam rozwijać. Nie wiem na ile ten ruch f 5 był konieczny, no bo to też jednak puszcza bardzo, bardzo wiele pól. Mhm. Chwilę, chwilę temu mieliśmy pole E5 pod kontrolą, teraz na to pole E5, która figurka wyląduje? No. No, jakiś skoczek, chyba co. No dokładnie, konie w 1, konie 5. Jak tam staniemy, to ciężko podrywać, bo 5G6 słaby. I ten ruch chyba jest no, niedokładnością. Nie wiem na ile błędem, ale na pewno niedokładnością. Więc tutaj chyba niepotrzebny ten ruch F5, taki trochę impulsywny. Bo ten ruch może mieć sens i nawet może być gdzie nie gdzie konieczny, ale, ale raczej jak już tam jest jakiś konkret. A tutaj mamy jeszcze trzy niewyprowadzone figury skrzydła hetmańskiego, wieże też z F8. No wieża E8 się tak troszkę narzucało, zagrać wieża E8, zobaczyć co zrobi przeciwnik. Mhm. Gdzie, gdzie pójdzie tym hetmanem? Może przerzutka końca może... na H6, czy, czy to nie miałoby sensu, jak myślisz? Yy, może najpierw po prostu postawić końca na F8 i zobaczyć, co się dzieje, bo yy, yy, na przykład nie jest jasne, gdzie chcemy ustawić skoczka. Na pewno gdzieś go chcemy ustawić, ale gdzie? Czy na C6, czy na D7? Mhm. Więc najpierw lepiej yy, na ile mogę w takich sytuacjach podpowiadać. Moim uczniom jakieś metody gry, no to zrób najpierw te ruchy, które i tak zrobisz. No to po ruchu G3 widzimy, że wieże na E8 chyba postawimy w każdym układzie. To zacznijmy od tego ruchu, wyjaśnijmy sytuację, bo jak gramy F5, no to nie wyjaśniliśmy pozycji swoich figur, natomiast daliśmy przeciwniczce. W tym wypadku e, ogromnie ważne pole na E5 który, i na G5 też, bo skoczek może równie dobrze e, możemy zagrać na przykład e, tak jak F5 skoczek F3, potem możemy zagrać nawet Hetman D2, bo Hetman z E2 też zaraz pójdzie, potem skoczek G5, goniec C4, e, no i e, cóż, białe zyskują taki dość konkretny plan gry, którego chwilę wcześniej nie miały, bo nie, nie wiedziałeś gdzie postawić skoczka z G1. Wiesz ten, co, może próbuje się doszukać jakiegoś konkretnego planu e, związanego z ruchem F5. Może chodzi o pole E4, może Klaudia nie chciała tutaj wpuścić tego skoczka. No tak, tylko że on tam nic nie robi e, tak długo jak e... Tak długo no jak właściwie... nie zagramy F5. Tak? No tak, tak, więc no, t, t, taki ruch, który, który yy, w pewnym sensie łamie co najmniej kilka jakiś tam zasad rozwoju. A Joanna koń H3. No tutaj chyba, chyba też ją troszeczkę poniosło, o tyle, że nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tu próbowała konie F4 i łubu-dubu, No tyle tylko, że ten skoczek miał iść na inne pola. Ale F4 też stoi dobrze. Myślę, że tu jest całkiem fajnie ustawione. No, na jest pewno. Dużo możliwości mam... jest, prawda? Tak, tak. tak. No, też na to G5, o którym mówiłem, nadal może pójść. Choć mm. ręka szła raczej do pola F3, bo to uderzenie na H5, no ja w to nie wierzę, ale nie oznacza to, że nie jest kuszące. No. No, jak zobaczysz, to uwierzysz. Jak niewierny Tomasz, wiesz? Dokładnie, włożyłbym rękę w ten dziurawy bok i sprawdził, czy wszystko się zgadza. Kacprze, ja na krótką chwilę zmykam. Widzę, że Jola dostała gonie D6 i będzie musiała tutaj rozwi rozwiązywać pewne problemy nieprzyjemne. Tutaj faktycznie wiele wskazuje na to, że obie te zawodniczki mogą mieć problemy z wygrywaniem, a to, to będzie zwiększało ciśnienie. Także Może ja tak za chwilę wracam, a teraz Ty tutaj e, koncert solowy. <noise> koncert solowy bez Mateusza, no i jak to, jak to przetrwać? Czy damy radę w takim razie? E, myślę, że szanowna widownio, wspólnymi siłami jakoś to będzie. Jakoś sobie poradzimy. No, na obiadek, tak. Mateusz poszedł na obiadek, zresztą tam było słychać, nie wiem, czy, czy Wy też to słyszeliście, e, że. Jakieś tam naczynia, jakieś kuchenne odgłosy były. Poland Husar spodarował subskrypcję przymrozkowi. Dziękujemy polskiej husarii. No a przymrozek dołącza do grona subskrybentów. Dzięki wielkie. Właściwie tak samotnie, bez pomocy Mateusza, to cóż ja mądrego mogę tutaj powiedzieć. Mogę wypowiedzieć te formalne słowa, czyli zaprosić e, widzów na YouTubie do łapknięcia w górę. Łapknąć, takie, takie słowo od dzisiaj też będzie funkcjonowało. E, kliknijcie tam tą łapkę, możecie też dać mi znać ile jest, bo ja na to nie mam podglądu. Tylko, tylko czat sobie e, odpaliłem, a, a nie widzę ilości e, łapek, e, ile tam jest. Mam nadzieję, że 50 to już jest, co powinno być zerkniemy może na te pozycje które, które z Mateuszem omijaliśmy na przykład nie zerkaliśmy jeszcze na pozycję Julia Antolak i Joanna Majdan no też jest to istotne starcie w kontekście Joanny Majdan no czekajcie zobaczysz czy Julia też ma szansę na jakieś medale Matematyczne pewnie ma. Na pewno ma matematyczne szanse na medal. Tak. No, więc jest o co grać, jest o co walczyć. Joanna przy, przy wygranej prawdopodobnie zagwarantuje sobie jakieś tam miejsce na podium, chociaż też no, muszą się y, oglądać na inne zawodniczki, no bo tutaj ta czołówka bezpośrednio między sobą nie gra. No, to czekajcie. Po kolei spróbujmy zobaczyć, jak ta, jak ta partia przebiegała. Mieliśmy partię sycylijską, wariant. E, nigdy nie wiem, szczerze mówiąc, jak to nazwać. Jak, jak byłem dzieckiem, powiedziałbym, że to Paulsen. Teraz bardziej bym się skłaniał ku, ku nazwie Tajmanowa. E, możliwe, że jedna i druga jest poprawna. Możliwe, że coś, coś pomiędzy. I bardzo ciekawy ruch ze strony Julii, hetman d3 wybrała w tym momencie, no i tutaj przydałby się nam pan arcymistrz, który by podpowiedział, jak to wcześniej się działo w tego typu sytuacjach. Hetman d3 no, nie jest jakimś najczęstszym ruchem, tutaj oczywiście można grać goniec e2, można grać goniec e3. Skoczek b5 z atakiem na tego hetmana jest chyba troszeczkę bez sensu, Hetman pewnie wraca na b8 i tutaj niewielka różnica jest w jego, w jego ustawieniu, pola d6 do dyspozycji nie mamy, e5 nie można, bo tutaj e, czarne figury kontrolują, a czarny za chwilkę zagra a6 i skoczek będzie musiał wracać. Ten hetman na d3, sam tak grałem w, w Najdorfie jako, jako dzieciak, to mo może Wam pokażę o jaką dokładnie pozycję chodzi. E, goniec g5, e6, hetman d3. Ja lubiłem w Najdorfie tego typu ruch wykonywać, nawet się tak pochwalę, że miałem okazję zagrać tak z, z Marcinem Krzyżanowskim. Wtedy, co prawda, jeszcze nie był arcymistrzem i udało mi się z Marcinem wygrać w Mistrzostwach Polski do lat 16. Tak, i jeszcze jedna ciekawostka. Marcin tak się wkurzył po tej partii, że wygrał wszystkie do końca i, i został mistrzem Polski ale hetman d3, właśnie tak jak Kacper Piorun pisze na czacie że hetman g3 jest ideą w Neidorfie też, więc podejrzewam, że tutaj w tych pozycjach, które jakoś mega różnić się nie będą ten hetman też czasami mógłby na g3 pójść a6, wybicie na c6 tutaj chyba hetmanem jak najbardziej można, chociaż pionkami też się może zdarzyć Hetman d1, d3, g3. No ten Hetman na g3, ogólnie, w, w tych sycylijskich pozycjach często się przydaje, prawda? Bo jednak, e, jeśli czarny pójdzie w krótką roszadę, no to wiadomo, że ten Hetman, e, czy za pionkiem, czy przed pionkiem, to może nie mieć jakiejś mega różnicy. Przygląda się, że tutaj patrzy. No i też e, ta przekątna jest często istotna. E, ale w tej partii było inaczej. W tej partii Julia wybrała inne ustawienie. Czemu białe chcą wymienić hetmana po hetman G3? Hmm, ale białe nie chcą wymienić hetmana siwy. Białe nie chcą wymienić hetmana. E, hetman G3 pewnie dopiero po jakimś D6 mogłoby nastąpić, ale wymiana hetmana absolutnie. E, zresztą no, czarny hetman tutaj już poszedł na C6, więc to, to nawet nie byłoby z propozycją wymiany hetmana w tym momencie. Goniec E3 to jest chyba taki, taki znak, że będzie wybierany inny plan niż właśnie na, na skrzydło królewskie tym Hetmanem. F3 jest bardzo typowym ruchem, takie no, główne cele związane z ruchem F3. Przy skoczku na F6, który się pojawi, bardzo często no, głównym zadaniem tego pionka jest tak naprawdę odebranie pola G4 i Niepozwolenie na, na wymianę tego, tego gońca. Ten goniec czarnopolowy ogólnie jest bardzo istotny. Prawdopodobnie to jest nawet najważniejsza lekka figura w pozycji białych. I trzeba bardzo się troszczyć o tego gońca. Trzeba uważać, żeby nie tyle go nie stracić, co, co nawet nie wymienić, nie wymienić. No, i co dalej tutaj poszło? Goniec B7 rozszada, wieża C8, czyli, czyli wszystko normalnie, aczkolwiek no, zwracam uwagę jeszcze na to skrzydło hetmańskie. Skrzydło królewskie, oczywiście. Te wszystkie figury stoją na swoich początkowych pozycjach. Co, no, skoczek zazwyczaj szybko wychodzi, natomiast jeśli chodzi o gońca i wieżę, to, to często te sycyle właśnie tak się rozgrywa, że goniec. Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie byłaby dla niego jakaś dobra miejscówka i czeka na rozwój wydarzeń. Widzimy, że właśnie goniec poszedł na pole E7. No, Kacper tutaj, no wiecie, jak Kacper piorą coś mówi, inaczej niż ja, no to znaczy, że po prostu jestem w błędzie i może faktycznie no Hetman G3 z otwarciem linii G. szczerze mówiąc, nie spotkałem się z taką ideą, no ale to po prostu świadczy o jakichś brakach w mojej szachowej wiedzy, co, co jest no nie jakimś mega zaskoczeniem. Ja bym tego hetmana mi nie chciał wymieniać, ale no otwarcie wieży, otwarcie linii H, no to jest na pewno, na pewno korzyść, gdyby takie coś się udało. Może i właśnie dlatego tutaj jest hetmanem odbite. Może to się tutaj składa w jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy gdzie Hetman jednak opuszcza polece 7 żeby na tą wymianę nie iść to musielibyśmy Matibara chyba tutaj zapytać no Kacper też pewnie potrafiłby nam to wytłumaczyć ale niestety no taka komunikacja na na czacie to nie jest tak, nie jest tak komfortowa, prawda, jakby tutaj arcymistrz mógł mi podpowiedzieć po prostu do ucha Król B1 no to jest mega typowy ruch sycylijski. Jak nie wiadomo co zagrać, to zagraj Król B1, który po prostu na B1 jest dużo bezpieczniejszy niż, niż na C1. Po pierwsze, schodzi z linii C, po drugie, schodzi z tej przekątnej, gdzie czasami różne rzeczy mogą się dziać. Eee, więc no Król B1 właściwie w każdej pozycji warto zagrać, w każdej pozycji, albo w prawie każdej pozycji. Ten król stoi po prostu lepiej na polu B1. No i B4. Widzimy tutaj, że, że Asia od samego początku konstruuje atak na skrzydle hetmańskim, tak jak zresztą powinno się w tego typu pozycjach. Często w otwartym Sycylu mamy po prostu wyścig. Mamy wyścig, kto kogo szybciej zamatuje. Czy białe na skrzydle królewskim zaatakują skutecznie? Czy czarne na hetmańskim? No i tutaj pierwsze, pierwsze kroki wykonała Asia Majdan, tylko że nie widać co dalej. Nie widać kolejnych ruchów, które mogłyby ten atak kontynuować. Punkt C2 jest broniony w tym momencie przez Hetmana i przez króla. Nie widać innych figur czarnych, które mogłyby do pionka C2 się przyłączyć, żeby też go zaatakować. Wybrała skoczek F6, no i w końcu te figury na skrzydle królewskim się, e, się ruszyły po raz pierwszy dzisiaj, po raz pierwszy w tej partii. E, no i co, nie wiem, czy tutaj będziemy mieli zgodność, e, drodzy widzowie, ale myślę, że no właśnie. Ach, nie zdążyłem powiedzieć i, i teraz, gdybym dodał, że właśnie o tym myślałem, to pewnie nikt by mi nie uwierzył, ale dokładnie to chciałem proponować: g 4 dla Julii Antolak czyli wykonuje tą typową sycylijską ideę, tak jak ktoś z Was pisał przed momentem, że, że F3 jest właśnie po to, żeby pionka na G4 wspierać również no i to jest prawda, to jest całkowita prawda G4 warto yy, warto iść i pewnie później H4 i tak dalej yy, tutaj widzimy, że engine troszeczkę no niezbyt Przychylnie wypowiedział się na temat ruchu G4. Nie rozumiem dlaczego, szczerze mówiąc. Nie rozumiem dlaczego. Bardzo logiczny, naturalny ruch. Później te kolejne pionki będą tutaj zmierzały. Co jest z tym ruchem? Nie tak. Może, może jakieś typowe, typowa kontra, jak tutaj przeciwnik nas. Próbuję postraszyć na skrzydle to może odpowiedź w centrum, może ruch D5 i po E5 skoczek D7. E, ale w jaki sposób pionek G4 miałby pozycję osłabiać, ciężko, ciężko powiedzieć. Może H5 czasami, może w tym jest problem. Może ten, ten skoczek też na skrzydle hetmańskim będzie mógł szybciutko wspomóc resztę zespołów w ataku na Białego Króla. Trudne, trudne pytania, a tak mało odpowiedzi. D5 mi się podoba, myślę, że to jest to jest całkiem sensowna opcja. Zresztą temu skoczkowi chyba ogólnie warto byłoby jakieś miejsce na szachownicy znaleźć. No D5, jeśli G5 to oczywiście wybicie, prawda? Bicie i. Może nawet skoczkiem wybicie, chociaż tutaj trzeba by bardzo liczyć dokładnie, czy to się wszystko zgadza. Czy to się wszystko zgadza? Mógłby być goniec G2, chyba ruchem w tym momencie. I na przykład skoczek C3. Nie wiem, na ile tutaj dobrze, dobrze liczę ten wariant. Czy jakichś kochlików nie popełniam? To to czuwajcie i, i sprawdzajcie. Skoczek C3 tu chyba by nie zadziałał, bo po biciu gońcem i biciu tu jest wjazd na D7. Mega nieprzyjemny. I. A, tylko że tutaj nie wisi. To króle W8 jeszcze. Może to nie jest taka katastrofa, chociaż powinna być, skoczek F4, no to powinna być katastrofa dla czarnych. Powinna być. Ale pewności całkowitej nie ma. Ahoj kapitanie! Ahoj Mateuszu, dobrze, że jesteś, bo ja to mądry jestem jak słucham, a, a jak mówię to niekoniecznie. Hmm. No to całkiem ciekawie, jak na streamera. <grym> Eee, ha, 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 ha. A, no. no dobra, no to którą partyjkę teraz bierzemy na kapleczkę? Na Przyjrzałem się Julian Tolaki i Asi Majdan, jak im idzie. No i w tej sytuacji tą pozycję domknąłem wnioskiem, że chyba biały tutaj jest mega szczęśliwy w tej sytuacji. Także gdybyś mógł przytaknąć, to to byłoby miło. Po ruchu D5? To, co do szachownicy, Prze to, co poprzestawiałem tutaj. poskoczek F4. Mm -hmm. No tutaj to może tak być faktycznie, bo tam. Chociaż nie wiadomo. Dama C6, Goniec G7, e Król G7, Hetman bije. Dama C2, Król A1, Goniec bije H1, Koń s 6 I chyba mata dajemy nieoczekiwanie. Tak, to wieża. O, o mają rozmach. E, a, a król G6 to chyba idziemy, jakieś tam szachy dajemy. Chociaż nie wiadomo, może dama F7 trzeba dać szacha na przykład. To to f 4, tak? A król e, gdzieś tam to może wieża D4. O, i to może być kluczowe włączenie wieży. Ale tu jeszcze można się zasłonić. O, to, to jest nieprzyjemne. że G1 chyba fajniejsza. Też się można przesunąć. Ta, no tak, tak, tak. Tu jeszcze. Łatwo. Chociaż H3 nie można. A nie może, można być. No, może tu się nie kompromitujmy, bo to. O. Tylko się można skompromitować. Ale zagrany e... ruch D5 i to była moja propozycja. Także zapisuję sobie plusika do dzienniczka. E, to już jesteś jedynka z plusem. <grym> To już byłem parę lat temu, aczkolwiek siłą gry no to można by mnie w ten sposób opisać, chyba. No teraz co? No teraz E5 skoczek D7. Hetman na D3 stoi troszkę kulawo, bo pod tempa. Może trzeba Hetmanem na D2 się cofnąć. Ale co, to nie cały roz... ten, ten wariant, który mieliśmy w pozycji, to był po G5. Jeśli teraz biały by zagrał taki ruszek. No i tam sprawdzałem bicie, 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 koniec G2. No nie, i tak do tego doszło. A, nie? już widzę, rozumiem. No to ciekawe, nie. może to G5 jest kluczowe faktycznie, tylko że tu jest pewnie dużo niewymuszonych ruchów. Pewnie tak. Ale to ciekawe, czekaj, G5 bicie na e 4FE, e 4 goni G2. To do tego dosz doszedł. No i koń c No tak, no ale tu nie ma groźby, czyli możesz zrobić nawet rozsadę, być może. Jest Roszada, jest taki ruch. No końcówki wszystkie byłyby dla białego fatalne, prawda? Przeciwko parze gońców. No ale tu piona nie masz. A, jeszcze. i piona, no to tym bardziej. I w ogóle koniec, nie. tak? Jeszcze dodatkową. Tak, tak, tak. No tutaj ewentualnie możesz to najwyżej jakiś skoczek G3, ale na to mam chyba skoczek C3-6. Wtedy i, już lepiej. Mhm. E, I i bije na, na G2 i po prostu chyba wygrywam. Mhm, więc to może być to. To może być to. No E5 to jest ruch, który chyba jako pierwszy przychodzi do głowy. Ale wydaje mi się, że czarny tutaj zadowolony chyba powinien być z tej pozycji. Tak, no. absolutnie, no bo tutaj po prostu też nam temp brakuje, bo grozi skoczek c5 mhm. i hetman na d3 stoi pod, tym, pod atakiem. Gdyby hetman stał na d2, to byśmy w tej pozycji zagrali pewnie coś w stylu, nie wiem, h4 może i potem skoczek f4. Żeby, żeby jakoś tam próbować atakować. A tutaj to wszystko jest prawie nie do zrobienia, bo jak zagramy Hetman D2, to, to też już chyba idzie z e, koczek, może nawet na B6. E, tak no, 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 dużo hy, hy. czarnych figur na, na Hetmańskim jest gotowych do ataku. No i nie jest to jakiś dramat, ale jednocześnie ła, e, łatwiej grać czarnymi. Mhm. Tak, zdecydowanie tak no to jest w kontekście medali ważny pojedynek wydaje się, że nawet Julia wygrywając ma jakieś tam szanse matematyczne, żeby na trzecie miejsce wskoczyć bo ma tylko pół punktu straty do trzeciego miejsca, aczkolwiek ta punktacja pomocnicza nie jest dla niej jakoś mega no mega dobra no, ale oczywiście wygrywając kolejny pojedynek z Joanną, która ma 4,5 teraz mogłoby się to różnie poukładać no ale jest jak jest i to w ogóle debiut był z Hetmanem d wiesz w, w tym Tajmanowie to podobno twój ruch podobno wariant Bartla to się nazywa może nie wiem czy musi się moim nazywać natomiast mam tu pewien wkład kiedyś naszego współkomentatora Maćka Klekowskiego w tym mocno oszukałem bo wygrałem mniej więcej w sześć ruchów partię z Maćkiem bo, bo mu się wszystko pomyliło. A ja, e, nieładnie. E, tak ta, ta było, natomiast e, no jest taki ruch, ma tam swoje plusy, minusy, nie wiem jak tu dalej było, e, ale e, już rzucam okiem. Po Hetman D3 Joanna zagrała A6, końce C6. A, i tu jeszcze właśnie pytanie, potrzebujemy sędziego, wiesz, bo prawie się pokłóciłem z Kacperem Piorunem, to już niemalże do rękoczynów dochodziło. Czy Hetman na G3 zagrywa się z planem wymiany Hetmanów, czy nie? Biały mi. Czy w ogóle nie ma czegoś takiego? No tak, ale... Ale nie powiem Ci, kto z nas zna, na, na co głosował, żebyś, wiesz... Ale zależy, zachować. w której pozycji. No, generalnie w tym debiucie tak. Chcesz zagrać Hetman G3 z wideo Hetman G3, g 3 i wieża gdzieś tam po linii H zaczyna no działać. No widzisz, Kacper, a nie mówiłem? <noise> tak do siebie, wiesz. <noise> Wypowiedziałem to, co teraz Kacper Piorun myśli. Tak, muszę się jeszcze sporo nauczyć. Nie, no, tutaj akurat Joanna chyba nie zareagowała gdzieś tam optymalnie na, na posunięcie. Na posunięcie Dama D3, ale szybko Julia zagrała niedokładne ruchy to co tam grała, Goniec C3F3, to pomieszanie tak trzech czy czterech różnych planów. Zresztą obie grają. Tutaj. Chyba nawet nie, nie patrząc tylko i wyłącznie na termometr, mocno zastanawiająco, bo, bo jakiś ruch goniec D4 Juli też był ruchem takim troszkę niewcelowanym nie w wymogi pozycji. No ale cóż, no partia sycylijska, czy obrona sycylijska ma to do siebie, że pozycje są złożone i łatwo się podśmiewać, a jak trzeba grać, to, to jest trochę gorzej. Trochę gorzej. No tutaj wygląda na to, że Asia jest zadowolona z, z przebiegu dotychczasowego partii zagrała D5 czyli no tak jak uczyli w przedszkolu atak na skrzydle skontrowała uderzeniem w centrum no a myślę, że warto zerknąć co w turnieju panów nie zmieniło się dużo, ale to jest chyba dzisiaj partia numer 1, czyli Radek Wojtaszek i, i Wojciech Moranda mieliśmy pozycję po wieży C1 skoczek D7 i teraz Hetman D3 Czyli Wojtek, zobacz, tak przeczekał, prawda? Jeszcze sprowokował hetmana d3 i dopiero wtedy wybił na c3. No tak, i teraz nie zagrał f5, no bo gdyby zagrał f5, to pionek e6 robi się troszkę słaby i chyba można nawet wykorzystać to, że hetman stoi na d3 i zagrać hetman e3 z dość niedwuznaczną groźbą i być może wygrywamy od razu materiał. Bo tego pionka bardzo ciężko na E6 bronić. Ruch białych dama E3, goniec mm. E4 i tu można być może nawet skoczek D2 zagrać. Albo skoczek G5. No ale tak, tak też jest dobrze, bo po D5 widzimy, że jeszcze nagle zaczyna wisieć pionek na C7. A F3 też wygrywa figurę, tego nie widziałem. A nie wiadomo, bo tu jeszcze G5 po F3. To jakieś dzikie warianty. A można zbić CD i goniec C7 pionka też. I, te, I też jest nieźle. Mhm. I potem F3, ewentualnie. Wojtek zagrał H6, rozumiał, że te F5 byłoby błędem. No i teraz mamy ciekawy moment, bo z jednej strony Białe bardzo chciałyby zagrać teraz E4, to o czym mówiliśmy, no ale po E4 trzeba sprawdzić konsekwencje, co się dzieje po E5. Czy E5 nie jest przypadkiem jakąś drogą do uproszczeń? To może być jakaś e, taktyka, że goniec gdzieś tam na końcu z E7 będzie wskakiwał na B4. E, wykorzystywał e, położenie wieży na C3 i E1. I jeżeli teraz D, D, skoczek E5, e, skoczek E5, goniec E5, e, to chyba goniec B4 daje niezłą grę. E, aczkolwiek to, to może być ciekawa pozycja. E, jakości. No tak, dokładnie. W sensie na przykład gramy Hetman nie wiem, C2 e, czy, czy coś tam, i na bicie Hetman bije C3, o, panu... albo nawet goniec C3. E, taka pozycja właśnie e, powiedziałbym, że nie taka zła do gry na wygraną, bo, e, e, no, bo taka złożona. Gonie, do, mhm. Goniec, para gońców. Tutaj na przykład chyba musisz F6, no to tym gońcem odchodzę. Będę się czaił na jakiś ruch C5. Jak sam zagrasz C5, to puścisz pole D5. Wtedy kusi oddanie drugiej jakości, na przykład na polu D5, i tak dalej, i tak dalej. Mhm, sprytnie. Ciekawe, ale Radek chyba nie, tak nie, niezbyt chętnie oddaje sprzęt, mam wrażenie. Jak musi, no, ale... albo jak to jest jednoznacznie dobre, to tak, ale tak z nieprzymuszonej woli, to chyba nie. Powiedzmy tak troszkę y, y, pół półżartem. Radek, Radek lubi swój sprzęt i się z nim nie chce rozstawać. E, rozumiem go doskonale. E, <śledzisz> e, natomiast e, Natomiast już bardziej na poważnie... E, m, e, ten sprzędzik nie jest duży i czasami trzeba e, <śledzisz> e, powalczyć o coś więcej. Eee, także eee, tutaj e, wydaje mi się, że e, jeżeli chce grać na wygraną no to, to trzeba będzie tutaj e, po prostu troszkę zaryzykować no i zobaczymy e, czy, czy, czy Radek to ryzyko będzie chciał podejmować czy, czy raczej nie do końca ryzykowny to tu jest prowadzący <laughs> Mateusz Bartel aż strach o coś zapytać nigdy nie wiesz co odpowie no tak, tak. Przestawiłem sobie to z silnikiem, to oddanie jakości, no i silnik generalnie mnie wyśmiał. Powiedział, że głupi jesteś, panie Bartel. Szanuj sprzęt Radka. Szanuj, szanuj sprzęt ratka, bo pozycja jest gładka. Natomiast, no nie wiem, czy ja tu bym nie, w, nie wszedł w polemikę z silnikiem, ale wiecie, jak się kończą te polemiki z silnikiem najczęściej. Więc, no jeżeli, jeżeli E5 jest silne, no to, to czarne stoją po prostu nieźle w tej pozycji. No bo po e5 w tym momencie po prostu nie możemy bić, jak odejdziemy natomiast gońcem. Jeżeli... Może jeszcze goniec D2, ale to chyba bez sensu. No nie, nie, nie. No to, to możesz odejść, ale nie bijąc na e5. Że mhm. Możesz odejść gońcem na D2 czy C1 może lepiej. Bo teraz już nie, nie grozi nic D5 po tej diagonali. Nie, 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 tutaj to już ale na to sprawdźmy, nie Ale to sprawdźmy, sprawdźmy konkret. No to CD po prostu bijesz i okay. e, DE masz De. milion pionków i superpozycję. Mm -hmm. Okej. Okay. więc to, to, to e, aż tak groźne nie jest to uderzenie, e, jeżeli dużo materiału oddajesz. E, no ale tutaj właśnie na przykład ta pozycja. E, pytanie, czy ona jest naprawdę, e, czy ona cokolwiek białym oferuje na przykład. Być może tak, być może nie, no bo taka nietypowa sytuacja, nawet zbicie na d4, skoczyk d4, goniec c 6 coś takiego, z jednej strony wydaje się, że białe trochę lepiej, a z drugiej strony wieża na c3 stoi bardzo źle, lepiej stałaby na d1 i ciężko ją przestawić. Czarne figury idealnie stoją w tym momencie. No dokładnie tak i tutaj Radek e4, nie zdziwię się jak Radek nie docenił ruchu e5. Mhm. O eee, w ogóle Wojtek nie zagrał o, A4 i to od ręki Wiesz co przyjrzymy się jeszcze Ale chciałbym Ci jeszcze pokazać jedną ofiarę jakości Którą dostrzegłem w tej pozycji I, i poddać ją Twojej ocenie Dobra ty, ale E4, znaczy A4 to jest niedokładny ruch, to teraz Radek ma taką pozycję, którą lubi, to, mhm. to nie jest to, co powinien był zrobić Wojtek, w sensie wiadomo, że E5 łatwo się widzi, jak ci silnik to podpowiada, natomiast no te wieże po diagonali się jakoś tam rzucają w oczy, to nie jest ruch nie do zauważenia, a do tego dość typowy, bo bardzo często w ten sposób się reaguje. A teraz biały po prostu stoją troszkę lepiej, i to jest to, co Radek lubi: czyli trwała głaskanie tym no, lepszej pozycji. A4. Zobacz. Legenda pionka A wiecznie żywa. To jest szybki. Szybki, skubaniutki. No ale dobrze. Znaczy, to też nie jest zły ruch, ale w tej konkretnej pozycji, jeżeli możesz się wyswobodzić, no bo jedynym problemem pozycji czarnych jest przestrzeń. Jeżeli tą przestrzeń odzyskujesz, jeżeli przeprowadzasz E5, no to tak naprawdę o czym my tutaj mówimy, to, to wszystko jest ok. A jeżeli grasz A4 i białe utrzymują to silne centrum, to jeszcze się musisz troszkę tłumaczyć. Ale jak to centrum zbudować teraz? D5, E5 takie ruchy. Wiesz, najlepiej takie centrum trzymać. Trzymać. Mhm. No bo jeżeli przesuniesz, to zawsze coś puszczasz. Albo puszczasz pole C5, albo D5, albo E5. A jak te pionki tak stoją, po prostu ograniczasz figury przeciwnika i na przykład ruch D5. I on puszcza i E5, i C5. I wcale nie musisz, i nie jeszcze diagonale, bo nie ma pionka na E5. Inaczej jest, kiedy na przykład po E5 możesz zareagować D5. Czyli wyobraźmy sobie, cofnijmy może ruch, e, gramy na przykład goniec C1, teraz po A4, ty odpowiadasz E5, ja gram D5. No mhm. i to już jest trochę inna historia, bo już pionek szarych stoi na E5. Centrum jest zamknięte, białe mają więcej przestrzeni, i jeżeli czarnym nie uda się nic zrobić, to białe mogą powolutku budować atak, na przykład H4, e, i potem jakoś próbować, nawet e, chociaż akurat tu jest to dość niefortunne, ale może Hetmana na G4, może skoczek H2G4, e, gdzieś tam próbować rozpocząć atak, wykorzystując tą przewagę przestrzeni, a też można z drugiej strony próbować jakoś b4, do c5 dochodzić. Tutaj chodzi o to, że, że, że to centrum jest już ustalone, a jak sami zagramy d5, chociażby po tym a4, które zagrał Wojtek, jeżeli zagramy w tej pozycji właśnie teraz d5, to goniec f6, nie, nie przepychamy tego pionka, goniec zyskuje przestrzeń, wieża idzie na c2 zapewne, i tutaj być może można zagrać jakiś ruch typu skoczek C5, wcale nie, nie, nie przepychając jeszcze tego pionka. Mhm. Być może trzeba będzie, ale póki co ta dynamika może być na korzyść czarnych, bo może się nawet okazać, że gdzieś zbijesz ED5, otworzysz linię E i pionek E4 będzie obiektem do ataku, po prostu. Okay. Więc te, te, to centrum jest najlepsze, jak, jak po prostu sobie stoi. Tutaj no mnie by kusiło nawet przyjrzenie się pionkowi na H6, żeby bum-bum, jakoś tam e, goniec H6, Hetman H6 zrobić. Mm -hmm. Hetman, ale, D2 jest taki ruch, chyba co? Ale jaki jest mankament tego ruchu taktyczny? Od razu się nam rzuca w oczy, że tam trzy figury na jednej diagonali. Nie wiadomo, e, czy to jest do wykorzystania, ale teraz to D5 robi jeszcze większe wrażenie. Robi wrażenie? E5 znaczy się robi, robi, tylko że. No chyba robi, chyba robi, tak. Jeśli, e, jeśli więc... nie trzeba, to, nie, to, to się nie ustawiajmy po prostu no nie? na tej przekątnej. Z, z jakiegoś powodu mi ręka bardzo idzie do ruchu H4 w tej sytuacji. E, Blisko zegara jakoś... i można zaoszczędzić kilka sekund. E, tak, znaczy mi tak się wydaje, że to jest po prostu przydatny ruch, tylko tyle, że no cały czas jest to E5 możliwe, więc e, jeżeli widzimy ten e, motyw, no to, to trzeba byłoby go zneutralizować, czyli najpierw odejść którą zwierzą do tyłu. Czyli na przykład wieża C1, no bo ta wieża i tak tu źle stoi. C, czy, czy C2, żeby gdzieś na zdwojenie się czaić? Może, ale jakoś wieża C1 wygląda hmm, chyba trochę zdrowiej, nie no. jestem pewien. No wieża się C2, bronią C2, nawzajem, Wieża no. C2 zagrał Radek, czyli tak jak ty. E, być, może, być może twój ruch jest elastyczniejszy po prostu. Nie wiem, mi jakoś bardziej wieża C1 pasowało, bo nie widzę opcji, w której linia E się otworzy. A wieże czasami po jedynce mogą fajnie operować, bo ta wieża na dwójce, no nie wiadomo gdzie ona tak naprawdę pójdzie. Poza tym, że broni piątka B2, który jest i nie będzie nigdy atakowany przez nikogo, to nie ma tam jakiegoś wielkiego plusu z tego, że wieża tam akurat stoi. Więc mhm. mi, mi się nie podoba, no ale Radek tak zagrał. No. Mi się podoba, więc dobrze, że tak zagrał. W międzyczasie tutaj warto może zwrócić uwagę, że Wojtek bardzo dużo czasu zużył. Właściwie cały czas, kiedy oglądaliśmy tę partię. No gdy, ja jadłem, a on myślał. Gdyby całą moją przerwę obiadową Wojtek miał myśleć, to już by przegrał na czas prawdopodobnie, ale tutaj no, dużo tego czasu wykorzystał, czyli no, nie jest tak głęboko w tym wariancie przygotowany, jak we wczorajszym. No i to dla Radka może być wiadomość dobra. No tak, ale dobra. to jest właśnie też coś o czym mówiliśmy, czyli Radek niekoniecznie postawił na krytyczną linię taką jak przedstawialiśmy, czyli zamiast 7 wieża E1 ruch 7 D5 był ciekawy. No i tam wiadomo, że Wojtek by czekał na niego z jakąś remisującą siekierą z jakimś tam młotem Tora, który by wszystkim wszystko wyklepał nim. A tutaj zostało dużo figur na szachownicy i ten jedenasty ruch, kiedy Wojtek myślał aż 30 minut niemal nad skoczek bije c3, kiedy miał wybór między skoczek c3 a f5 i na dodatek f5 wyglądało dużo naturalniej muszę dodać. Mhm. Bo to taki ruch wyjątkowo typowy w tych pozycjach, że grasz f5, ale właśnie kiedy skoczek jest na e4, że mankament pionka e6 jest nieistotny, no to wtedy jeżeli utrzymujesz to centrum w ten sposób, to bardzo często to jest taki agresywny, też agresywne podejście, ale to pytanie jest właśnie też takie, czy tutaj Wojtkowi nie włączył się tryb ja prowadzę 1 do 0, bo jest to niewykluczone, że on gdzieś F5 mówi, kurczę F5 może pociągać za sobą ostrzejszą grę, może będę musiał zagrać G7, G5, żeby to uzasadnić, żeby zdobyć trochę przestrzeni, może ten charakter gry mi nie, nie odpowiada i on wybrał tutaj jakieś tam ustępstwa. Czyli zbicie na C3 oddanie centrum, ale jest bardzo solidny, nie ma słabości. Moim zdaniem, z Radkiem, jak pokazał Igor Janik, lepiej jest zagrać podejrzanie, no ale Igor z kolei musiał wygrywać za wszelką cenę, a nie remisować za wszelką cenę. Mhm, tak. Z tym, że no, nie, jeden, nie jeden przegrał na tym, że chciał z radkiem zremisować za wszystkimi siłami, i w końcu. W końcu nie wygrał. I w końcu nie udała mu się ta sztuka, więc no nie wiem, czy ta strategia Wojciecha jest akurat optymalna. No i widzimy, jakie te ruchy teraz robi. Wie, że A8A7 chce tego Hetmana może na A8 wstawić ale no mówię ja teraz mi się pozycja białych coraz bardziej podoba ja tutaj bym sekundy się nie zastanawiał rzuciłbym h4 bo ten ruch moim zdaniem zawsze się przyda mhm. teraz już nic nie grozi i potem patrzymy czy skoczka h2 g4 wrzucamy czy może hetman e3 czy może nawet niekiedy jak tylko hetman by szedł z pola d8 od razu g4 g5 w stylu arcymistrza Poloka. i jedziemy do przodu no tutaj trzeba Tutaj trzeba jechać, bo, bo, bo po prostu no nie, nie wiem, czy w tym momencie, bo może G4, F5 nagle, i wszystko tam się zgadza, może trzeba to przygotować. Natomiast, generalnie, no, H4 jest bardzo typowe w dzisiejszych czasach i praktycznie w każdej pozycji. Czy to chyba jeszcze żylibyśmy po bicie, bicie, może D5. No, końce C5 to już tak wiesz. To, no, i to... tutaj bym zaraz na E4 jakość oddawał. Bo może bym nie miał jak. Może, miał, no, nie, mo, mo, może być ciekawe, bo widzimy: Hetman po, pozagrał, grą, wieżona A7 poza grą, Może i Goniec też poza grą, ale wszystkie te figury białych też tak stoją troszkę po kelnersku, więc lepiej tutaj nie kombinować. Mhm. E, w sensie, może po prostu jeden przygotowujący ruch jakiś robisz, jakikolwiek, i, i ten Radek Wieża CE2. No i ja tak jak mamy. Podopiecznego jakiegoś juniora, czy nie, nie juniora, który gra taki ruch, to ja mu mówię, że to trochę przerost formy nad treścią, no bo dublujesz wieżę na zamkniętej linii bez wyraźnego celu. Eee, Ach, no, no trochę to, tak to wygląda, nie? To, to mam nadzieję, że i Radkowi tak powiesz. Radek, co ty gościu? Ale to może być dobry ruch. No, z radkiem mamy ten problem, że mamy zupełnie inne style. No im była nawet sytuacja, że ja coś powiedziałem na jednej z transmisji i potem Radek był taki może nie tyle niezadowolony, co generalnie miał zupełnie inne zdanie, A że to była jego partia, to długo potem debatowaliśmy, no bo komputer jakby potwierdzał jego zdanie, że że coś tam, coś tam. Natomiast natomiast no mi się wydawało, że raczej to nie powinno tak wyglądać, że to było po ludzku nie takie dobre i tak dalej, i tak dalej. No i mieliśmy taką dyskusję w sumie o kwadraturze koła, no bo po prostu inaczej postrzegamy pewne pozycje. No i mnie nie przekona to, co czasami mówi komputer, tak? No bo uważam, że, że koniec końców trzeba grać na szachownicy. Zresztą no. Komentowałem tamte partie bez komputera, no to myślałem własną głową, a że myślę tak jak myślę, no to co mam powiedzieć? Nic nie zrobisz. No dokładnie, no. Mm, tylko Hetman. OK, Hetman A8, oczywiście, tak. Sprytny manewr, patrzy na tą przekątną. No i ja tak marzyłbym sobie, takie mam marzenie, nie wiem czy możliwe do spełnienia, żeby ten duet jakoś zamknąć. żeby ograniczyć jego możliwości, tylko że właśnie, z ruch D5 zawsze puszcza. Polec c przede wszystkim, może nie jesteśmy na to gotowi co, na tą D5. Niesamowity ruch, tutaj no nie ja wskazuję tylko jakiś engine, bo to znowu kolejny ruch, który by mi do głowy nie przyszedł, ale to przynajmniej może nie jest jakaś pierwsza półka, ale w ogóle sam fakt proponowania ruchu typu dama D1 jest zabawny, prawda? Ale nie, no to jakaś głupota kompletna, to, to nigdy Radek tak nie zagra. No dobra, ale czemu ten ruch miałby być taki dobry, co w nim jest? Nie extra? wiem, bo, bo to jest właśnie engine, że czasami ci coś pokaże, a, a, a nie wiesz o co chodzi. No, ja mówię, no H4 to jest ruch, który musi po prostu stanąć. No, nie ma tu się co zastanawiać, no nic nie grozi póki co, więc, więc trzeba tego pionka na H4 przesunąć, bo to. Nawet dajesz taki element emocjonalny, no przeciwnik widzi H4, no już trzeba się trochę bać, no bo za chwilę to ruszy, nie? Nie mogę się doczekać, wiesz, aż Radek zagra hetman D1, a późniejszą twoją rozmowę po partii z Radkiem fajnie jakbyście gdzieś transmitowali na żywo. To, to mogłoby być ciekawe. No to mogłoby dojść do rękoczynów. No to, to wiesz, no to, to jest czasami tak, zresztą to świetnie pokazuje, znaczy świetnie, akurat nie świetnie, bo Radek ma problem z Jobawą, ale yy, yy, jak Radek się Przecież mierzy. z ciężko mu okiełznać jego kocie ruchy. No tak, ale Jobawa to jest gracz z zupełnie innego uniwersum niż Radek, no bo to jest gość, który, który naprawdę chce udowodnić, nawet nietaktycznie, co pozycyjnie, że 2 plus 2 to jest 5. I. I gra zupełnie coś, co się komputerom wymyka. Bardzo, bardzo wiele razy były takie partie z Radkiem, że Dżobawa zagrał jakiś podejrzany debiut. Radek nawet dobrze zareagował, miał przewagę, przewagę, przewagę i trochę tak jak z Janikiem, z Igorem Janikiem w tej drugiej partii. Pierwszej rundy, że niby Radek dobrze grał, a koniec z końców gdzieś się pogubił w tej dzikiej pozycji. I z Jobawa dokładnie tak samo bywało, że Jobawa umiał sprowadzić partie na takie tory, które Radkowi się nie podobały. No i to jest właśnie to, że, że jak są zawodnicy z dwóch różnych, powiedzmy sobie, szkół, no to, to tak to się kończy, prawda? Tak to się kończy. Ciekaw jestem, czy zagra. Ja myślę, że zagra chyba na D1. Ja myślę, że to będzie ruch Radka. Tak przewiduję niniejszym. No nie wiem, no mówię, dla mnie tutaj jest, jest po prostu tak kuszące, żeby, żeby jednak przesunąć tego, tego pioneczka na H4, że, że o niczym innym nie myślę. No zobacz, tym razem jednak miałeś rację. I Radek zgodził się z tobą. I zagrał no, H4 My boy. Pięknie, piękna sprawa. Yy, Teclaw Soczko. Mecz o trzecie miejsce. No tutaj mamy. Nie wiem, czy ta struktura ma jakąś swoją nazwę. To wygląda troszeczkę jak. nie wiem, kieliszek wypełniony czarnym winem, tak? Może w ten sposób, z perspektywy czarnych, mogłoby to być piramida. W każdym razie zablokowali się troszeczkę, panowie. I no właśnie, czy to będzie taka totalna blokada, że tutaj jeszcze zobaczymy, nie wiem, pionka do H6G6, a tutaj w ten sposób B6, jednak na tą chwilę inne podejście. No tak, ale nie wykluczone, że po b4 nastąpi b5, e, bo jeżeli zagramy a5, to to już jest podejrzane troszkę. A skoczek a4, no zresztą też może b5 nastąpić i, mhm. i jakaś taka zapychanka, e, to to jest zupełnie niewykluczone, że w tym kierunku to pójdzie. Mhm. I co? Remisik, tak? Czy, czy będziemy się manewrować i smyrać w takiej wyblokowanej pozycji? To się jeszcze okaże. Tego nie wie nikt. No eee, ale, raczej, ale raczej remisowo, no. Ale zobacz, tutaj znowu mamy dość, chociaż już tam przemyślał i troszeczkę zmniejszył to, eee, ale był taki moment na, na którejś głębokości pokazywał prawie, że minus jeden. Aczkolwiek im bardziej się zagłębi, tym, tym ten minus jest mniejszy. Tak to wygląda. Eee, o której pozycji mówiłeś, przepraszam? O eee, tej, Paweł i, i Bartosz. Ja, ja, to, to, to raczej. No nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie jakiejś wielkiej historii e, i, i powinno to iść. E, powinno to iść w kierunku remisu, ale e, cóż, zobaczymy. E, mi się mi się wydaje, że mm, z tego raczej jakiegoś wielkiego deszczu nie będzie z tej chmury. Mhm. E, no to co? Turniej pań w takim razie. Mm, tutaj mieliśmy info na czacie, że Jola. W... Przyjemnej końcówce na dwa wyniki, czy tak faktycznie jest? No, chyba tak. Tak to wygląda. Tak to wygląda właśnie. Materialnie równowaga, ale tutaj Iweta została ze skrzydłem hetmańskim, no i została z pionkiem E6. Taką Czekaj, bo ja tutaj, ja tutaj rybkę wcinałem. Jak to się potoczyło? Aha, Jola wymieniła na E5, co było słuszną decyzją. Teraz taka końcówka. No, powiem tak: Jola potrafi grać czasami takie dojrzałe szachy. I takie można powiedzieć, no znowu zabrzmie, wydźwięk będzie szowinistyczny, no ale nazwę to męskimi szachami. Czyli nie poddaje się do końca emocjom i po prostu jest w stanie grać tak twardo. I e, sytuacja turniejowa absolutnie e, dla Joli jest taka, że, że spokojnie może tą końcówkę e, grać, po prostu przesuwać pionki i zobaczyć, co się dzieje. No, jeżeli będzie konieczność zaostrzenia gdzieś w końcówce, to jeszcze może e, spróbować. Natomiast, e, cóż. E, nie, nie musi, nie musi, bo Remis też dla niej nie jest zły. Ona pewnie też rzuca okiem na ten drugi pojedynek Dworakowska kulą tam. Póki co Joanna białymi nie ma problemów. No więc po co ale, Joanna ma tutaj? Ale Mateuszu, jest tutaj czerwona lampka na zegarze. Bardzo mało czasu ma Asia. A to niezły. Dwa minuty, a dopiero 14 posunięć mamy wykonanych. No tak, no Kla Klaudia znana jest z tego, że, że potrafi grać bardzo szybko, e czasami za szybko, no, ale też, e no, ta pozycja Joanny to jest taki taki, no jeszcze nie cukiereczek, no, ale wiesz, no tutaj nawet na sekundach, e e no nie, można... będzie miała mało czasu, to, to na pewno jakieś błędy się wkradną, to, to no nie tak, ma opcji. ale, wiesz, ale to, to nie jest gryz, przegrać... jednak. Przegrać jest dość trudno taką pozycję białymi. No bo wszystko stoi zdrowo, białe figurki w centrum, czarne nie mają żadnego punktu zaczepienia, a jak zaczną go tworzyć, to same dostaną problemy, więc no więc o, oczywiście masz rację. No ten element czasu tutaj jest istotny, ale zarazem pozycja białych jest no, bardzo komfortowa po prostu. No wszystkie, tak? Jakbyśmy konkretnie pozycje mieli, no to to tutaj stoi pięknie, gon jest na długiej otwartej przekątnej, wieża na centralnych liniach. Jedyne, co można by poprawić, to przestawić króla z C1 na G1 i wtedy byłby koncert, no. Mhm. Bo z królem na G1 byśmy po prostu próbowali wykorzystać przewagę pionową na skrzydle hetmańskim i gdzieś po prostu rozwijać inicjatywę. A tutaj no raczej chcemy zagrać coś w stylu król B1, żeby ten król nie przeszkadzał. No i liczymy na to, że coś tam zbudujemy, ale, ale nie za bardzo jeszcze wiadomo co chyba że jakieś szalone idee, typu konie 3, potem. Gdzieś tam jakieś uderzenie któregoś pionka, ale to wiesz. To właśnie w tym kontekście, w, w takim scenariuszu okazałoby się, że nam brakuje czasu, bo by się zrobiły jakieś komplikacje i, i można byłoby źle skończyć. No ale też tutaj może tendencja cały czas być w tym samym kierunku. No bo zobacz, Asia poświęciła bardzo dużo czasu na wykonanie zdrowych, logicznych ruchów. Więc teraz jak te figury wszystkie już dobrze stoją. I wypadałoby zagrać coś do przodu i, i zwiększać nacisk, to dopiero może być czasochłonne. No tak, no tu, tu był na przykład taki nefralgiczny moment. To jak mam czasami zajęcia z osobami, które wpadają w niedoczasy, a sporo takich jest, to w 13 ruchu Joanna na ruchem koń H3F4 myślała 18 minut. No ja rozumiem, że na D4 wisi, no ale to. Gdzieś tutaj też musi zadziałać intuicja, no bo no nie można w takim momencie, kiedy robisz ruch h 3F4, czyli ruch kompletnie nie zmieniający niczego w pozycji, myśleć 20 minut. A 20 minut to jest no ile? 1 yy, yy, Ja yy, no nie, nie chcę się skompromitować matematycznie. Yy, 20,9, tak? Yy, czyli 2 9 Twojego czasu, no czyli trochę ponad 20%. No. Nad jednym Matematyka ruchem. z Matibarem. Zobacz jak. Nie, to coś, to coś mi się. Nie, czekaj. 20, ile masz? 60. No, 90 minut masz. Myślę, że trzeba zmienić Twoje imię, wiesz? Od dzisiaj będziesz Matemateusz. Nie ma sprawy. No więc. To są takie nawyki, no bo Joanna, Joanna generalnie w swoim prime time również miała problemy z niedoczasami i z tego się niestety rzadko kiedy wychodzi. To jest taki nauk, który no bardzo ciężko wyplenić i jak ktoś tracił czas całe życie, to nagle nie zmieni się, że on przestanie ten czas tracić tak, tak po prostu. No tak, no ale Klaudia to jest, to jest zawodniczka, która lubi takie sytuacje, czyli przeciwniczka ma mało czasu. Podejrzewam, że, że Klaudia tutaj wykona jeszcze 3-5 ruchów i jak Asia zejdzie poniżej 5 minut, może nawet nieco wcześniej, no to wtedy Klaudia podpali szachownicę i, i będzie liczyła na to, że przeciwniczka nie odnajdzie się, mając mało czasu na zegarze. No cóż, my jako kibice e, e, szachów e, na pewno nie rozpaczalibyśmy w sytuacji, gdyby e, Jolanda zremisowała, a Klaudia wygrałaby i byśmy oglądali emocjonującą dogrywkę. E, natomiast ja jako e, stronniczy kibic w tej sytuacji Jolanty, no, wolałbym tego uniknąć, no bo, bo wiadomo, dogrywka e, swoimi prawami się rządzi, na do tego Klaudia, jak pokazuje chociażby w tej partii, potrafi szybciutko przesuwać pioneczki i figurki. Potrafi zdecydowanie. Nie wszystkie partie oglądaliśmy dzisiaj. Nie patrzyliśmy Rzućmy, Rzućmy okiem do radka. I okay. jeszcze zaraz tam wrócimy. Ale no coraz bardziej mi się to podoba dla Radosława. I on co prawda teraz, Skoczek H2 troszkę jest zaskakujące o tyle, że. Skoczek stanął na F6, więc skoczek na G4 teraz nie pójdzie, ale z drugiej strony no ten ruch chyba ma dość niedwuznaczną ideę, a nawet dwie, bo po pierwsze goniec z G2 obronił pionka E4. Może to się przydać, może nie, a po drugie, tak jak przeciągnąłeś, g4, jak zagramy g4, zaraz może dojść do g5, może hetman na g3 pójść, no te wszystkie figury czarnych, czy wszystkie te trzy figury czarnych, a na pewno dwie, czyli hetman i wieża na a7 mogą być w którymś momencie poza groą. I 36 minut ma Wojtek na 25 ruchu, na 23 ruchy czy 24, 23. Zaczyna się tu robić bardzo trudna sytuacja dla Wojciecha, mając jeszcze w głowie to gdzieś tam z tyłu, że, że jest tak blisko. I no Radek osiągnął na pewno dużo z tego debiutu, to znaczy grywalną, przyjemniejszą pozycję z perspektywami na atak więcej czasu, no yy, naprawdę ciężko marzyć o tym, żeby dostać więcej w sytuacji must win. Mm -hmm. Tak, bardzo dobrze to wygląda. Yy, przestrzeń, perspektywa ataku, do tego przeciwnik ewidentnie, no nie u siebie, nie u siebie udało się Wojtka wprowadzić na tory, na warianty nieznane. Yy, I taki, no nie wiem, czy, czy może to byłoby zbyt duże słowo, że to samograj się zrobił, czyli Łatwo wykonywać kolejne posunięcia, które będą stwarzały problemy przeciwnikowi? No to dokładnie tak. Tutaj może właśnie wyjść też to większe ogranie, doświadczenie Radka. Wojtek, pomimo tych 33 lat, no jest takim świeżakiem na tym poziomie, mimo wszystko. On dopiero niedawno przekroczył tak na stałe 2600, on, to są jego czwarte mistrzostwa Polski. On jest ode mnie 3 lata młodszy, a rozegrał 16 czy tam 15 finałów mniej, <laughs> więc mniej razy grał w mistrzostwach niż Mati Bar zdobywał mistrza polski. No dokładnie, no wiadomo, że to wynikało z decyzji Wojtka, między innymi, no bo w turniejach od 2000 10 do 2015 mógł grać, bo były to systemy szwajcarskie. A grał chyba tylko jeden raz. Zresztą ze mną przegrał w drugiej rundzie. To może go zniechęciło. No, więc, więc kilka finałów na pewno mógł mieć więcej. No, ale, ale tego doświadczenia ma dużo, dużo mniej. No i no mówię, Radek to jest taki gość, który. Z tej pozycji powinien zrobić e, użytek. Mhm. E, no to pytanie, może w takim razie do naszej widowni. Bo mieliśmy wcześniej ankietę e, na temat Waszych przewidywań jak myślicie, czy wygra e, Radek, czy Wojtek, też w meczu o trzecie miejsce, czy to będzie Bartosz, czy Paweł. E, a może zobaczmy, jakie są sympatie widzów przez24.pl, komu kibicujecie? Kto tutaj jest Waszym większym e, idolem? Kogo chcielibyście, żeby. Tylko Polok, tylko Polok. Polok. 6... Kogo byście chcieli, żeby ten tytuł Mistrza Polski zdobył? Czy Radkowi, czy Wojtkowi, dajcie znać, napiszcie. A nasza maszyna licząca, czyli schabowy krucek na Twitchu policzy wszystkie komentarze. Myślałem, że Jan Krzysztof Duda, ale on. Eee, cóż, dzisiaj u nas nie liczy. Jan Krzysztof Duda, no to liczy, powiem Ci, mam wrażenie, że Janek na ślepo w ciągu minuty jest w stanie policzyć więcej niż ja w pół godziny patrząc na pozycję. Jest to niewykluczone, a tymczasem widzę tutaj, że w międzyczasie Monika Soćko dograła się po 15 ruchach kompletnie przegranej pozycji białymi. Nie wiem, czy ta partia była dzisiaj u nas na, na researchu. Ale no jest to katastrofa debiutowa. I e, zanim jeszcze opowiemy o tej partii, no to ja muszę powiedzieć, że e, no, e, coś się dzieje z naszą wieloletnią liderką, bo ostatnimi czasy gra dużo słabiej niż nas do tego przyzwyczaiła, e, coś jest na, da, daleko nie tak, e, bo no, ten turniej rozgrywa realnie słabo, no, i tak ma dużo punktów. Jak na, jak na poziom, który tutaj reprezentowała, bo sporo było takich partii e, po prostu. No, no słabych, no zwyczajnie słabych, i no nawet to, że tutaj. Że nawet tutaj po tych 15 ruchach w spokojnej pozycji, dostaje przegraną, kompletnie przegraną według komputera pozycję, chociaż pewnie zaraz zrozumiemy, dlaczego to jest tak przegrana pozycja. Ja jeszcze tego nie rozumiem na przykład. No to, to jest jakiś tam symptom. No i zobaczymy. No Monika, choć no nie możemy zapominać, no to już jest naprawdę super doświadczona zawodniczka. Ona zagrała. Więcej finałów niż. No nie wiem. Niż ty. No, sprawdziłem. Monika debiutowała w Mistrzostwach Polskich w 1993 roku. To mnie na świecie nie było jeszcze. Więc 28 lat temu. No, nie zagrała wszystkich Mistrzostw, bo przypomnijmy tym mniej zorientowanym kibicom, że Monika ma trójkę dzieci. No więc zazwyczaj wtedy odpuszczała Mistrzostwa, przynajmniej na rok. Natomiast w związku z tym no nie rozegrała tak dużo turniejów, jak mogła. No, a, a, a ale zazwyczaj dominowała tą polską scenę, te mistrzostwa przebiegały pod jej dyktando. No a tutaj miejsce w tabeli tak naprawdę w pewnym sensie zasłużone. No i to mnie niepokoi, bo, bo nie chciałbym, gdy widzieć Moniki poniżej 2400, a a niestety wiele wskazuje na to, że może do tego dojść, bo choć tutaj nie traci dużo na rankingu, no to też umówmy się, że to, to dalekie jest od tego, co Monika potrafi. Może po prostu już, no nie chcę użyć takiego słowa, ale może po prostu tutaj już wiek też. Robi swoje i Monice może przeszkadzać, prawda, w utrzymaniu kondycji fizycznej, w, w pracy na co dzień. Ja myślę, że jedyna, znaczy są dwie takie rzeczy, no Monika też jest zawodniczką innej generacji, ona mhm. nie jest przyzwyczajona do pracy samodzielnej, pracy z komputerem, nigdy tego nie robiła, nigdy tego nie potrzebowała, no ale efekty są takie, że, że te przygotowania Moniki często są bardzo słabe. I, I to jest problem, bo zawodniczki poziomu 2400, nie mówiąc już o zawodniczkach poziomu 2500, często są naprawdę mają świetnych trenerów, współpracowników, i no Monika startuje z innego poziomu. No i do tego dochodzi jeszcze inna rzecz, no takie po prostu wypalenie Monika mhm. uwielbia grać w szachy. To jest akurat jej wielki atut, no i dlatego tak długo utrzymuje się na tym poziomie. Bo, bo, bo 2400 ranking ma Monika od ponad 20 lat. No, na tym y, y, poziomie kobiecym to jest bardzo wysoko. Y, no ale mimo wszystko gdzieś tam wiadomo, no, ta monotonia, rutyna gdzieś tam się y, może nawet nudzić. Bo, bo jeżeli chodzi o stronę fizyczną, no to podejrzewam, że Monika ma lepszą kondycję niż, niż wszystkie ja. uczestniczki turnieju. Więc tutaj, akurat z, z tego punktu widzenia, to, to Monice nic nie brakuje, ale no. Może to tylko chwilowe osłabnięcie, miejmy taką nadzieję, no bo, mhm. bo po prostu Monika uwielbia grać w szachy I, i podejrzewam, że będzie tu grała jeszcze kolejne 20 lat w finałach Mistrzostw Polski. Natomiast no tutaj tutaj to nie, nie jest turniej Moniki zdecydowanie, bo przecież Monika przegrała pierwszą rundę z Jolą Zawadzką po niezbyt dobrej partii, w drugiej partii miała niemal przegraną pozycję z Julią Antolak, potem wygrała z Joanną Dworakowską, ale potem była jakaś dziważna partia z Alicją Śliwicką, która równie dobrze mogła być przegraną po debiucie, bo fatalnie tam było, potem nie wygrała wygranej, no i tak dalej i tak dalej. No i to, to no a wczoraj jeszcze taka smutna porażka z Iwetą Reilich, która nagle zagrała spokojne szachy i wypunktowała Monikę do jednej bramki tak naprawdę. No, to, było, to było słabe. No a dzisiaj cóż, zobaczmy jak to przebiegało od debiutu. Koń D2, w ruchu numer 5 nastąpiło. Jest taka, taka metoda gry: rozszada, koń F3, DC4. To wszystko jest jakimś tam konceptem debiutowym, ale dama C2, może dama C2 też jest ok, chociaż no tutaj po B6 na pewno to jakoś inaczej się rozgrywa. Nie wiem w którym momencie. Bo Monika już tutaj troszkę czasu zużywała. No w każdym razie na przykład już po dziesiątym goniec A6 widzimy, że coś poszło nie tak, dlatego, bo nie możemy zrobić krótkiej roszady, wisi pionek na E2, a jak gramy skoczek C4, no to ten skoczek zaczyna podwisać i Karina świetnie to wyczuła, od razu zagrała C5, widzimy jak otworzy się linia C, to skoczek na C4 robi się coraz większym problemem, Monika po długim namyśle, co już świadczy o tym, że tam pewnie doszło do jakiegoś przestawienia przygotowania, Mhm. dc, goniec, c5, skoczek e5, no takie naskoki to jest strzał w próżnię, zresztą wieża i tak chciała pójść na, e, na a7 w pewnym sensie omijając skoczka, zyskując tempo, nie trzeba skoczka wyprowadzać, on dobrą robotę robi, bo trzyma pole c6, które mogłoby być dla skoczka białego placówką i teraz wieża poszła na c7. Po pogonie po F4, celując w Hetmana, Monika Dama D3, silny ruch koń D5, atakując gońca, no i B3, żeby umocnić pozycję skoczka. No, ale tutaj jest naprawdę sporo różnych motywów. Wymieńmy chociażby to związanie: skoczek C4, Hetman D3 są na jednej linii. Oczywiście, ty, jako uważny słuchacz, od razu mi powiesz, jaka może być jeszcze słabość taktyczna tutaj istotna, czyli wieża na A1 oczywiście. Nie wiadomo czy to coś daje, ale ta wieża zionie tutaj bezkresem nieobronności. Dobra, to było dziwne co powiedziałem. Ale zapamiętane. Bezkres nieobronności. Natomiast no tutaj tutaj może być też jakiś problemy z gnienie gdzie coś F6A4, tak? Jakieś takie sztuczki mogą się pojawiać. Nie wiadomo tylko, jak, ale no to wszystko widać. na. po prostu to zacząć zbijać, co myślisz? No tak, ale to najpierw można zagrać właśnie F6, żeby tego skoczka wypędzić od pola D3. I to może, gdzie ty tym skoczkiem idziesz, no. Przecież to już popatrz, jaki to będzie ser szwajcarski, no. Po prostu konie F3, luta na F4, e, bijesz piątkiem, bo musisz Hetman D3, D3, nawet ta pozycja, no to może być totalny, że tak powiem, sracz, no za przeproszeniem. E, bo to no, no, struktura rozwalona para gońców za darmo, no to jest, to jest katastrofa. Tutaj mhm. być może jest coś więcej, ale no to jest takie zupełne minimum, które czarne mogą tutaj dostać. E, no i cóż, no, tylko cierpienie, zero radości. No na wybicie na f4 też było chyba spoko, bo chodzi o to, że po wybiciu jeszcze na c4, no tylko, że tutaj bez pary gońców, tak? No nie, no, no nie ale wiem, to porze. jest… Jeszcze jakaś różnopolowość mogłoby… E, być tutaj tak dajesz ogromne szanse przeciwnikowi się… nawet Masz... wygrywasz pionka być może, goniec d4, e, e, ja nawet być może nie pójdę tutaj wieża c1, bo wieża c8, tylko wieża b1 od razu pójdę. Ty zagrasz wieża c4, ja zagram e3, król e2 szybciutko, wieża na c1 i jakoś to sobie zremisuje. Mogą być lepsze, tak. Więc tutaj tak nie chcę tego, zresztą tu po e3 już chyba szacha musisz dać na c3, bo ja pionka chcę jakoś tam odbić. No to, to nie musi być duża przewaga, mhm. dlatego lepiej popsuć, konkretne zyski mieć, nie, niekoniecznie wygrać pionka, tylko po prostu długofalowo bardzo słaba struktura. No, i to jest no, przykre, bo Monika może zakończyć mistrzostwa, które nadal pomimo słabej dyspozycji, takiej no Monika, takie 50% swoje pokazywała, a i tak była w gronie liderek po siedmiu rundach. No, ale jak zakończy dwoma porażkami, no to no to, to nie jest fajny finisz dla, dla tej sympatycznej y, liderki Wasko y, Katowice. Jest też ciekawa koncepcja, żeby lecieć pionkiem B5-B4 w tym momencie. No, B5 pewnie jest ciekawe, ale nie wiem, czy koń A5 nie ma. Ale tu, tu oczywiście też może to działać, no. Koń A5 może nawet goniec A3 takie sztuczki, chociaż to chyba biały ucieka sobie w Roszadę, bo Ci oczywiście B4. No tak, ale, ale właśnie o to chodzi. W takich pozycjach też no zerkanie na jakiegoś tam pionka A3 to, to trochę mało, tak? w sensie to mm. może być ciekawe, ale tu już chcemy więcej, bo widzimy, że, że te figury stoją podejrzanie, no nawet jakiś ruch typu G5 mi przychodzi do głowy, nie wiem czy to ma sens, ale nawet taki ruch też może tutaj być jakiś taki bardzo, bardzo agresywny, tylko że to mo może być przesada, ale najpierw wypędzamy tego gońca, żeby on nie zerkał, nie, wcześniej, przed ruchem B5, przed ruchem b5, żeby ten nie zerkał na wieżę na c7 i jak goniec odchodzi na jakieś pole, nie wiem, d2, no to wtedy, wtedy mamy już szereg możliwości troszkę, troszkę innych. No. Nie wiem, może F6, może A4, może B5. No, Karina ma nad czym myśleć, bo to jak siedzisz przy desce i policzysz tak ze trzy warianty na krzyż, to się orientujesz kurczę, ale tu mam świetną, tu mam świetną, tu mam bardzo świetną, tu mam mniej świetną i już się zastanawiasz, czy, czy to jest. Czy jest killer? Tak, jak to ładnie mówiłeś, że to słowa Janka. Tak, tak ładnie. Ładnie zapamiętałem słowo killer. No. To jest przyjemna sytuacja, kiedy można wybierać między dobrymi pozycjami. Można, możemy wybrać tą, która nam najbardziej odpowiada i, i po prostu na nią pójść. Czasu jest dużo, może spokojnie Karina się zastanowić. Nie wiem, czy będzie chciała takie szaleństwa jak G5 yy, grać. Myślę, że F6 jest bardzo prawdopodobnym ruchem. Yy, pewnie jeszcze policzy, poszuka, czy jest coś więcej. No ale ta pozycja jednak, która forsownie powstaje, tak? No to jest po prostu... no jest, jest pięknie w tej pozycji. Łatwe targety, lepsze figury, wszystko gra. Dokładnie tak. Użytkownik Zibi Zybowski poucza nas, że nie mówi mi się tylko mnie się. Ja to tam się nie znam na języku polskim, ale mogę dla użytkownika Zibi mówić, że mnie się ta pozycja nie podoba. Moja babcia zawsze tak mówi mnie, a ja mówię czasami mi i jakoś żyję natomiast Zibi grał z Moniką Bobrowską, no nie dziwne Monika właśnie takie miała nazwisko e, Panieńskie dawno, dawno temu co prawda, ale tak było e, no z Moniką Bobrowską nie miałem przyjemności zagrać a ja e, chyba miałem dopóki była Bobrowską to, to ja nie grałem w szachy albo w ogóle mnie nie było natomiast z Moniką Soczką miałem okazję wielokrotnie zagrać e, partię klasyczną jeden raz i, i zostałem delikatnie mówiąc, e, ograny. sprowadzony do parteru. Tak, sprowadzony do betoniarki zostałem. Natomiast w blicu udało mi się kilka razy wygrać z Moniką. No, bo ty dobrze klepiesz. E, tak, tak. Nawet i to był, e. E, to był turniej, gdzie zająłem najwyższe miejsce w historii swoich występów w Mistrzostwach Polski. Wyobraź sobie, że byłem kiedyś jedenastym szachistą w Polsce. Jesteś w stanie sobie na to uszu to wyobrazić. Tak, bo pewnie nie grałem. Ech, nie wiem nawet. Możliwe, że nie. To były Mistrzostwa Polski w blicu. Eee, zająłem 11. miejsce wtedy i m.in. właśnie z Moniką udało mi się wygrać. Nie, e, ogólnie żartuję, bo taki turniej jak Mistrzostwa Polski w blica e, no to wybitnie turniej e, za, zależący w 100% od dyspozycji dnia. Dokładnie. E, I e, cóż, grałem nomen omen w Bydgoszczy kiedyś Mistrzostwa Polski Uf, w szachach. W stolicy wskaliczny. szachów. I to były Mistrzostwa Polski grane w centrum handlowym z jakiejś przyczyny. A, to nie też pow... tam grałem. Nie powiem, żeby to było jakieś genialne miejsce, ale grałem tak fatalnie, tak słabo, tak wolno, że ja już myślałem, że mózg mi po prostu wyżarło, że zabrało, że ja już jedyne co mogę to sprzedawać na bazarze kartofle, bo nic więcej nie potrafię no to był dramat totalny najgorzej że chyba nawet ktoś nagrał jakiś film kiedy ja przegrywam z jakimś zawodnikiem no nie wiem z pierwszą kategorią z drugą kategorią to chyba nawet w internecie jest jak ja tak żałośnie gram no dramat totalny ale po prostu no nie wiem wtedy to, to nie mogłem się odnaleźć zupełnie, skończyłem w jakiejś totalnej betoniarce, chociaż podobno wygrałem jakąś nagrodę rzeczową za dziewiętnaste miejsce, ale byłem tak e, przytłoczony moim wynikiem, że nawet nie wiedziałem, że są jakieś nagrody za dziewiętnaste miejsce i kiedy było zakończenie, to ja już dawno byłem w pociągu więc ta, taki klimat był, no, no ale blitz to blitz, to inna sprawa. Rzućmy okiem do Joanny Dworakowskiej może, bo to też jest przecież istotna partia dla, dla, dla układu tabeli. Bardzo mi się podoba pozycja Joanny, inna sprawa, że ruch Koń H3 taki, taki tajemniczy, ale to jest właśnie taka pozycja, w której wszystko przed ruchem Koń 3 wygląda bardzo zdrowo, bardzo fajnie, ale, ale nie do końca wiesz co chcesz robić i Joanna tutaj kombinuje, wymyśla, to może być ciekawe, bo teraz widzimy skoczek z D5 pójdzie na F4, potem ten drugi wskoczy na G5, może i, zostanie, i albo nawet najpierw goniec D5, gońca wrzucisz na D5, spojrzysz na F7, i wtedy wszelkie motywy zaczynają nabierać jeszcze więcej sensu. Mhm. Więc tutaj taka nieprzyjemna pozycja dla Klaudi, no bo na przykład, jak grasz taki ruch rozwojowy, typu goniec z D7, skoczek G5, król pewnie na G8. Skoczek F4, no zaczyna to tam coś się dziać, być może nic strasznego, być może wieża E8 tam się na końcu jakiejś znajduje, ale nagle ten pionek F7 e, zaczyna być jakimś tam obiektem. Tu być może w ogóle nie powinieneś zagrać wieża FE8, bo dostaniesz Hetman C4 i pionek na F7 wisi, więc być może trzeba zagrać wieża B na E8, e, ale też jakieś Hetman C4 połączone zaraz z gońcem D5. To, to są takie pozycje, które z komputerem mogą wydawać się jeszcze nie takie złe, ale jak usiądziesz przy szachownicy i mówisz, kurczę, tu wisi, tu wisi, tu wisi, tak. no to tylko Klaudia może takie pozycje grać, bo ona powie, A co, sobie radę! A podobał A... mi się ten ruch. Tak, kiedyś mieliśmy taką dyskusję z Klaudią po jednej z jej partii na Olimpiadzie w Baku. Ja generalnie wpisałem Klaudii zero tak po dziesiątym ruchu bo mówię, no kompletnie przegrana pozycja po debiucie typu przeciwniczka wszystkie figury w grze. Klaudia co prawda zdublowała pionki przed królem przeciwniczki, ale w ataku miała dokładnie jedną figurę, a przeciwniczka w obronie ze trzy. No w sensie wizualnie wygląda na kompletną betoniarkę taką, że nie potrzebujesz nic, żeby to ocenić. A Klaudia po party, a właśnie mi się podobała, myślałam, że tam jakiś atak mam. No i to trochę tak jak też moje tutaj dyskusje z radkiem czasami. Ja, ja z radkiem się nie mogę dogadać, no bo inny styl gry. Z Klaudią też wiele osób się nie dogada, no bo ona jest z kolei zawsze ultra optymistyczna i e, widzi e, wielkie bukiet kwiatów tam, gdzie jest jarenko dla innych. No więc. Ale to jest tak naprawdę najważniejsze, to co zawodnik myśli o pozycji, którą gra. Nawet jeśli ta ocena nie jest zgodna z, z oceną programu, to ważne, żeby, żeby się dobrze czuć w pozycji, którą mamy, nawet jeśli ona nie jest rewelacyjna. Oczywiście, ale wiesz, to jest jeszcze ciekawy aspekt tych szachów na żywo szachów z przeciwnikiem, który siedzi przeciwko Ciebie, dla, naprzeciw Ciebie, dlatego, bo Ty mu jeszcze wysyłasz taką yy, wiadomość swoim językiem ciała. I jeżeli widzisz taką Klaudię, która jest nastawiona zawsze optymistycznie, która zawsze wygląda, jakby za chwilę miała dawać mata no to, to też potrafi zdeprymować wiele osób. Tego nie ma w tej grze online, no bo, bo widzisz tylko monitor, a, a nawet jak masz kamerę, no to co tam widzisz, prawda? Nie, nie, nie widzisz tak. tego języka ciała specjalnie. A, a na żywo to jest dodatkowy jakiś tam element, który, który jest istotny. Więc czasami, czasami to też jest tak, a ja, ja się tak zawsze śmieję, że że czasami taka, no, brzydko to może zabrzmi, ale ma mieć pozytywny wydźwięk. Taka jakby ignorancja jest czasami błogosławieństwem, no bo jeżeli nie wiesz, że masz przegraną, to się tym nie przejmujesz. I, i po prostu możesz grać, możesz wierzyć w to, że to jest dobra pozycja. I jest szereg takich zawodników, którzy. W swojej skrajnie nieobiektywnej ocenie pozycji z punktu widzenia komputera, bardzo dużo zyskują, bo po prostu mhm. się nie przejmują tym. No, tak. W sensie, co z tego, że masz przegraną, jak o tym nie wiesz, jeżeli wygrywasz partię. A jak siedzisz. Ja mam taki czasami problem z niektórymi debiutami, które za młodu grałem, mówię, kiedyś sobie mówiłem, na pewno sobie dam radę. A teraz sobie mówię, no kurde, ale to jest plus półtora po debiucie. Lepiej nie wiedzieć czasami. Dokładnie, a jakbym nie wiedział, że mam słabą pozycję, to udowodnij mi, a wcale nie, wiele osób tego nie udowodni, bo to wcale nie jest takie proste do, do udowodnienia. No i tyle. Dokładnie. Silnik, pamiętajcie, silnik to jest tylko wskazówka, silnik to jest narzędzie, ale nie jest to wyrocznia, do której trzeba i do której powinno się bezwzględnie stosować. A tymczasem rzućmy okiem do tej partii zdecydowanie dnia, czyli Wojtaszek Moranda. Bo, bo nastąpiło właśnie, może nie tyle nastąpiło, co co cofnijmy po skoczek H2. Wojtek tutaj cofnął skoczka. Dopiero nim zagrał na F6 i po skoczek H2 cofnął się. No, taka zaskakująca w pewnym sensie decyzja, która jednak pokazuje trudność, złożoność sytuacji Wojciecha. On stoi na liniach 6, 7, 8 i on się z tych linii nie za bardzo może tutaj wyswobodzić. No mm -hmm. i teraz y, Radek y, ma taką komfortową sytuację, że on tu się może przygotowywać do, do uderzenia takiego, jakie chce. Y, no i y, goniec Zewa mi się akurat nie... Czy żyjemy? Szanowni Państwo, bo Mateusz chyba... Ma Mateusza rozłączyło. Coś teraz mówił. I zniknął. Halo, halo Mateuszu. To jest ciekawe. Wyłączyłem okno kółeczkiem do, w myszce. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale, ale wyłączyłem okno. Czy już mnie słychać? E, czy już słychać Mateusza? Chyba tak. Hmm, chyba tak. No w każdym wiesz co, razie. ale przyprawiłeś mnie o zawał, wiesz, bo przestałem Cię <laughs> słyszeć i, i zacząłem się zastanawiać po pierwsze, czy, czy mi komputer przypadkowo nie wybuchł, czy, czy to coś nie, nie u mnie, ale. Na szczęście, na szczęście nie, żyjemy. Tak, Matibar to znaczy... zaczął, zaczął mnie krytykować i, i tam moi ludzie odłączyli mu prąd na chwilę. No tutaj już nawet po tym skoczku D7 była ciekawa sytuacja, bo yy, Radek buduje atak, natomiast nie wiadomo, czy już nie można było się rzucać jakoś. Zamiast goniec H3, typowy ruch niby, goniec się tam gdzieś zerka. Na, na diagonale, i tak dalej. Ale tu już wiesz, ty byś nie myślał dwa razy. Ty byś koń G4 zagrał i mówił, tłumacz się, bo, bo ja już chcę stuknąć na H6. I, i to nie jest nierealne. Coraz bardziej realne. Aha. Nawet za dwa pionki, nawet za jakiegoś tam szacha. Nie, nie, nie mówię, że to jest super groźne, ale na pewno kusiło. Radek powolutku, goniec H3, wieża E8, goniec D2. No i ta pozycja, którą mamy na diagramie, w pewnym sensie Radek dobrze robi. O tyle, że Wojtek musi tutaj szukać gruźb, które nie wiadomo, jakie są. Czy w jaki sposób najtrudniejsza rzecz jest w szachach stać w miejscu. No, bo komputer zrobi ruch król G8H8 i będzie udowadniał, że albo król F8, to ten tematyczny ruch, i będzie udowadniał, że, że jest ok, Ale człowiek mówi kurczę, no ale no tak dziwnie, no, to, to nie ma sensu. I jeżeli Wojtek na przestrzeni najbliższych powiedzmy sobie, 7-8 ruchów straci 20 minut, co jest realne. No bo, no bo w każdym momencie tutaj możesz myśleć 5-10 minut, no to wtedy Radek może wrzucić te, ten kolejny bieg właśnie w okolicach 40 ruchu. No mhm. i to by było takie ultraprofesjonalne, czyli dopiero wtedy ryzykujemy, kiedy przeciwnik będzie miał mało, mało czasu. Więc no, można powiedzieć, że Radek tutaj też zapobiegł jakieś kontrze w postaci E6, E5. Bo widzimy, może o to chodziło w ruchu goniec H3, żeby zawsze zerkać na skoczka. Mhm. Może o to chodziło w odejściu gońcem na D2, żeby goniec nie stał pod jakimiś tempami. Może Hetman będzie przechodził na G4, na H5. No trudno powiedzieć, ale to jest właśnie to wszystko, co Wojtek musi tutaj zrozumieć, a Radek troszkę stara się paraliżować jego. Aktywne możliwości, zmuszając do namysłu i potencjalnego przyspieszenia, możemy się spodziewać ze strony radka, właśnie za, za kilka posunięć. Tak mi się wydaje, że no nie wiem, ja tak nigdy nie robię, albo za rzadko robię, że, że, że zastanawiam się, co może być dla przeciwnika najnieprzyjemniejsze, jeśli no, odwlekę atak. Po prostu jak widzę atak, to atakuję, albo jak widziałem atak, to atakowałem, bo teraz to wiadomo. Natomiast no tutaj tak może być. No i c5, ciekawy ruch, ale zarazem no, odpowiedzialny, bo po d5 to wygląda tak no, nie bardzo. Na d5 duża korzyść jest taka, że ten goniec też zostaje zamknięty, przez to całe trio tutaj wygląda na, no cóż, kółko różańcowe, które siedzi i, e, i… klepie. Dokładnie. No jedyna korzyść dla czarnych to, że pole e5 jest puszczone, ale czy to jest duża korzyść? Cofniemy Hetmana, i, i może F4, nawet za chwilę, i F5, i. lub po prostu skoczek G4, i wymiana tego skoczka. No tak, to tutaj widzę, że, że komputer podpowiada jakieś przysanie się do pionka C4, ale ja, ja, ja to zupełnie prawdę mówiąc nie wierzę, że, że tam może być jakiekolwiek zagrożenie. W sensie w najgorszym razie. No nie, to, to moim zdaniem kompletnie nie może się trzymać, no bo i na E6, znaczy tu B3 nawet można zagrać, choć komputer jakieś inne rzeczy sugeruje, ale broni szpionka, wisi na E6. Trudno uwierzyć, że to jest dobre. Co nie zmienia faktu, że może Wojtek po prostu już nie wytrzymał tej e, pasywnej gry i szuka e, jakiegoś e, no zmiany charakteru gry, no bo mhm. no ile można kucać, Już mu zdrętwiały no. Trzeba, trzeba ruszyć, ale wiesz, Wojtek też ma świadomość, że pozycja nie jest rewelacyjna, że timer się kurczy i może to też jest powodem, że chciał sam sprowokować jakieś wydarzenia, dopóki ma jeszcze czas na zegarze, dopóki będzie mógł reagować i, i podejmować przemyślane decyzje, a nie odwleka tego, nie oddaje całkowicie inicjatywy przeciwnikowi. Sam podjął decyzję, że no to gramy, Radku. Koniec. Przyczajki, koniec stójki. 12.00 wybiła, no i strzelił, tak? Jakimś tam ruchem C5. No, Troszkę ale tak. to, 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 nie... Nie jest, to nie jest chyba rewelacyjny ruch po prostu, bo oprócz tego, że wizualnie pod 5 wygląda na to, że te figury są pasywne, no, no widzimy też, co, co pan, co pan stok pokazuje, prawda? Że to jest po prostu błąd. No, troszkę tak. No tutaj, tutaj, ja myślę, że Wojtek, jako taki zawodnik, jednak zdroworozsądkowy, bardzo cierpi, no bo widzi, że, że ta pozycja jest niekomfortowa i, i szuka jakiegoś oddechu, i stąd, stąd ta decyzja. A tymczasem widzę, że tutaj. Poland Husars, czyli nikt inny jak mój brat, na Twitchu sprezentował subskrypcję Panu Niszczycielowi. Brawo, Poland Husars. Jeszcze U. tylko siedem i dogonisz kapitana Jacka Kasparowa. E, może inni chcą tutaj się bawić w podarowywanie subskrypcji, może taki zrobimy zwyczaj. E, jak coś się wydarzy, to subskrypcja. E, na przykład, jak Kasper e, dobrze policzy wariant. To nie byłoby tych subów zbyt dużo chyba. A, to byś się zmobilizował, przecież umiesz, tylko ci się nie chce. Może no, jak Mateusz Bartel powie kontrowersyjny żart, to wtedy na przykład może się wydarzyć. Tak. To dorzuciłem nie, to od, od się od też. Żartów, od żartów mamy Marcina Nina. Dorzuciłem się osobiście dla pana, dla pana Kozaka. Niech ma, niech się darzy, niech się cieszy. Do czego się dorzuciłeś? Co zrobiłeś? Koza Gra dostał od ciebie subskrypcję. A no ja. A, a czemu nie? Gonisz jeszcze na podium wyjdziesz. Nie, to jest zasady. Z zasady, ale proszę bardzo. Do, do konta ja premium, które wygrał w konkursie, no to jeszcze. Jeszcze subika niech Mana tu co? A tymczasem u Joanny Dworakowskiej widzę ruch do tyłu i już problemy, już termometr krzyczy i Klaudia od razu wyczuła inicjatywę. Strasznie dziwny ruch zagrała Joanna. Taki, że naprawdę nie wiesz, jak to skomentować, bo po cóż zagrała skoczek H3, żeby za chwilę zagrać skoczek E3. No przecież koń G5, konie w 4 to naprawdę wyglądało bardzo tak logicznie, a koina E3 na C4 za bardzo nie pójdzie, dlatego bo czarne zagrały najnaturalniejszy ruch na świecie B5, który nie tylko zabiera pole C4, ale przede wszystkim zaczyna się w końcu to, o czym Klaudia tu marzyła, czyli konterka. Koń G5, szach, król. Na G8. No i tu się zaczynają schody, pani Joannie nie dlatego, bo nie wiadomo, co ona teraz chce zrobić. No ten na E3 naprawdę jest beznadziejny. No wszystkie figury tutaj nam paraliżuje. A zegar tyka. A zegartyka, także jeżeli teraz tutaj byłyby zakłady na żywo, to ja już bym stawiał naprawdę dużo na zwycięstwo Klaudii, bo choć komputer Oj, tak. mówi okolica mhm. równości, no to my widzimy, charakter gry zmienił się, już białe nie atakują, białe zgubiły koncept, zrobiły ruch koniec, psując koordynację, gubiąc kierunek, nić gry, jak to się mówi, no i do tego jeszcze ten czas jest w rękach czarnych. Także można powiedzieć, że troszkę równia pochyła dla białych tutaj. Sytuacja jest bardzo ciężka z praktycznego punktu widzenia, bo, bo oprócz tego, no, podkreślam to cały czas, ale to, to będzie miało ogromne znaczenie za momencie Kasia zejdzie już poniżej 10 minut. I na szachownicy też się odwróciło, bo to już nie jest taka jednoznaczna pozycja, gdzie Biały dyktuje warunki, ma aktywne figury i, i to Klaudia musiała liczyć, czy, czy bicia na h5 przechodzą, czy nie przechodzą, i czy się przed tym bronić. Tutaj, po ruchu B4, który za chwilkę nastąpi, to Klaudia będzie w natarciu, po prostu. Na no jeszcze nie musisz się spieszyć z tym b4, to jest też właśnie plus, że być może możesz po prostu jeszcze troszkę wzmocnić tą pozycję, może nawet a5, a4 gdzieś tym pionkiem swoim ukochanym przesunąć do przodu, bo b5 jest niezłe, ale akurat, znaczy b4 chyba końce 4, ten koń potem może nawet na e5 dojść mm. i nie wiadomo, czy, czy, czy to ma sens dla ciebie. Taka przedwczesna Aktywność. Tu można jeszcze. Teraz najgorsze u białych jest to, że o ile wcześniej miały jakiś plan ataku na piona F7, na przykład dzięki temu skoczkowi na G5, no to co ty też teraz chcesz zrobić, tak naprawdę, będąc Joanną? Nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo. Trudno zagrać ruch, prawda? Kr Król B1 to tak naprawdę może okazać się, że podchodzi pod jakieś e tego typu rzeczy. Nawet F4 tutaj chyba czasami może być takie posunięcia. Jak tylko skoczek się ruszy, czy nawet zanim się ruszy, i stworzenie miejsca na F5 dla gońca białopolowego, yy, bardzo mi się ta pozycja nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Ja tutaj, no, gdybym nie wiedział, co komp pokazuje, to sam bym już yy, z minusem to raczej oceniał. I, i, i wolałbym grać czarnymi, to, to na pewno. Dokładnie tak, i nieoczekiwanie też czarne zaczęły dominować w partii Tesla w Soczko. My tam, a raczej ja tak troszkę podszedłem do tego na luzie, mówię, że tu się nie może nic wydarzyć. A nieoczekiwanie, ocena komputera jest dla białych bezlitosna. I jeżeli teraz zastanawialibyśmy się, dlaczego tak jest, no to odpowiedź jest prosta: Skoczek na D2 jest yy, trupem, yy, a pozycja się nie zamknęła. Mm -hmm, cały po... czas mm -hmm, jest napięcie. I nie wiem jeszcze co prawda, w jaki sposób czarne tutaj będą rozwijały grę. No to jednakowoż widzimy też, że nawet ten goniec na H5, który mógłby być potencjalnie nieużyteczną figurą, fajnie tam wyskoczył. I jeżeli tylko mu się uda, no to przejdzie na D3, na B5 czy coś takiego, no na pole E2 przede wszystkim. Jeżeli nas puści, no to ten goniec, no na przykład tutaj goniec E2, już goniec się zadomowił na połowie przeciwnika, a w najgorszym razie można go nawet wymienić i też nie będzie dramatu. Mhm. A, a, a skoczek na D2 no nie ma tutaj przyszłości na razie. Trochę białe mają problem z przestrzenią. Ja nadal myślę, że to troszeczkę przesadza komputer z tą oceną, bo to chyba nie jest aż tak zła pozycja, jaką tutaj foruje czarne, ale też no nie widać, z której strony Paweł miałby to ugryźć i gdyby mógł. Z Pawłem dostać jakąś tego typu pozycję, no to by było wyjątkowo przyjemne, no bo, bo wiadomo, no nie ma, nie ma jak roze, rozruszać swojej pozycji, a on to przecież bardzo lubi. No i do tego czas. Też, też mamy tutaj kłopot u, u Pawła. 17 minut w pozycji trudnej, w pozycji, gdzie na wszystko trzeba uważać trzeba mieć oczy dookoła głowy, sprawdzać te motywy, sprawdzać taktyki, które przeciwnik może nam zaserwować. A do kontroli, do premii czasowej, jeszcze 21 posunięć, bardzo dużo. No, można powiedzieć o Bartoszu będzie po tym turnieju, jeżeli zakończyłby tą partię wygraną, no, że to jest Czarny Bartosz. Dlatego, bo Czarny Bartosz zremisował wszystkie prawie pojedynki w turnieju, poza wygraną w pierwszej rundzie w dogrywce czarnymi z Danielem Sadzikowskim, potem wygrał czarnymi z Kacprem Piorunem. No i przegrał czarnymi z Radkiem Wojtaszkiem, ale tak czy siak byłby tymi czarnymi 3-1 do przodu. Ogólnie to jest turniej, w którym czarne radzą sobie lepiej. No nie, nie, nie. No nie w moim przypadku. <laughs> ja ale tylko ty dwie i czarne. Zbyt, zbyt mała próba statystyczna, Próbka. żeby brać pod uwagę. Okej, okay, jestem wyłączony z obliczeń. Dobra, niech będzie. Nie nadaje się do bycia obliczanym. Dobra, Cóż możemy powiedzieć, może wróćmy do tej partii Radka. Czy on Nawet przesunął pionka, przesunął tak. pionka na d5. Mhm. 30 minut do 19. Nie wiem, co tu miałoby się, co tu mogłoby się stać, żeby Radek nie wyrównał. Naprawdę no nie wyrównał stanu meczu, czyli Tak, nie tak, wygrał tak, 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 tak. tak. No, wydaje się, że to jest no jeżeli Radek nie wygra tej partii, to podejrzewam, że będzie 15 lat żałował tego, no, mhm. bo Przepiękna pozycja dla niego, lepsza, stabilna, do tego on wie, co robić, lepszy czas. No i przeciwnik na pewno zdenerwowany tym, że, że tak łatwo, no bo to tak naprawdę po 20 ruchach, bez jakiegoś nie wiadomo czego, czarne są w beznadziejnej sytuacji prawie. No to co, widzowie, będziemy się widzieć też wieczorem. Możliwe, że dogrywka w meczu o pierwsze miejsca. No, w meczu o trzecie też ciągle jest niewykluczona. Gdyby do tego jeszcze doszła dogrywka w meczu w turnieju Pań, to mogą trzy dogrywki być rozgrywane. Niezła, niezła imprezka w piątkowy wieczór będzie się szykowała. Dokładnie, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Tak. Podobnie z naszej piosenki? Coś o mnie i o tobie. A nie no dobrze, bo Oczywiście, zbałem się. Panie Mateuszu. Jestem młody, ale nie aż tak. No to całe szczęście, bo już się bałem, że, że nie, nie w te tony uderzyłem, że może jednak. Nie, ja po prostu muszę uważać, bo, bo wczoraj zdarzyło mi się przynucić w paru momentach, a podobno. E, słowo śpiewane nie jest moją najlepszą stroną. No to dawaj, to zaraz wejdziemy w jakieś takie bardziej muzyczne tony. Tak. Idziemy do ZO, 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 idziemy do ZO. No to z kaziem śmiałam tak. Nigdzie pewne. nie idziemy, bo ZO przyjechało do nas. W pierwszej klatce małpy skaczą. Hop, hop, hop. Podobno tu jakaś podstawka figury była u Moniki, u kogo? a podobno Karina nie wzięła. Ach, te kobiety. E... Gdzie ta podstawka? Tutaj. A, że gon goniec D6 i nie masz jak bronić skoczka na C4. Wow, zamiast goniec e 7 mm. No nie powiem, że to jest jakoś wyjątkowo trudne. No nie, A, czekaj, czekaj. A jak wieża C1, to jak wygrywamy tę pozycję. E, jaki ruch? wieża C1. A, wieża C1, to co? F6? Nie. Czekaj, 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 czekaj. Czy skoczek f Nie, czekaj, czekaj, czekaj. bo to, to się nie ma co ośmieszać. To trzeba policzyć wariant. Kasper policz wariant. Eee, czy jest GM Solver a, na czacie? Skoczek, patrz, skoczek F4G 4 B5 i wieża na C1 przecież wiś. Dzień dobry. Na przykład to tutaj wygrywamy jakość, ale. A może jeszcze można to jakoś lepiej. A, goniec e 5 to w ogóle wygrywamy jeszcze więcej. Zamiast tego koniec E5 fe 5 i B5. I wygrywamy wieżę. Znaczy, no i wygrywamy wszystko. Mhm. No, koniec D3. Koniec d to chyba nie jest jakiś mega trudny ruch. E, można powiedzieć, że dużo, banalny dużo motywów jest, a hm. może nawet coś innego jeszcze też było. bo Chociaż nie, no ale po co szukać czegoś innego? Jak z D6 daje nam przewagę, figury. Ale, numer co? Co na ten temat sądzi arcymistrz Mateusz Bartel? E, o czym on nie zagranił gońca D6. To znaczy, problem jest taki w tej pozycji, że yy, gdy wiesz, gdy, ci po, gdy, gdy ja ci powiem, że tu wygrywasz figurę, no to szukasz wygrania figury, przy partii tego nie wiesz, przy partii widzisz gonię 7 widzisz, że jest dobre, no bo to tak naprawdę nic nie psuje, no i mówisz okej, okay, no to tak zagram. No. Yy, I tutaj troszkę bogactwo wyboru mogło być wrogiem Kariny, no bo ta pozycja nadal jest oczywiście świetna, idealna. I, i, I to może stanowić jakiś tam problem. Natomiast. No ale też tu powinna się lampka zapalić, bo skoczek to znaczy, to, przestaje na być pewno... broniony. Tu cały czas wszystko. Pewnie też gońce F2 warto sprawdzać, ale możliwe, że, że nic nie ma w ten sposób. I tu na pewno musi, musi być poszukiwanie killera, o czym mówiliśmy wcześniej. No no bo e, król w centrum, wieża na A1 niebroniona, skoczek na C4 skoczek na C4 związany. To wszystko wygląda tak, że tu musi być cios. A goniec C7 to jest takie trochę miękkie posunięcie, miękkie. ale no, umówmy się, gdyby, gdybyśmy nie mieli silników, no to też od ręki byśmy może nie byli przekonani, że gonie d 6 jest tak super dobre i wygrywające od ręki. No więc tutaj kariny jeszcze nie będziemy hejtować, no chyba, że nie wygra, to wtedy, wtedy nam się włączą. Jakby e, mocniejsze tony. To ch chyba tobie. Ja zawsze delikatnie dobieram słowa. A, bo ty jesteś taki wiesz, taki. Z tych delikatnych chłopaków. Delikatnych. Tak, chłopaki to są. W agencjach, a my jesteśmy? Młode wilki, tak? Dokładnie. No wiesz. Młode to. to nie wszyscy, ale wilki to już owszem. E... Asia i Julia, rzućmy okiem, co, co tutaj u, u zawodniczek. Też ważny pojedynek w kontekście walki o medale. Asia przed partią miała 4,5, no i liczy się w walce o brąz. Przepraszam, Pan Niszczyciel tutaj podarował subskrypcję użytkownikowi E4, więc teraz kolej użytkownika E4, żeby komuś podarować subskrypcję, bo to jest, wiecie, prawy do lewego i tak dalej. Jak się dostało, trzeba oddać. Tak. To niech ktoś Matibarowi podaruje subskrypcję. Najlepiej numery do Totolatka. O. E, ty mówiłeś, o której partii Kastrzy, że e, Antolak, Majdan. No Dokładnie to jest ciekawa tak. partia, bo chyba Julia ma 50%, czyli przy zwycięstwie może jeszcze Joannę ominąć w tabeli. Chyba nawet są jakieś tam matematyczne szanse, że i na podium może wskoczyć przy zwycięstwie. E, tak, no wystarczyłoby, że Karina by zremisowała z Moniką, e, Klaudia na przykład przegrała z Joanną, Julia wygrała, Iweta wygrała i byśmy mieli sześć zawodniczek z dorobkiem pięciu punktów. Niezły drugie. Numer. Ale to by było świetne, bo popatrz, tu naprawdę byłoby widoczne, jak niesprawiedliwe jest niedzielenie nagród. No bo drugie miejsce to jest 40 tysięcy złotych, czyli bardzo pokaźna nagroda, a miejsce numer 8 to podejrzewam, że koło tam nie wiem, 3 tysięcy. No i mając tyle samo punktów, wygrywasz 37 tysięcy mniej. No to hello! Tak, spora różnica. Mhm. Więc tutaj tutaj generalnie, ja tak jak chyba już wspominałem, zawsze byłem przeciwny dzieleniu nagród, natomiast z wiekiem zrozumiałem, że jest to zupełnie niegłupie i całkiem sprawiedliwy jest system Horta, czyli taki, że 50% tej przypadającej ci regulaminowo nagrody jest Twoje, a 50% mhm. wraca do, do wspólnej, puli, wspólnej tak? puli i potem dzieli się porówno. Czyli tracisz część nagrody, no ale wtedy te różnice już nie są tak drastyczne. Czyli e, ta zawodniczka numer 8 nie wygrałaby 3000, tylko pewnie koło tam 10. 9 czy coś mm -hmm. takiego. No. E, może trochę mniej, no ale, ale w każdym razie no ta, ta druga nie wygrałaby 40 tysięcy, tylko e, pewnie tych tysięcy by wygrała tam 20, 25. parę. Tak. Mm -hmm. No więc no, to by jakoś uspra... znaczy Bardziej sprawiedliwe było, jeżeli tak możemy mówić. No nie ma na świecie sprawiedliwości, wiadomo, e, tylko w nazwach niektórych podmiotów, e, natomiast generalnie nie istnieje. E, no, ale, ale, mimo wszystko, jakiś taki e, niedosyt równowagi e, sił we w, w wszechświecie byłby, gdyby, gdyby do takiej sytuacji doszło, no ale to raczej czysto hipotetyczne rozważania. A Julia tymczasem H4. Na mata idzie, zobacz. H5, no tak, no tutaj, tutaj nie ma co się, że tak powiem, e, bawić. No to H4, H4, H5. No i tak naprawdę mimo że, że, że silnik sympatycznie ocena pozycję Joanny, to ja chyba wolałbym to grać białymi. W sensie nie mhm. mam pionka, ale jadę po prostu. E, Wszystkie figury patrzą w kierunku czarnego króla. A, tu, czy tu, aś... a, to, a to pytanie, nie podglądaj na silnik. Jaki jest przedgoniec z D5 naj, najlepszy ruch dla czarnych tutaj? Bo jest najlepszy taki... Nie wiem, czy silnik ma rację, ale ruch taki bardzo, powiedzmy sobie, książkowy w pewnym sensie. Książkowy ruch. Król Jak, po... nie. Jak nie wiesz, co zrobić, to, którą... to co robisz w pozycji? Jak nie wiesz, co robić? To poprawiam najgorszą figurę. To która figura jest najgorsza dla czarnych? W tej sytuacji. No pewnie wieża C8. No i jaki jak ruch robisz? E8? No i gdzie dalej? I E3. No właśnie, i to na, widzisz takie proste myślenie włączasz i od razu dwie sekundy i, i idzie to w jakimś tam dobrym kierunku. W sensie to pewnie jest bardziej skomplikowane, bo tu jeszcze jakaś wieża F5 grozi. No, no właśnie nie? też kwestia, czemu nie biła Julia od razu na F5 czymś. To zaraz zobaczymy, jak goniec F5 od razu, to pewnie. Wieża C5. A wie, wieża F5, wieża F5, goniec E4. To jest ta sztuczka. U, dzień dobry. E, a, a dlaczego w takim razie po wieża E8 nie ma e, ruchu goniec F5? To może być jakaś inna sztuczka. Pewnie jakaś skomplikowana bardziej. Ojej, no dobra. A bo po prostu nic nie grozi de facto. Możesz odejść król H8, bo jak goniec odchodzi, to bijesz na F4. Dokładnie tak. Mhm. Ale a goniec G6 ruchu tam nie ma? To ciekawe. Król H8 goniec G6. G6 Król 6 nie stwarza groźby. Ale czekaj, Król H8, goniec mhm. G6. Aha, bo bijesz, bijesz Hetman F4, i nie ma mato na H6, o to chodzi. Dokładnie nie tak, nie dokładnie tak myślałem. A teraz po tym goniec E4. A, źle zagrała, źle zagrała Julia, bo trzeba było H5, a ona wieża G1. Ale tu nadal kurczę. Ale to e, wiesz, podprowadziła ostatnią figurę do ataku. No, ten ruch nie wygląda tak źle jak komputer go wartościuje. Nie mam pojęcia mhm. czemu tak źle wartościuje, bo tu się wydaje, że, że to H5 powinno zaraz działać, ale może, mo, może niczego. Może po prostu jest problem, że gonie z D3, a i nie możesz zbić Hetmanem, bo ci bije piątka na F4, tak? Czy co? Tak. A jak bijesz pionkiem, no to, to w tym momencie ta linia też się robi taka bardzo newralgiczna. Mm -hmm. I może tutaj może mówi... od razu jakiś hetman c5, nie? No, może, też. może wieża c5, żeby jednak... Aha, ale to też grozi niby matem. No ciekawe. Może to hetman c6, żeby jeszcze poległ, a może c5. No pewnie dużo opcji, ale, ale to, to może być problem. Jeżeli musisz odbić cd, no to... To się troszeczkę wszystko rozkracza. Mhm. Tak wygląda to. No nie jest to e, takie oczywiste, też, bo jednak tendencja w pozycji jest taka, że to Julia atakuje. Więc może być też taki psychologiczny problem, żeby e, Asia potrafiła się przestawić z tej strony broniącej się do, do przejęcia inicjatywy. O, uważaj, tutaj. E, się rozkręcili panowie teraz piłka w rękach Om 99 Oksmet, który dostał wiesz, To jest... czemu jest Om Om literówkę piziny? zrobił wiesz bo e, to jest e, taka reklama jakiejś przychodni że tam wiesz reklamuje swoim nikiem I powinno być Oxmed tak tak nam no zdradził dobra. kiedyś tylko się zliterówkował przypadkowo a, no dobra, no to Oxmed yy, dostał yy, upominek od Pana Niszczyciela, no to piłka, yy, nie, od Kozak Gra, no to piłka idzie dalej, Panie Oxmed, no. no, no to, właśnie. A o, 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 Oxmed, Oxmed kilka dni temu zdał yy, egzamin na prawo jazdy, wiesz, także jest też co świętować. O kurczę, Blaszka, no ja też kiedyś zdałem, chociaż pierwsze trzy próby poszły niedobrze. Nie jednak łatwiej prowadzić relacje na żywo niż samochód. E, to, 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 to prawda. No. To nie, nie była prosta batalia. Zresztą to próbowałem w 2007 czy jakoś tak. W 2006-2007 e, nie udało się. No i położyłem, że tak powiem, odłożyłem ten sprzęt na, na kołek. Na kołek, i, i wziąłem się dopiero w 2016 pod koniec roku. Jak pan Kazimierz pojawił się w planach, no i mówię, no nie ma, nie, nie, trzeba księcia jednak dyliżansem powozić, nie? Prawda. My tu gadu gadu, a Oxmet się odwdzięczył, posłał dalej do użytkownika Reksio. Reksio został subskrybentem, no to pięknie, pięknie to tu się tutaj dzieje. Halo, halo no Reksio. Reksio, za, przepraszam, zaszczekaj. <laughs> no przykro mi, no. z czym Ci się kojarzy Reksio? No przecież to nie to jest z pieskiem, sokołem. No. Reksio a, to piesek. A pieski raczej znaczy robił jeszcze inne z... rzeczy na trawnikach, ale to już na pewno nie będę tego sugerował. Mamy XXI wiek, więc nie możesz wykluczyć, że Reksio jest jednak sokołem, czy, czy tam innym mrówkojadem na przykład, prawda? Czu, czuję w sobie sokoła. No właśnie, może się go zapytał ktoś, Reksio, kim się ty czujesz? A on powiedział, czuję się sokołem. No właśnie. Hej, hej. Dobra, stop. I e, e, teraz u Radka może tam przejdźmy. A Radek i, i Reksio zaczynają się na tą samą literę, to nie jest przypadek. Radek zaszczekaj. E... <laughs> Raczej miałem na myśli, że Radek będzie tutaj szarpał pozycję, tak? E, Radek to ją trzyma jak bulterier normalnie. E... Kość. Kość, dokładnie. No tutaj e, zobaczcie, e, jedyna otwarta linia w pozycji, czyli linia E jest pod kontrolą białych sił. No i no tutaj naprawdę to, co pokazuje termometr, jest kompletnie nieistotne. To jest, to Za jest mało rozjaw. Pokazuję. To już jest. No, ciężko powiedzieć, że Wojtek mógłby się poddać, no ale de facto tak jest, no bo nawet ta wieża na E8, ona prawie że wisi. Hmm. Nie wiem, czy to czujecie. No bo Ta. nie ma tej wieży na A8, tylko Hetman ją broni. I tutaj zaraz, jak pójdzie jakieś F4, to, to, to wszystko jest. No nie, nie wiem, czemu komputer daje tutaj tylko. To, to są właśnie te zawiłości, że w niektórych pozycjach, w których wydaje się, że jest plus milion, komputer daje plus tutaj plus dwa, a w innych, w których się wydaje, coś że nie, nie jest nie tak myślę, źle, to... daje plus pięć, nie? Czy coś takiego. No. A, wiesz, co myślę, że. Jest jakaś linia może jakaś jedna konkretna trudna linia gdzie nie wiem, czarny oddaje pionka czy znaczy, tam jakość jest, i, wiesz, i to koń c4. końce 4 końce 4 jest takim ruchem być może jedynym dla czarnych no ale wieża c4 no ciężko uwierzyć że po dama d5 jeżeli bijesz pionka na d5 że to coś daje w sensie no no może daje ale no wiesz no tak no mata tam raczej nie wstawisz no no bo, no bo jak? No, mhm. Wystarczy, że postawię jakąś figurę na F3, skoczka czy coś, czyli nawet wieża C3, ruch wieża F4 i, i się obronię. a jeden ruch mi starcza, czyli gonię z G2, żeby wygrać partię. A jeżeli, a jeżeli zbijesz na C4 zamiast na D5, no to no też wizualnie dla człowieka wygląda na pozamiatane, no bo białe mhm. pola dziurawy jak ser szwajcarski, tak. e, goniec i skoczek za wieżę, ta wieża na a7 poza e, no to powinna być bardzo zła pozycja. No Wojtek się nie zdecydował na to, zagrał b5. E, no, ale no też wiesz, taki to... ruch, jeden, jeden z krótkiej listy, które, które odwlekają wyrok jakby. Mhm. E, no i może to bardzo dobra decyzja tak naprawdę, bo tu jeszcze może trzeba coś policzyć. Wiesz co, ale z drugiej strony zaczyna się to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli Wojtek mało czasu, a zaczyna się zamieszanie na szachownicy. No i z jednej no tak, strony. Radek rozgrywa to w pewnym sensie idealnie, książkowo, cudownie. Mhm. Ale, ale na przykład teraz właśnie jest bardzo ważny moment, bo im bardziej patrzę, tym... Tym bardziej to y, do konkretu zmierza, no bo zobacz, grozi skoczek c4, mhm. y, bo na e7 wszystko się póki co broni. Nie chcesz bić na b5, bo jak zbijesz teraz na b5, no to goniec się ożywił, jest pole d3 dla figur i to możesz już stracić. Może nawet przestań. goniec b7 być ruchem. No tak, znaczy no generalnie, generalnie no psuje ci się pozycja, jeżeli zbijesz na, na b5, mhm. tak? Tak. Goniec B7 chyba nie, ale goniec B5 jest chyba ok, bo jest z groźbą ustępem, pion na D5 wisi i, i, i tak dalej. Mhm. E, więc po, po B5 teraz w tej pozycji Radek być może jest zmuszony zagrać trudny ruch, czyli goniec C3. To wiadomo, podejrzałem co komputer mówi. A, ale... to ty dlatego taki mądry jesteś. Tak, 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 no ja tutaj głową nic nie, 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 nie rozumiem. No ale to, to co rozumiem, no to BC oczywiście nie jest, znaczy oczywiście, no to goniec E5 chyba i bicie i wieża E5 i, i na tej linii, tak jak wcześniej mówiliśmy. Zagrał. Zagrał goniec C3, to jest kurczę kocur. No bo patrzcie, skoczek C4, to jest druga ewentualność, a teraz no nie jest to. No jeszcze, jeszcze łatwiej koń G4. Koń, ostatnia okay. figura wkracza do ataku, grozi Wszystkie bomba figury. na H6 mhm. i jest koniec. Tu się już poddajesz po ruchu koń G4, tu już nie ma e, złudzeń. Nie możesz ruszyć gońcem z e 7 bo wisi wieża, grozi koń H6, grozi wszystko. WC4 zagrał Wojtek. No i teraz chyba bicie na E5 wieża E5, może tu jeszcze jakoś można się bronić, ale to jest na ogromnie ciężka pozycja. No pewnie rzucenie jakichś pionków na pożarcie, może tego pionka c3, poszukiwanie układów z parą gońców, ale to no właśnie jest groźba d6, więc e, cały czas Wojtek musi konkretnie grać. I jak w ogóle przed tą d6 się bronić? Nie no koniec b5 musisz zagrać i wierzę na, że na bronić. bronić. Okay. ale no i to jest znowu, no, to już widać, że jest bardzo, bardzo źle, ale technika jest wymagana, to znaczy mhm. nie jest trudno jeszcze to zepsuć. No bo para gońców mogą czarne wykpić się w jakiś sposób oddaniem jakiegoś tam pioneczka. Jakaś końcówka bez tego pionka może być trudna do wygrywania. Gdy, gdy widzimy takie pozycje, chciałoby się od razu znaleźć tego jankowego killera, od razu to rozstrzygnąć, mhm. tu jeszcze tego punktu nie mamy, tu jeszcze widać, że no nawet teraz chyba goniec f6 zaczyna grozić, że ten goniec na d4 pójdzie, czyli narzuca się koń g4. Jak zagramy koń G4, no to gdzieś ten koń potem zmierza na E3. No ale nawet tutaj jakiś ruch A3 po koń G4 się pojawia, żeby się pozbyć tej jednej słabości. Może to wszystko nie jest takie proste. No choć z drugiej strony, no też niewykluczone, nie że tam jakaś bomba by była. Tu już mi do głowy przychodzą. Tu komputer mnie wyśmieje na pewno, ale jakieś koń H6, GH6, koniec E6. No to może akurat być jedyną drogą, żeby przegrać tą partię. No bo jak nie dam mata, to się, to się rozkraczyłem, ale, ale wyglądają ciekawie takie koncepty. Tutaj chyba goniec E6 i się nic nie dzieje. No i też myślę, że tutaj słowo uznania dla, dla Wojciecha Morandy się należy, że w ciężkiej sytuacji znalazł kontynuację, w której przetrwał te problemy. No i gra dalej. Cały czas jest w grze. Oczywiście w kontekście walki o remis w trwającej partii. Dobre ruchy stawia praktyczne problemy przed przeciwnikiem. Z, z pozycji, którą mieliśmy 5, 7 ruchów temu, wtedy no, wyglądało to na samograj. Teraz cały czas jest pozycja bardzo dobra, według silnika nawet lepsza, ale bardziej konkretna. I tutaj Radek musi znajdywać te posunięcia, które prowadzą go do utrzymania lub powiększenia przewagi. Generalnie tak, Generalnie tak. tutaj wielki szacunek dla, dla Wojtka. No, bo kluczem w takich pozycjach jest to, żeby nie przegrać w jeden ruch. Jeżeli nie przegrasz w jeden przez 10 ruchów, no to, to nadal się bronisz. Brzmi jak banał, ale fakty właśnie takie, takie właśnie są te, te gorsze pozycje. I świetnie tutaj radzi sobie Wojtek w tej krytycznej pozycji, odwleka wyrok. No, i to jest już sukces. A przy okazji dzięki dla GM Solvera, który podarował subskrypcję Baciarowi. A jeszcze przy okazji Reksio tutaj się odezwał. Tylko teraz piłka po stronie Reksia, który co prawda podziękował, ale jeszcze nic nie zrobił. Także dawajcie dalej. Witam tutaj u użytkownika Louis Gaming. Się przywitał na YouTube, to ja też się witam. Tak samo jak z Karolem, który się dzisiaj zaszczepił i z kimś jeszcze kto też się witał ze wszystkimi, którzy się witali też z tymi, którzy się nie witali ile łapek no na YouTubie mamy czy stóweczka tam już pyknęła panie Mateuszu no właśnie nie wiem. Te, te łapki tak niewdzięcznie, niewdzięcznie tutaj do nas przychodzą. 90 ja widzę, ale może mi się nie odświeża. 113. No nie jest źle, ale 200 osób nas ogląda, czyli jest jakby powiedzmy sobie przestrzeń do poprawy. Także łapki w górę jak lubicie Kacpra i mnie nie lubicie, też możecie dawać. Może tak być. Nawet dzisiaj dziwne rzeczy się dzieją. Kasper jeszcze nie śpiewał, ale, ale podobno Wszystko tylko dlatego, że go zniechęciliście. Wszystko przed nami. Eee, dobrze. Radek i, i Wojtek prawdopodobnie. Radek tutaj troszeczkę pomyśli teraz poszuka drogi. Eee, no to cóż, szybki oka na pozostałe szachownice. Ja jeszcze podpowiem, że jak mam taką sytuację jak Wojtek w tej w pozycji, to ja już sobie mówię tak, dobra, ja te partie już przegrałem. Ale teraz gram, e, także cokolwiek uzyskam więcej niż porażka, nawet odwleczenie partii o 2, 3, 5 ruchów, to jest mój sukces. I wtedy jak już zmieniasz sobie tą optykę, to się łatwiej broni, nie? Mhm. Że mówisz: "A dobra, no partia już się skończyła, ale ja jeszcze tam spróbuję już sobie pograć jak gdyby po tej partii". No nie wiem, może to tak śmiesznie brzmi, ale często mi to pomagało. Nie przejmować się tym, że, że, że jest bardzo źle, tylko gdzieś tam spróbować przeciwnikowi tu, 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 zrobić jakąś trudność, zagadkę, żeby nie, no, nie pogłębiać się w tej beznadziei pozycji, tylko żeby jeszcze próbować tutaj jakoś kontratakować i stwarzać trudności. No i w pewnym sensie Wojtek tak robi. No, fatalna struktura pionowa, wolny pionek D, ale nadal jeszcze no, materialna równowaga i Teraz, teraz wszystko w rękach precyzji, techniki Radosława. A co byś powiedział na taki ruch jak A3? Przyszedł mi do głowy. No mięciutki jak kaczuszka. Aczkolwiek... Mięciutki, ale blokuje A3 czarnego. No powiedziałbym, że to taki e, ruch for, e, w stylu Radka bez formy. Mhm. E, w sensie... E, Dobrze, a sekre... chciałbym grać jak, Arek, jak Radek bez formy. Dobrze, dajcie mi no tego tak, skilla. No, ale, ale minus jest taki, że puszczasz gońca na E6 i nie bardzo chcesz to zrobić. No bo dobra, ale konkretnie. No, tak, bicie, bicie i zaraz na D4 wchodzę dońca. Dobrze, dobrze. Czekam na niego. Oddam Ci piątka na C4. Oddasz w ogóle mnie on co? nie interesuje. Możesz go sobie brać, chapać, yy, trzymać, y, ale mnie to nie interesuje. Ja taką pozycję mhm. będę bronił. I yy, okay. no, moim zdaniem tutaj właśnie trzeba uważać na tą y, aktywność, żeby czarne nie złapały tej aktywności. Dlatego istotne wydaje się. Zagranie tego ruchu konia 4 żeby za, za nic w świecie ten goniec tam nie stanął. No, innym ruchem, który Radek mógłby zagrać, jest goniec F1. To też ruch w stylu Radka. Goniec na H3 już nic nie robi, zmierza na C4, żeby zbić tego pionka, z, z, zamiast A3 w sensie, mhm. zamiast A3 e, e, tutaj. E, goniec B5, goniec F1. E, no, ale tutaj Radek, jestem przekonany, ocenia e, to, gdzie ma więcej szans na wygraną, po prostu on. Zastanawia się, gdzie przeciwnik może szukać jakiejś obrony, jakichś szans na uproszczenie pozycji. No bo tu może być tak, że część tych ocen, które komputer sugeruje, wynika z tego, że dostajemy jakąś końcówkę 3 na 3 na jednym skrzydle i pionka więcej na drugim. Mhm. I potem może się okazać, że to wcale nie musi być wygrana. Dokładnie. Bo, bo może tak być, że te na skrzydle Hetmańskim wyczyszczą się wszystkie pionki. Poza jednym to będzie biały pionek, któryś tam. Zależy, I... który, bardzo często. Czy zostanie A, czy B? A, B, albo D. Wiadomo, że im bliżej tego skrzydła królewskiego, pionek, no to w sumie tym łatwiej się bronić, bo ciężej tą obronę rozciągnąć i tak dalej, i tak dalej. No sytuacja jest na pewno daleka od, od banalnej. Wydawało mi się, że, że tutaj z tej chmury będzie większy deszcz mhm. i no Radek w pewnym sensie szukał takiego spokojnego wygrywania. On nie szukał żadnych ofiar, żadnego tam G4, H6, no ale to jest zgodne z jego, stylem gry, ale zarazem no, nie wiadomo na ile, na ile szanse remisowe Pawła, tfu, Pawła, bo już widzę, że machasz nad pa tak, na partią Pawła. Macham. No to zo zobaczmy tam, a tutaj na pewno wrócimy. Ważne, żeby Radek za dużo czasu nie stracił, bo koło czterdziestki e może być e trzęsawka. Eee, zwróciłem Mateuszowi uwagę i, i teraz całej widowni zwróciłem uwagę na to, co dzieje się w meczu o trzecie miejsce. Pomachał na... swoją myszką. P przed oczami. E, dlatego, że Bartosz Soczko zdecydował się na poświęcenie figury. Typowa sytuacja, prawda? Kiedy wszystkie pionki są wyblokowane. Trzeba na to uważać, trzeba zwracać uwagę i szukać Różnego typu poświęceń dla siebie i dla przeciwnika. No i mamy łubudu na szachownicy, skoczek zbił na F4 i nawet z wymianą hetmanów Bartosz poszedł na tą sytuację. No tak, ale tu jest właśnie taki trochę rock roll, że te pionki się będą zaraz toczyły mhm. F4. No Nie zmienia to jak gdyby tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Koń D2. To jest figura, która stoi beznadziejnie i przez to tego typu rzeczy mogą tutaj mieć miejsce. Być może Paweł mógłby próbować tutaj jakieś kontry w postaci b4, koń b3, koń a5, no ale to jest wolne. wolne. Na to nie ma już czasu, więc wszystko wskazuje na to, że Bartosz taką, można powiedzieć, weterańską partię tutaj zwycięży, bez żadnych szans, sprowadzając przeciwnika do, do parteru. Tu jeszcze trzeba oczywiście to zrobić dokładnie. Bo, bo to nie jest takie proste. No, tak jak no, oddaliśmy figurę, ale, ale wiszą te pionki D4, G5. Jak wygramy dowolnego z tych pionków, no to materialna równowaga, a potem po prostu awans pionowy do przodu. Mhm. No awans pionowy do przodu, no do tyłu nie zrobimy awansu. No i jakoś tam będziemy po prostu wykorzystywać argumenty, które, które mamy. Czarne bez ryzyka, czarne z łatwą grą, czarne powinny tutaj wygrać i byłby to brązowy medal dla Bartosza Soczko. No, nic więcej dodać tak naprawdę do, do słów Mateusza, e, więc może odniosę się do, do dyskusji na czacie YouTubeowym. E, oczywiście Mateusz czyta, na pewno widział wasze propozycje e, zaproszenia na e, zimną zupę chmielową. E, no ale nie może wam odpowiedzieć, bo, bo małżonka słucha, więc napiszcie ja na. Poszła, na, na po, poszła po, 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 po dziecko <laughs> Napiszcie na priv do, e, do Mateusza, myślę, że się jakoś dogadacie. Kasper, dobrze dobierasz gości do transmisji. <noise> Tylko że tu ja jestem gościem akurat. <noise> Ale Tomasz, to, to to jak widać, za często nie przebywasz na kanale CS24. To może jeszcze się nie zapisałeś jako subskrybent naszego kanału na YouTube. Zachęcamy więc, żeby to zrobić. Widzę, że tutaj 17, piątunio, troszkę więcej osób się pojawia na transmisji. Nie dziwne, bo zbliża się nie do czas. Także zachęcam tych wszystkich, którzy się pojawili na YouTube. YouTube do łapkowania w górę. Na Twitchu trwa batalia o to, kto więcej podaruje subskrypcji komuś, kogo lubi, no to dawajcie sobie więcej. Teraz Reksio, który już się przywitał, jest na ruchu. Żadnej presji, jak to ktoś powiedział, ale jesteś na ruchu, Reksiu. No i na koniec nie zapominajmy też o tym, że z kodem, uwaga, uwaga, klekopolo do jutra, do 23.59 można Nabyć zniż, ze zniżką 40%. 40% w Polsce popularna liczba. Można nabyć członkostwo premium na platformie CZES24. Nawet dzisiaj z, tą, z tym członkostwem premium można rzucić wyzwanie, nie wiadomo czy przyjęte. Aniszowi Giriemu Graban Terblitza o godzinie 20, kiedy my być może będziemy świadkami, e, najprawdopodobniej będziemy świadkami dogrywki, e, być może o Mistrzostwo Polski e, mężczyzn. Natomiast z Aniszem zagrać to też jest jakaś tam e, myślę frajda, chociaż akurat nie dla mnie, bo cztery razy już mi sprał e, cztery litery w szachach klasycznych. E, no a już e, Reksio chyba nie mógł słuchać, jak, jak go tutaj podpuszczasz Mateuszu, bo odszczeknął się subskrypcją i zasponsorował Siwemu. No to pięknie tutaj się dzieje. Brawo dla Reksia, dzięki wielkie. Piękna Jak sprawa. Jak dalej pójdzie, to dom zbudujemy, Kasprze. <grym> może nieduży, może to będzie 20 metrów z dziurą w dachu, ale, e, ale widzisz, wszystko się kręci. No to pięknie. I teraz Siwy. No właśnie, siwy. Czy, czy zainwestujesz w subskrypcję, czy, czy może na przykład w książkę o końcówkach wieżowych? Tak, można też w to zainwestować. Najlepiej w jedno i drugie. A jeszcze pamiętajcie, że z Kodem przez, 24 można na szachowo.pl kupić sobie książkę 10% taniej. Też jest taka możliwość, ale myślę, ale że. Ależ to jest opcja. No właśnie, taka Prawie sytuacja. tyle co na szachownicach. To Zobaczmy może do, do jakiejś partii e, pań. Co tu się w ogóle porobiło? Widzę, Różne że Joanna Majdan rzeczy. wygrywa swoją partię, już tam jest rozjazd zupełny. No ale najciekawsze są te wydarzenia u Joli oraz u Klaudii. Klaudia chyba zgodnie z naszymi przewidywaniami, prawda? Wiesz, to włączyłem Asię i Julię na start. Dlaczego Asia wygrywa? No, chyba ten rajd piąkami, prawda? Tutaj zadecyduje i, i chyba mimo no. wszystko lepiej ustawione ciężkie figury. Zacznijmy e, prymitywnie, czyli mają pionka więcej czarne, a, a do tego właśnie. szybszy atak, mhm. e, bo e, tutaj widzimy, że e, ten atak na króla czarnego nie dochodzi do skutku. E, nie została w żaden sposób skruszona obrona czarnych, nawet ruch F5 nic nie daje, a, a czarne być może nawet zaraz mogą zagrać coś w stylu D2 i potem połączyć to z ruchem wieża c1 szach, wymienić wieżę, potem wieża c8 i, i, i będziemy po prostu dawać mata w najbliższych posunięciach. Zresztą z pionkiem na d2 tam motywów taktycznych będzie jakaś dzika ilość. Mhm. Tak, czyli tutaj sprawa wygląda na rozstrzygniętą. O której partii mówiłeś wcześniej? O partii Joanny z Klaudią, że Klaudia tutaj sobie dobrze radzi. Tak jak mówiliśmy, że, że tam był ten moment, kiedy cofnęła się Joanna figurami i to wszystko poszło w kierunku rozwijania inicjatywy ze strony Czarnych. A teraz już jest koniec nieoczekiwanie. Klaudia świetnie wyczuła inicjatywę. No to jest coś, z czym niektórzy się rodzą, a niektórzy nie. Wieża e4, można powiedzieć wykrzyknik, albo nawet dwa wykrzykniki. Oddanie pionka, ale po to, żeby goniec z d7 zdobył powietrze. Joanna wpadła w to jak śliwka w kompot, zbiła na e4. Otworzyła diagonalę dla Czarnego Gońca. I teraz jest już jeszcze, dama e3 zagrała, niby taki chytry ruch, ale niewiele zmienił, dama poszła na d6, dama zbiła na e4 i teraz Klaudia w ogóle zagrała ruch c5, taki no z rozmachem, ale bardzo ładny. Tutaj, Klaudii, na, należą się duże gratulacje za to posunięcie, bo e, można przeoczyć to posunięcie. No Klaudia, oczywiście, nie przeacza takich rzeczy. E, wieża na D1, niebroniona, słabość taktyczna, nie można zbić na C6. Zaraz idzie C4, zamknie tego gońca, potem B4. Asia na sekundach. Zwycięstwo, Klaudii, i tyle. I to będzie prawdopodobnie partia najszybciej zakończona z, z tych, które trwają. No, bo właśnie czas, prawda? Tutaj jo Joasia musi bardzo szybko te posunięcia wykonywać. Klaudia ma więcej czasu, ale ona raczej nie będzie tutaj tych minut jakoś mega wykorzystywać, tylko po prostu będzie grała to, co jej intuicja podpowie. Marsz piąkami na hetmańskim skrzydle prawdopodobnie powinien niedługo tą partię rozstrzygnąć. No i wtedy Klaudia postawi bardzo ważne pytanie liderce turnieju, Joli Zawackiej. Jola, no czy wygrasz i wtedy zostajesz mistrzynią Polski? Czy może Jolu zremisujesz i wtedy spotkamy się w dogrywce? Co na to Jola? Jola ma tutaj troszkę lepszą, troszkę lepszą może nie troszkę lepszą, no taką dziwaczną końcówkę, w której być może będziemy obserwować długą batalię. Więc nie ma co chyba tego specjalnie analizować w tym momencie. Zobaczymy tak naprawdę, jak to stanie po kontroli. Bo do tej kontroli myślę, że tutaj się jeszcze dużo ciekawych rzeczy wydarzy. Zobaczmy doradka, bo tak jak tutaj zachęcają nas komentarze, kibice. Tylko, tylko zwróciłbym uwagę, tutaj ludzie widzieli wieża D5. Nie panikujcie. Typowy błąd szachownicy: oczywiście, wieża zbiła na E5. Tutaj absolutnie takiej podstawki nie było. Tak, ta partia może w ogóle trwać gigantycznie długo, bo mhm. Jola być może będzie próbowała, chyba, że uzna, że remis i gramy do grywki, to też nie jest głupia decyzja, ale zobaczymy, czy Jola będzie kalkulowała, czy będzie próbowała. No właśnie. No to właśnie. już zaraz tutaj wrócimy, ale to wydarzeń jest dużo. Tak Uratka się wy... zagrał skoczek G4 chyba w tamtym momencie. Tak, o którym jest. mówiliśmy, jest goniec d6, wymiana na e8 i skoczek poszedł na e3. Mhm. No i tu jest właśnie taka ciekawa sytuacja, no bo co chcą czarne? Czarne chciałyby oddać gońca z e8 za skoczka z e3. Jeżeli udałoby im się to, no to na tych różnopolowych gońcach wygrana mogłaby być mocno problematyczna. Gdyby białe mogły wymieniłyby gońca z H3 na gońca Z8. gdyby mhm. wymienić tego gońca za, za drugiego gońca, no to wtedy e, byłoby raczej komfortowo, bo ten goniec teraz na H3 jest tak naprawdę najsłabszą figurą białych. E, on e, nie ma kompletnie żadnych perspektyw, i paradoksem jest, że niekiedy wolelibyśmy nawet zlikwidować pionka na d5, bo wtedy goniec na przykład na c4 mógłby fajnie oddziaływać po diagonali a2, g8. Teraz goniec b5, zaproszenie do zbicia pionka z skoczkiem. No nie sądzę, żeby to nastąpiło. No wszystko podpowiada, że Radek raczej zagra goniec f1, by no. Nie, nie, nie ma takiego, takiej opcji, że Radek zbije to skoczkiem, no bo po prostu to ogromnie zwiększa szanse na remis. Może po prostu jest praktycznie remis po tym. Więc, więc goniec F1 jest, jest ruchem. Innym ruchem, który też może nastąpić, ale chyba nie nastąpi, bo to nie w stylu Radka. Skoczek F5 i jakoś tam próbować, może D6 przesunąć i to skomplikować, no niby pod ale niedoczes... co innego, tak naprawdę niż skoczek f5, a ten niedoczas już, już nie jest taki nie, 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 duży no, nie, goniec są f1, f1, a, f1 jest goniec... normalnym ruchem goniec f1, okej okay. tak, mm -hmm. tak, tak, tak. więc albo to, albo to, no skoczek f5 yy, skoczek f5 jest ciekawy, może to jest nawet lepsze, tyle tylko, że no tak, no bo goniec f8 jeżeli zagramy d6 to chyba jest super no bo mata nie dostaniemy na g2, on nam nigdy nie grozi a Pionek jest na D6 bardzo taki, yy, taki, taki, kozak, no. Mhm. Kozak jak, jak kozak gra, mniej więcej. Andrzej Kozak-Mandaryn, znana postać medialna, tyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna, była taka piosenka. Piła tango, strachy na lachy. Tak. Nie znasz? Znam oczywiście. No, no to co się nie włączasz? Eee, no bo, widzisz... Niech, A, klikasz niech... tam na czasie pewnie. A <laughs> Też, też się zdarza, oczywiście, że tak. Eee, Go nie zawiedem poszło w takim razie. Widzowie znają, widzowie czujni, co? Dokładnie, w Pile było jak w Chile. Każdy miał czerwone wino. Ryło chyba. Ryło? A, tak widzisz, to muszę tutaj. chyba uważniej słuchać. Tak mi się wydaje, tak że tak było, ale... Słuchać. Czerwone ryło, może i w ten sposób. Widzicie? Za dużo innych rzeczy się chyba Kacper nasłuchał i tam stracha na lacha nie rozpoznał. Ryło, okej. Okay. No dobra. <laughs> Goniec F1, tak jak się spodziewałem, czy spodziewaliśmy, Goniec F1 jest po to, żeby wymienić gońce. I teraz, jeżeli A3, to chyba Goniec C4 możemy zbić. A3 czarnymi. Mhm. Goniec C4, wisi goniec i tutaj bijemy skoczkiem, wisi goniec. Nie ma chyba ruchu Hetman D5, bo no, można nawet zbić na D6, i potem jest jeszcze motyw mata na, na ósemce, bo Hetman z C2 kontroluje pole. H7. Także, no, Goniec F1, no, ta pozycja musi być bardzo bliska wygranej, ale dla mnie zaskakujące jest to, że komputer jej tak jeszcze wcale nie ocenia super krytycznie, tylko krytycznie. Myślałem, że to jest bardziej wygrana według komputera, a on właśnie nie. I to jest też ten urok silikonowych przyjaciół, że i w ogóle. Silikonowych, jest... krzemowych Mateuszu. Krzemowych. No Silikonowych przyjaciół to nie wiem, może masz. Może przyjaciółki silikonowe, ale to eee, jest krzemowy kurczę. przyjaciel. Zaraz się rozmarzymy. E, natomiast e, Silicon Valley, dlatego mi się skojarzyło, no ale dobra. E, dobra, e, co chciałem powiedzieć, to to, że ale to, czego nas komputery trochę nauczyły, no to to, że każdą pozycję da się bronić. E, taką nawet słabą I, ale A3 zagrał Wojtek, czyli broni się e, chyba niedobrze, bo teraz mhm. po końcu C4 ja nie widzę tutaj dobrego ruchu dla czarnych. E, bo jeżeli się od, odchodzisz gońcem i ja po prostu gram B3, no to chyba e, nawet BA może można zagrać. Trochę. Gotowy przyjaciel. Różnych Was przyjaciół wiesz? Jeszcze moglibyśmy zapytać tylko um, o inne atrybuty tego twojego silikonowego przyjaciela, ale ile ma RAMu, tak? Na jaką głębokość potrafi przeanalizować pozycję? E, oczywiście to tutaj jest na myśli. No właśnie, kto, kto komu na czacie zasponsoruje silikonowego przyjaciela. A na przykład na 324, 24 jeśli kupicie konto premium, czy to z kątem Kleko Polo, czy bez kodu, lepiej z kodem, bo wtedy taniej, to wtedy silikonowy przyjaciel będzie głębiej analizował pozycję. Grzemowy przyjaciel, oczywiście, tak. E, większą głębię będzie mógł osiągnąć. No tak, to już jest z silikonowymi przyjaciółmi. Dobra, Matuszu. bo tu, tu chyba wiesz, słyszałem, że ludzie przychodzą na naszą relację dla wartości merytorycznych. Tak się spotkałem z taką kontrowersyjną opinią. Ja, ja myślałem, że wizualnych, dlatego dbasz o Nie, to brodę. U jak Barbera. Maciek przyjdzie wieczorem, to wtedy. Nie, no wieczorem to przed mym domem się spotykamy, to już wiadomo. Tak, wyjaśniło się wątpliwość. Też tak miałem na końcu języka, ale dobrze, że czat potwierdził, że po angielsku silikon to po polsku krzem. Dlatego właśnie. O, to... No to, to czego się człowiek e, nie, e, nie nauczy? Ja przychodzę wysłuchiwać seksistowskich tekstów Mateusza. Ja żadnego seksistowskiego tekstu nie dałem. Co za skandal. W ciągu ostatnich kilku minut, może nie. Naprawdę, um. naprawdę. Ale nadal sto, 113 czy, czy więcej jest tych klawiszy? F5 to o 149, ale nadal do 200 nie, do, nie dobiliśmy. Także jeszcze parę rymów damy piosenkarskich, muzycznych i, i, i na, na bank będzie dobrze. Taka sytuacja. Mm. Silikony to polimery krzemoorganiczne, więc Matiber powinien dostać dyplom chemii jak GM Leniard. Dyplom chemii wow. to, to WGM Bartel już chyba ma, co? Ja nie, ja... Smarka. Pytałem o WGM, ale jeśli tak się czujesz... A, no, ja, momentami, mój pierwiastek kobiecy jest silny jak gram w szachy. Siwy, komu ma dać tego suba? No kto tutaj najbardziej twoją sympatię na Twitchowym czacie wzbudza, możesz też losowo dać. Jest też taka opcja i wtedy system przyzna wśród osób, które oglądają. Niekoniecznie możesz dać jakieś się na Dziewczynie, ale dziewczyny są strasznie ukryte, bo nawet niki mają takie nie dziewczęńskie, nie wiem dlaczego. A może przez moje seksistowskie komentarze nie ma tutaj dziewczyn. A może właśnie dlatego są. Dobrze, Mateusz, po kolei, co mamy na szachownicach? Radek powiększył przewagę, tak to wygląda. I no, będzie je, tutaj je, jeszcze. Jego sprzęt dobrze dzisiaj działa i faktycznie tutaj będzie. będzie coraz, chyba... coraz więcej ma, tak. F Dokładnie. Figur, coraz więcej ma figur, Bierek, a właściwie. Pławi to, się w obfitość. To raczej Wojtek ma coraz mniej, tak. Dokładnie. Z zimna mu się. No Pozycja pogarsza. Okej, okay, tutaj no myślę, że Radek to dowiezie, ale teraz też jest taka dodatkowa batalia, o tyle, że no oni będą grali dogrywkę między sobą, więc tak. przeciąganie partii jakoś tam może mieć sens. Może nie musi, no bo pytanie, kto jest bardziej kondycyjnie przygotowany. Wydaje mi się, że kondycja nie jest po stronie Wojtka. Ale z drugiej strony dogrywkę z Pawłem Tetzlafem wygrał, więc no… Cóż, z kolei Radek w tych dogrywkach 4-0 póki co, on się dobrze czuje w tych rapidach na tych mistrzostwach. A może dojść do takiej sytuacji, że Radek nie będzie grał killera, bo będzie chciał dłużej męczyć I... przeciwnika, żeby to Wojtek się właśnie tutaj ze wszystkich sił… Zmusi go do poddania. <noise> po kontroli pójdzie kawka, ciasteczko, toaleta, spacerek, nie? No właśnie. I przegra na czas. Nie, no tutaj zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie na no pozycja białych jest ultra dobra. Choć nie ukrywajmy, zawodnicy na poziomie nawet 2400 mogliby mieć jeszcze problemy z tym, żeby to zamknąć. W sensie mogłoby się wydarzyć, że tu jakaś jedna, druga, trzecia niedokładność i to się jeszcze by wymknęło. więc. No zresztą ja nie, nie, nie takie pozycje wypuszczałem w swojej karierze, więc nie tylko zawodnicy 2 mogliby mieć tutaj e, problemy, e, ale Radek to jest taki gracz, który, który technikę ma bardzo dobrą, więc stawiam na to, że, że tu nie powinno być jakichś większych przygód. Tak, I znowu jest. się zawiesiłeś. E, wiesz co, bo pobieram filmik od Szachusia. Hmm. Który, który będę widowni puszczał w przerwie, ale trik, miałem taki sprytny trik, który, no nie zawsze ta technologia zadziała, tak jak sobie człowiek by zaplanował, więc muszę to zrobić inaczej. <laughs> więc będzie mały spoiler, Szachuś się na chwilkę z wami przywita, tak? Chyba, że zdążę go w porę zapauzować. Dzień dobry, dzień dobry. No, przywitał się. Dzień dobry, dzień dobry Szachusiu, ale to dopiero, to dopiero w przerwie będziesz opowiadał o partii. Klaudia, Klaudia wygrała, donosi kozak, który gra i to oznacza ni mniej, ni więcej, że ona już czeka, ona już czeka na wyniki Joli, jeżeli Jola zremisuje to o 20, chyba o 20 będziemy świadkami dogrywki, to byłoby swoją drogą no, takie wyjątkowe zakończenie mistrzostw, gdybyśmy oglądali dogrywki i u kobiet i u mężczyzn o miejsce numer jeden. Piękna sprawa by to była. To by były emocje, to byśmy musieli jakoś tutaj, jednak, no nie wiem, specjalnie przygotować się pójść do sklepu muzycznego przed y, 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 prowadzeniem komenta komentarza. To już wiesz, byłoby święta dawno za nami, a okazałoby się, że dzisiaj jest Wielki Piątek, tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie tak, więc. To może być naprawdę wyjątkowy dzień. Jeżeli nie macie jeszcze planów na wieczór, to powoli zachęcam do tego, żeby już sobie tą 20 bukować. Tak. Oczywiście z nami. No i przypominamy o tym, że tu trwa zabawa cały czas na przerzucanie się subskrypcjami. Teraz jest piłeczka po stronie Tebaribe, który lub która nie przepada za moimi komentarzami, albo przepada, bo, bo w sumie nie, nie, nie wiem, czy to jest. A ja to chyba jest, nie wiem tak, do, doszukałem się w tym niku mistrza międzynarodowego Radosława Barskiego, bo tutaj mamy człon Bari. To może jest Radek we własnej osobie. Niewykluczone. Ależ ty analizujesz te. Wszystko, te... wszędzie dostrzega. Szkoda, że na szachownicy nie widzę tych rzeczy. To jest zastanawiające i, e, i ciekawe. E, no, Radek tutaj ma ten komfort. Znaczy, nie wiem, na której partii teraz się znajdujemy, prawdę mówiąc. E, przełączyłem na moment na Antolak Majdan, żeby tutaj zaznaczyć i zwrócić uwagę. No tak, uwagę, a to, to Że, widzimy, że pionek, pionek D2 rozstrzygnął, tak jak mówiliśmy. No to rzućmy jeszcze okiem na inne partie. Widzę, że Karina faktycznie pokonała Monikę Soćko. Nie, nie pokonała. Grają, grają jeszcze, ale jest na dobrej drodze, Karina. Ale dlaczego? Aha, bo ma po prostu jakość i piątka przewagi, czyli wieże i piątka za, za gońca. No, to jest pozamiatane faktycznie. Karina w związku z tym. No wiesz, to pozamiatane, już nie tak pozamiatane były pozycje. To oznacza. Aha, nie, to wtedy by Karina dzieliła trzecie miejsce z Joanną, ale hmm. chyba byłaby wyżej. Tak mi się wydaje. Chociaż Możemy zerknąć, jak to wyglądało przed tą rundą. Przed tą rundą e, tak, Karina była wyżej, i to jeszcze rozdzielała je Monika Soćko, czyli ta przewaga w wartościowości była mm, znacząca. Morawiecki, Kiecki nie ma dzisiaj Janka. Dzisiaj Janka nie będzie, bo odpowiadam na takie pytanie. Co do tabeli, no to właśnie widzimy, że jeżeli. Jola, tfu, przepraszam, Klaudia już wygrała, ma 6 punktów. Karina wygrywa z Moniką, będzie miała 5,5, Joanna już wygrała, też będzie miała 5,5. No Karina, jeżeli mówimy o bergerze, na pewno bergera ma lepszego od Joanny, no bo przegrała z Alicją Śliwicką przy innych wynikach stosunkowo podobnych, to, to na pewno for foruje Karinę, a w przypadku, jeżeli brane są pod uwagę wyniki e, rezultatywne, a bezpośredni wynik, no to też Karina jest wyżej, tak? Bo wygrała z Joanną, więc chyba, jeżeli Karina wygrywa, kończy na najniższym stopniu podium, wyprzedzając, wyprzedzając właśnie Joannę. No ale to już są dalsze rozstrzygnięcia, nas tutaj najbardziej będzie ciekawiło to, jak, jak sprawa z tym najwyższym, najszlachetniejszym kruszcem się rozstrzygnie. Czyli Jola, tak? Zobaczymy, zobaczmy. No tak, popatrzmy na Jolę. No tutaj wygrać się tego nie da, a teraz hu hu hu, 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 hu. co tu się wydarzyło? Kłopoty najmana troszeczkę, bo Iweta złapała aktywność. I to taką ogromną aktywność. Król na E5 to jest w tym momencie najlepsza figura na szachownicy, prawdopodobnie. No tak, no to jest właśnie to, kiedy, kiedy próbujesz na siłę grać, bo Jola mogła zbić goniec C6, po prostu wymienić gońce, no i to byłoby racjonalne zachowanie, bo wtedy te słabe pionki czarnych no nie, nie pozwalają im grać mhm. na wygraną, natomiast tutaj król na E5 no wyjąt został zmuszony, żeby tam pójść tak naprawdę, no ale tam się czuje wyjątkowo dobrze i no to może być po prostu przegrana pozycja, bo grozi goniec, bije E4, wieża F4 e i wtedy tracimy pionki, a jeżeli bijemy na D5, co chyba na musi nastąpić w ogóle, E-D5, no to, to nie mamy wątpliwości, kto stoi lepiej w tej wieżówce? Ona może być też bardzo łatwo przegrana. Więc, no Jola, tutaj, no cóż, no przykro to wygląda. Myślę, że no wieżówki rządzą się swoimi prawami, ale tutaj remisowe szanse, myślę, że spore jeszcze, tak naprawdę. Przez ruch H4 w odpowiednim momencie mogłoby to zadziałać. Teraz... Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc no. wydaje mi się, że im, im dłużej na to patrzę, to tym bardziej przegrana mi się to wydaje. Są... Bo mhm. są tylko argumenty. Wyżej wszystko stoi. Król lepszy, pion na F3 odstały. Pion B2 słaby. Wszystkie argumenty tak naprawdę są w tym momencie w rękach czarnych. A Jola no, zrobiła serię jakichś tam tak naprawdę fatalnych ruchów, bo przecież gdzieś tak koło. 28. ruchu jak czy 29 jak Iweta zagrała ruch c5 no to tam naprawdę można było to bardzo łatwo Uspokoić i trzeba było uspokajać, no bo e, e, wcześniej jakoś tak zlekceważyłem tę pozycję, ale popatrzmy: no, w przypadku gdyby wieża nie stała na H5, tylko na D1, E1, no to byśmy mówili, może białe troszkę lepsze czy coś, ale ta wieża stoi bardzo źle i tu już trzeba szukać e, jakichś uproszczeń. No, można było zremisować na przykład grając G5, no ale tak jak Jola grała, też e, niby nic się nie dzieje e, do pewnego momentu, ale. Czarne cały czas coś zyskują. Nagle za chwilkę zagrały A4, że ten pionek B2 się robi słabością. Nagle. Pojawiają się malutkie takie plusiki w pozycji czarnych. No i kiedy można było tutaj właśnie wymienić gońce, Jola tego jakoś nie zrozumiała. Chociaż może to już był ten moment, kiedy nawet wymiana gońców jeszcze nie jest taka oczywista i, i, i pewnie dlatego się na to nie zdecydowała. Natomiast to, co jest teraz, no to mhm. em, no bardzo, bardzo ciężko tutaj będzie Joli się obronić, bo być może jedyne ruchy do obrony będą właśnie prowadziły przez oddawanie pionków. No, no ale to, to kobiety... zazwyczaj tak jest w wieżówce, że warto oddać pionka, żeby złapać aktywność. Ale kobiety nie lubią się dzielić pionkami. Ja myślę, że tu H4 jest ruchem już teraz. No tak, ale H4 to jest chyba wieża B3, grozi D4 i, i jest no nieciekawie. Hmm, czy D4 jest taką dużą groźbą? Chyba nie jest. Zbiłbym, zbił wieża H2. Na no, D4. D4. D4, król D3. Król F4. Na F4. I to może być decydujące. Okay. No tak, no tutaj ta mhm. sam wspominałeś o tym, że aktywność Dokładnie. króla jest tutaj gigantyczna. No i tak właśnie jest. Ona jest bardzo niebezpieczna. E, także e, no nie wygląda to dobrze. E, I e, o, cóż powiedzieć, no szkoda, szkoda dla Joli, bo. Bo fajnie grała kilka pojedynków, kilka ważnych momentów, a tutaj troszkę na własne życzenie jest w stanie no, zaprzepaścić szansę, a my nie zobaczymy przez to dogrywki u Szkoda by było, ale nie jest na straconej pozycji jeszcze tutaj. Ja wierzę, że tą końcówkę można. Wiesz, tu najlepszy ruch, być może, który faktycznie może dawać szansę, ale, ale może już jest za późno, to może być F4. Bicie, bicie król F3, i wtedy próbujemy odbić pionka F4, a jak się nie udaje, no to przynajmniej jakiegoś pionka G zaraz uruchomimy. I to może jakoś tam iść w dobrym kierunku. Wcale, mm. wcale nie musi to ratować dnia, Natomiast, natomiast może to, może to działać, mhm. bo tu łapiemy to, czego nie mamy, czyli aktywność, czyli pozbywamy się pionka F, po to, żeby po pierwsze mieć opcję szacha, po drugie H4G5, potem ewentualnie. No i tu na przykład jakiś taki wariant może iść D4, bicie, bicie, wieża E2, szach. Król D5, Król F4, D3, wieża D2 No i pytanie, czy, czy to się da obronić, Król D4 no może, może się nie da, może się nie może da się nie dać, tak. Bez tych e... pionków chyba łatwo by się broniło, no nie? Bo byśmy się odpalili. Ale tutaj jak król zostanie, to później jeszcze pionka z B2 skonsumuje. Trudno może, powiedzieć. Może też nie być to do obrony, faktycznie. No, ale, ale czegoś trzeba szukać na pewno. Aha, chyba, że tam jakoś sprytniej można to zagrać, ale no faktycznie nie, nie, nie wygląda to jakoś specjalnie kolorowo zgadzam się. Nie wygląda to kolorowo. Także, no jeżeli tutaj coś stawiać, to niestety chyba Jolanta będzie musiała pożegnać się. Nawet z remisem. No i. I ciekaw jestem, no tego niestety nie wiemy, czy koło 30 ruchu Jola zaproponowała remis, bo bo mogła to zrobić, ale Iweta też mogła odrzucić. No, tak, to, to, tak mogło być. Mhm. Bo, bo, bo przed, przed 30 przypominam, nie można proponować remisów, ale może potem nastąpiła Ta propozycja. propozycja. Tak. Blisko rozstrzygnięcia wygląda na to, że jest partia Pawła i Bartosza. Eee, tak mi się wydawało, ale tutaj. No ciężko mi się nie, nie zweryfikować opinii na podstawie tego, co mi silikonowy przyjaciel podpowiada. Paweł tu się wydarzyło. Oddał. Paweł oddał wieżę. Jak on to zrobił? Nie wierzę, że Paweł oddał wieżę. Najpierw oddał jakość, a później oddał jeszcze figurę, żeby też uruchomić się pionkami, Nieźle. Fajne, fajne, że nagle obie strony oddały ciężkie figury za pionki, nie? I, I też się tak troszkę e, zakotłowało. Mhm. Hmm, taka dzika pozycja, biorąc pod uwagę fakt, że białe mają minutę, czarne mają cztery. Tutaj e, bardzo, bardzo to jest wszystko skomplikowane. E, tu może jeszcze wszystko się wydarzyć, tak naprawdę, bo chyba Bartosz niepotrzebnie do tego e, dopuścił. E, miał e, właśnie na, na, na pewno, bo przecież on mógł po ruchu skoczek A5, czy tam nie, w 29. ruchu mógł zagrać koniec E8 i, i nie dać tego. Mhm. I, i, I pozycja jest łatwo wygrana. Tak. No bo nie ma tej kontry, idziemy wszystkimi pionkami powolutku i potem możemy wieża F6, goniec D7, czy goniec D7 po prostu. Przyznam się szczerze, szokująca decyzja. Bartosz chyba wyznaje swoją zasadę nigdy ruchów do tyłu, no ale tutaj to była po prostu zapobieżenie wszelkim aktywnym możliwościom przeciwnika, tak naprawdę. No bo można nadal skoczek c6, goniec c6, goniec b5 zbić, no ale to, to jest chyba słabsza wersja tego wszystkiego, bo, bo te goniec raczej, goniec b5, żeby tego gońca wyeliminować, bicie, bicie, no i chyba po prostu idziemy f4, te nasze pionki będą tutaj bardzo szybsze. szybkie mhm. niż, niż tak naprawdę jeden w tej chwili pionek białych. Chociaż tutaj może nawet wieża b8 wyjaśniałaby temat. A, no jasne, i bijemy wszystkie pionki praktycznie. No tak. A tak jak zagrał Bartosz, no to się to z, skomplikowało, i ta pozycja na końcu, zwłaszcza mając dwie minuty na zegarze, jest bardzo niejasna. Tutaj No Bartosz ma szansę zrobić dobry ruch o tyle, że czarne grożą teraz, białe grożą teraz chyba ruchem, chociaż nie zagrały, bo mogły konie w 4 wcześniej zagrać. Mhm. I to jest ciekawe, bo nie można było odbić z uwagi na C7 i już nie wygrywamy. Tak, nawet koniec na G4 nawet nie łapie, bo tutaj każdy pioneczek ma znaczenie. E, więc no ciekawe, ciekawe jak Bartosz zareaguje. Sytuacja się bardzo teraz zmieniła i niewykluczone, że Bartosz to jeszcze przegra. Dlatego, mhm. bo, bo chodzi też o ten trend. Dokładnie. Wpadło, wpadło, jakby nie wpadło, tylko po prostu z wygranej, i Bartosz o tym wie, że to musiała być albo wygrana, albo bardzo bliska. Nagle zrobiła się pozycja w ogóle na trzy wyniki. Totalnie mm -hmm. na trzy wyniki. I psychologicznie jest to bardzo ciężkie do tego, żeby, tak. żeby grać. No, chyba, że Bartosz zbije na C6 czy coś takiego, no i wtedy, i wtedy będzie liczył na te swoje piony. Ale no na razie nie musi jeszcze bić, bo. Na razie chyba... nie może raczej. Raczej bić, bo za mało. Może tego. i nie może, no ale, ale pionka, 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 pewnie przesunie tak któregoś. E3, mm. F3, nie wiadomo. No to jest najciekawsza pozycja. no to tak wygląda, że tutaj do kontroli jeszcze 5 posunięć, na zegarze mało czasu i będzie, będzie się działo. W którą stronę to się odwróci, nie sposób przewidzieć tak naprawdę. Może szybciutki rzut oka na partię o złoto. Tutaj, no Wojtek w odwrocie. No, ale Jola, tak... przepraszam, Jola już przegrywa na pewno, tam jest mhm. przed 40 ruchem, ale już jest ocena A3. minus 6, dlatego, bo po BA3 następuje D4 i traci wszystkie po kolei pionki, także przykry koniec dla Joli. No i cóż, powolutku chyba możemy to ogłaszać, że mistrzynią Polski na rok 2021, pierwszy raz w karierze, jeśli się nie mylę zostanie pierwszy Klaudia raz, Kulon. Pierwszy raz. W zeszłym roku była bardzo blisko. Cały turniej prowadziła, no ale niestety seria dwóch porażek przekreśliła jej marzenia o złotym medalu. Smutny to był turniej, zwłaszcza jak tam też inne okoliczności i, i te porażki Klaudii wzięłyby się pod uwagę, ale w tym roku odbija się. Wspaniały finish. wygrana w ostatniej partii. No, i jeszcze możemy się wstrzymać do, do zakończenia tego, co, co u Joli się dzieje, ale wszystko na to wskazuje, że Klaudia po raz pierwszy stanie na najwyższym stopniu. Dokładnie, podium. I, i tutaj też czarna Klaudia, bo mhm. z ostatnich e, partii z ostatnich pięciu partii wygrała trzykrotnie, za każdym razem grając czarnymi, czarnymi z Iwetą Rajlich, czarnymi z Jolantą Zawadzką i dzisiaj z Joanną Dworakowską, czyli magia czarnego koloru i w pewnym sensie magia czarnego koloru w całej rundzie, bo wszystko wskazuje na to, że dzisiaj czarne uzyskają pięć wygranych pojedynków, bo już mamy trzy wygrane czarnych, a i Karina Cywka i Weterajlich mają kompletnie wygrane pozycje, czyli czarne są polskie szachy. Kobiece. 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 Tak jest. A no. tymczasem Bartosz przesunął pionka Dokładnie. F3, nastąpiło król F2 i właśnie dlatego nie wiem, czy F3 było takie dobre, bo po królu F2 nie wiadomo co robić. Mimo wszystko tak jak gdyby instynkt podpowiadał ruch typu E3, żeby te pionki było trudniej blokować, a teraz po F3 król F2 silny ruch, no i pytanie co dalej, bo, bo teraz już ta praktyczna strona zaczyna przemawiać za Pawłem. No tutaj bardzo ważne jest to, co wydarzy się przez te cztery najbliższe posunięcia. Bartosz ma Chyba 20, E3, może sekund. E3 planuje. No E3, A6 zagrał. Czyli chce odciągnąć tego gońca albo od obrony pionka C6, albo od kontroli nad polem F1. A popatrz, bo jemu chodzi o to, że jak goniec A6 to wtedy może albo wieża d5 albo goniec c6, jeszcze nie wiem, bo można i to i to spróbować. Wieża d5, sprawdźmy i jaka tu jest puenta? Może no, jakieś tam przepychanki e3, ale to może za mało, tak? No bo pole f1 jest chronione przez gońca. A no nawet tak można, nie no, to, to bez sensu, mhm. e, to bez sensu. To może jakiś ruch typu goniec c6, nie no, a to właściwie nie wiem co on chce zagrać. Goniec c6... A mo może od e3 zaczynamy Patrz. Czyli tu E3, jak król E3 to przepychamy Pionka. No ale to ja chętnie się oddam jeszcze tutaj też. I mam dużo. Konie 7 zagrał Paweł Teslaw. Ja nie. Tutaj może nie, nie komentujmy tego, tylko patrzmy, bo, bo tu się naprawdę dzieje. Co to się w ogóle. Król F7 trzeba pewnie zagrać. Czemu nie H8? No bo tam na H8 Z, to zawsze będzie za jakiś daleko. mat. No, będzie mat. Ok, czyli F7 król. E... Konie 5. Poszło król, ok. i konie w 5 też, z pytaniem o wieże. Tak, i tutaj, o jejku, i tutaj po konie w 5, yy, co Bartosz musi zagrać? Musi zagrać w ogóle e3, jedyny ruch, wszystkie inne ruchy przegrywają. Ale to jest ja... niezwykle trudny ruch do wykonania. I tak, i nie, no chodzi o to, że jeżeli zagrasz gdziekolwiek nie wieżą, to dostajesz koniec yy, c4 szach, mhm. yy, więc yy, metodą eliminacji jesteś niemalże zmuszony, a puenta tego jest taka, że jeżeli król bije e3, możesz ab, koń d6, król odchodzi i od razu przepychasz pionka chyba do przodu. Chyba o to chodzi. Ale, ale to jest wszystko właśnie takie bardzo skomplikowane... A nie, czekaj, czekaj, czekaj. Coś innego, coś głupiego chyba mówię. A nie, bo król e3 to wieża e6 szach i bijemy gońca, więc musisz zbić król f3. O właśnie. Mhm. Król f3 i teraz no, ten pionek raczej nie ucieknie, on jest taki mniej niebezpieczny niż pionek f. Nie ma wsparcia od wieży. Tak, też ale teraz, teraz bijesz na b5 i jeżeli e, koń d6 to król z szachem, e, okay. król, e6, król e6 chyba gramy. Żeby na e. f5 też brać, tak? I tam jakaś dziwna końcówka, że ja biję pionka, ty bijesz skoczka i, i może to jest remis na przykład. No bo tak jak zagrasz to y, tak, i tu hmm. D5 może, D5 zamiast tego ruchu i być może to jest jakiś dziwny remis. Ale tu jeszcze też kupa gry jest w, w partii, praktyczne szanse dla, dla obu. Na sekundzie Paweł Teslaw wykonał ruch król bf3, czyli ale ten dobry Ale na sekundzie, bo już sobie hmm. wpisujesz punkcik, że nie zdążył, a no zdąży. wiesz, swoją drogą, ale też ciężko utrzymać koncentrację. Nawet Bartosz w tej swojej charakterystycznej pozycji z wyprostowanymi plecami, no nie wierzę, że nie zerka kątem oka na ten zegar, jak tam te sekundy upływają do samego końca. No ale jest 40 posunięcie, no i tutaj już kłopotów czasowych nie będzie. 30 minut na zegarze Pawła, ostatni ruch Bartosza do wykonania, no król E6 powinien to chyba być. Ciężko cokolwiek innego tutaj zagrać, nic innego nie wchodzi w grę, mamy na szachownicy. No i to będzie ta końcówka. To będzie końcówka. Kibice pytają, co u Radka i Wojtka. Tam jeszcze partia, przynajmniej przed chwilą, się toczyła, ale my na nią nie zerkaliśmy, bo tam wygrana Radka nie jest zagrożona. Ona na pewno nastąpi. Tam osiągnięta została kontrola i przewaga jest gigantyczna, więc nie zajmowaliśmy się tą partią. Przypominamy, że jeżeli tutaj zakończy się to triumfem Białych, to będziemy oglądać o 20:00 dogrywkę. Tej dogrywki nie będzie u kobiet, bo Jolanta Zawadzka niestety wywróciła się troszkę na prostej drodze do, do grywki. No i będziemy mieli rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie będziemy mieli takie. Klaudia Kulon 6 z 9. Pierwsze miejsce. Drugie Czwarte, będzie dzielone Cywka, Zawadzka, Majdan. Być może nawet druga będzie Karina. Trzeba będzie sprawdzić te wartościowości pomocnicze. Jeżeli decyduje wynik bezpośredni, to już nie pamiętam. To, to jakaś mała tabelka, pewnie będzie. Nie, 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 nie umiem odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Natomiast no, dla Joli to i tak będzie bardzo gorzka sytuacja, bo wszystko było w jej rękach, grała białymi, wystarczył remis do dogrywki, wygrana do złotego medalu, a tymczasem porażka trochę na własne życzenie z koleżanką klubową. Tutaj wiele osób by może podejrzewało teorie spiskowe, no ale niestety w Polonii, Wrocław, nie znamy tego określenia teorii spiskowych, i Weta zagrała na pełnej, że tak powiem, petardzie, no i wygrała. No bo, to, bo tego już się nie wygrać nie da. No, a jeszcze nie ma tak zakończonego oficjalnie tego pojedynku. Jeszcze, jeszcze grają, ale faktycznie ruch d4 e, stoi na szachownicy. No tak, tutaj będzie młynek, będzie grzybobranie i wszystko. No tak, tutaj, e, tak naprawdę czarne są w stanie chyba wygrać wszystkie pionki, jak zosta zachowane zostaną w wieże. No ale to właśnie e, jest ta magia aktywnego króla w końcówce. Jak mamy takiego aktywnego króla? No to on, on przesądza o wyniku, i, i, i tyle. No. Tak jest. E, rundy dotrwały do kontroli. Zobaczmy szybciutko aktualne sytuacje. E, u Joli prawdopodobnie przegrana, wszystko na to wskazuje. I to jest ostatnia partia trwająca w turnieju pań. E, czarny dzień. Wszystkie rundy, wszystkie partie wygrane przez zawodniczki grające kolorem czarnym. No a u panów dwie partie, i obie jeszcze trwają w pojedynku o złoto. Radek jest bardzo blisko doprowadzenia do dogrywki. Do no to już jest kwestia tylko moim zdaniem przeliczenia e, wariantów i, e, i tyle. I Radek to zrobi spokojnie po 40 ruchu, usiądzie i, e, i znajdzie. No a ta druga partia będzie, będzie ciekawa, ona może trwać długo. E, no i wcześniej wydawało się, że Bartosz łatwo wygra, i, e, no i tyle, i po prostu zdobędzie brązowy medal. No to teraz widzimy, że e, tak naprawdę. No o, o ile tak, no, nie, nie oszukujmy się, wygrać tutaj mogą tylko i wyłącznie czarne w tej końcówce, bo, bo białe nie ryzykują wygraną, te pionki nie idą, no to zarazem są gigantyczne szanse na to, że to się skończy wieża, goniec na wieżę. A wtedy Bartosz będzie testował młodego gracza. Bartosz kiedyś wygrał na Pucharze Rosji w partii, którą musiał wygrać, bo to, 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 to była partia... No rewanżowa. Przegrał pierwszą partię Czarnymi z Sergiejem Grigoriancem i grał rewanżową partię. Wieża goniec na wieże. Musiał wygrać, żeby przebrnąć przez tą pierwszą rundę. No i wygrał. Chodził, chodził. Przeciwnik niby wiedział jak się bronić, ale Bartosz wypróbował jakiejś tam drugiej metody. W końcu przeciwnik się wyłożył i Bartosz przeszedł pierwszą rundę, przeszedł drugą, trzecią i wygrał Puchar Rosji. Tak. Takie są to scenariusze pisane. No a tutaj... Zobaczymy, jak to będzie u Bartosza. E, myślę, Mateuszu, że przerwa się szykuje w takim razie. Dokładnie tak, a po przerwie zmieniamy dekoracje. Jednego brodacza zajmie drugi. E, no, ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom. E, cześć 24pl e, za całe dwa tygodnie. Ja się powolutku z Wami żegnam i zostawię Was w rękach Mateusza i Macieja, którzy i końcówki i dogrywki wieczorne będą dla was relacjonowali, a w przerwie Mateuszu będzie partia, komentarz do partii Szachusia Krzysztofa Budrewicza, wziął na tapetę pojedynek wczorajszy Radka z, z Wojtkiem i spotkałem się w ogóle z takim określeniem, że ta wczorajsza partia to był taki mecz, gdzie Wojtek Moranda grał wszystko zgodnie z komputerem, ale wszystko bez sensu. <laughs> Że te ruchy ciężko logicznie wypro... wy... wytłumaczyć. No więc zobaczymy, jak. Nielogiczna logika innymi słowy. Dokładnie. Zobaczymy, jak z tym tłumaczeniem poradził sobie szachuś.pl Krzysztof Budrewicz. Ja jeszcze raz pięknie dziękuję, no i zapraszam Was na. Ale halo, 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 a poczekaj. Przepraszam, tam. czy czat mógłby tutaj jakoś mocno podziękować Kasprowi za ten czas, ja chcesz, który sam z Wami... dziękuję serduszkiem. O proszę który spędził z wami, no bo przypomnijmy, to nie tylko Mistrzostwa Polski, ale to też Champions Chess Tour, czyli New Inches Classic, które Kasper dla was relacjonował, często siedząc po 9 godzin dziennie i to gadając dla was, to dla was. mądrzejsze lub mniej mądre rzeczy. Zakładam, że więcej mądrzejszych, ale nie słuchałem. Nie zawsze odpadłeś. Ale docencie ten wysiłek, bo, bo inni by powiedzieli: Nie, mam to gdzieś, nie robię, idę na napój śmielowy. A on jednak był, a on się starał, a on no, płakał, ale działał. Bolało, ale on zagryzał wargi. Był z Wami przez cały ten czas i mam nadzieję, że nie, nie żałujecie. Także widzę, że Twitch już dziękuję, YouTube pewnie za chwilkę. E, więc e, jeżeli Kacprowi e, chcecie podziękować, to poza tymi słowami e, też e, wstańcie naciśnij. <laughs> e, Pomachajcie, e, łapka do góry e, na, na YouTubie, ewentualnie Subik jakiś na, e, na Twitchu to też jest mile widziane. Kacprze e, głębokie e, ukłony Polska wychodzi na balkony. I, I dziękuję Gazprowi, wywiesza flagę tęczową. E, i... E, Ależ Mateusz, nie cukruj, nie cukruj. Wiesz, ja tu jeszcze przyjdę kiedyś, prawda? Znaczy, nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdę, że się tutaj spotkamy. E, no jak jak już się jutro. Wam? Jak się Wam podobało, e, no to, to też na mój prywatny kanał oczywiście zapraszam. Tam troszeczkę bardziej na luzie. E, można betoniarką zakręcić i. E, Innymi rzeczami również. No cóż, w takim razie. Jeszcze raz? Nie, nic, nic, nic. A nic nie usłyszałem, bo musiał sobie powtórkę obejrzeć, żeby to usłyszeć. Dzięki wielkie. Trzymam kciuki za zawodników, żeby wytrzymali kondycyjnie ten piątek. Mateusz, Maciek, bawcie się dobrze. Dla widzów, też tutaj myślę, że jakiś popcorn, jakieś inne piątkowo-wieczorne napoje, bo wieczór zapowiada się fenomenalnie. Zostawiamy... Au Kasper! Zostawiamy Was z szachusiem i po filmiku wraca Mateusz i Maciek. Do zobaczenia. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przed nami partia z kosmosu. Fantastyczna gra pomiędzy Wojtkiem Morandą a Radosławem Wojtaszkiem, który, którzy rozgrywają swoją partię w finale o Mistrzostwo Polski w szachach. Jest to pierwsza partia. Wielkie, wielkie emocje w tej partii, a przede wszystkim wspaniała praca wykonana tych zawodników, jeżeli chodzi o przygotowanie do partii. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy, a w trakcie opowiem jeszcze co i jak. Tutaj Wojtek rozpoczął ruchem E4, co jest sporym, pewnie zaskoczeniem, gdyż Wojtek Moranda jest głównie zawodnikiem, który gra ruch D4 w pierwszym posunięciu, a tutaj jest przygotowany po E4. Radek Wojtaszek odpowiedział E5. Na pewno w takich dwóch meczach osoby na wyrównanym poziomie, chociaż Radosław Wojtaszek jest uważany za, oczywiście za lepszego zawodnika od Wojtka, lecz na tym etapie to jeszcze, znaczy to wiecie, to może się wszystko zdarzyć. Finałowe partie rządzą się też swoimi prawami, z kolei Wojtek Morada jest bardzo silnym arcymistrzem, moi drodzy, to nie jest tak, że to jest przypadkowy zawodnik w finale. Tutaj skoczek zostało zagra skoczek zagrał na F3, skoczek C6, koniec B5, partia hiszpańska. Posunięcie A6, oczywiście nie bijemy, bo to jest, no, można być, to jest taki wariant wymienny, ale tu się myślę, że za wiele nie dzieje. Goniec na A4, skoczek na F6 tradycyjnie i Roszada. Dla osób jeszcze niezorientowanych, tutaj, jeżeli skoczek wybija, to jest takie bardzo dobre zagranie D4 z otworzeniem pozycji w, pozycji w centrum, lecz Radosław tutaj zagrał gońcem na C5. I posunięcie C3. Myślę, że dosyć logiczne. Zauważcie, że goniec zawsze ma furtkę ucieczki, to bardziej dla osób takich e, powiedzmy początkujących. A druga sprawa jest taka, że przygotowujemy przede wszystkim ruch D4 z, z zajęciem silnego centrum. E, moi drodzy, w partii nastąpiło zagranie B5, lecz. E, Zwróćmy uwagę, co by było na przykład po biciu na E4, bo zauważcie, że nie można zagrać wieżą na E1 jak to się tradycyjnie robi, gdyż tu jest bicie na F2 i tracimy wieżyczkę. Więc trzeba było zareagować w następujący sposób: D4 gramy do centrum mocno. Jeżeli oczywiście go nieco dejdzie, no to wybijamy. Sprawa normalna. Lecz tutaj, jeżeli pionek wybije na D4 i my wybijemy. Goniec powiedzmy zagra na A7, przypominam, że czarne mają w tym momencie pionka więcej, to tutaj ten pionek D5 może zrobić fajną karierę i po skoczku na E7, co się wydaje, cały czas to są takie w miarę normalne ruchy goniec może zagrać na c2 i ten goniec właśnie z tej placówki czy z tej diagonali przechodzi sobie fajnie na diagonale b1 h7 bardzo sprytnie będzie zerkał tutaj na pewno na pole h7 z hetmanem na d3 tam może jakieś opcje matowe się pojawią oczywiście na poziomie arcymistrzowskim to się praktycznie nie zdarza lecz straszyć trzeba i na przykład po skoczek d6 tutaj hetman właśnie d3 mógłby sobie spokojnie zagrać i myślę, że pozycja białych bez tego pionka jest bardzo atrakcyjna i zadowalająca Mogłaby oczywiście być, no panowie tutaj na pewno są bardzo dobrze e, obeznani w wariantach, więc e, po C3 Radosław zagrał B5 i goniec poruszył się na C2, rzecz jasna od razu broniąc pionka. No i czarne, moi drodzy, nie czekają ani chwili i też rzucają się tutaj do e, aktywnej gry, mianowicie D5. No trzeba pewnie jakoś aktywnie grać, przede wszystkim... Warianty tu panowie mają bardzo daleko rozpracowane i tu się zaczyna, e, zaczyna ta cała historia tej partii, moi drodzy. Po tym posunięciu, e, no wiecie, ja patrząc na tę pozycję z marszu, bym prawdopodobnie wybił tutaj na D5 albo zagrał D3, żeby przytrzymać, a tutaj Wojtek zagrał A4. To jest wszystko, moi drodzy, przygotowanie jednej i drugiej strony. E, pionek wybił tutaj na E4, i Pionek wybił na B5. Dzieje się niesamowicie dużo już w tej sytuacji. Zauważcie, tu wisi skoczek, tu wisi skoczek i co robią czarne. W ogóle, moi drodzy, tutaj muszę też jeszcze powiedzieć, że Radosław Wojtaszek jest jednym chyba z najlepszych szachistów w naszym kraju. Jak nie najlepszym, oczywiście, w kraju, który na debiutach się zna jak mało kto. Lecz muszę przyznać, że Wojtek Moranda również jest niezłym koksem, że tak powiem. Pozdrawiam serdecznie. Z tego względu, że jest niezwykle pracowity. Jego profesjonalizm po prostu jest fantastyczny i bardzo miło się go słucha, ogląda jego partie, jego analizy. Więc myślę, że warto przyjrzeć się bardziej temu zawodnikowi, mimo wszystko. I tutaj, moi drodzy, Radosław zagrał gońcem na G4. Zauważcie, jaka siła rażenia jest tej figury na Hetmana. Tutaj skoczek uwiązany. No ale cóż, co robią białe? Białe są przygotowane również na grę, więc wybijają skoczka, który, można powiedzieć, na notabene się nie przydaje tutaj w akcji, ale mimo wszystko Został zbity. Znaczy, to jest takie moje odczucie. Ja zawsze się mogę, oczywiście, troszeczkę pomylić, ale wariant to wariant. Poszło bicie, więc tutaj czarne wybiły i goniec wybił. Na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba po tym posunięciu, bo tak też było w partii. Bardzo mi się podoba pozycja czarnych. Lecz tutaj to białe niby mają lepiej według silników troszeczkę. Ale też zwróćmy uwagę na to, że E, przygotowanie dalej trwa, więc nawet jak silnik ocenia jakąś tam przewagę, to pewnie e, nie ma to większego znaczenia. Wieża zagrała e, oczywiście na E1, gdyż była atakowana i tutaj Roszada nie ma czasu na obronę jakichś pionków w centrum, moi drodzy, ale też bie, białymi nie ma czasu na e, zbijanie takich pionków, dlatego że goniec na przykład zagrywa na D6 i tutaj fantastycznie paraliżuje króla również. No aktywność figur się przede wszystkim liczy. Moi drodzy, pierwszy ruch zaskakujący i widać gołym okiem, że przygotowanie tutaj szło bardzo mocno. Przy okazji, żebym tylko nie zapomniał wspomnieć, Wojtek w wywiadzie powiedział, że nad tym wariantem, nad jednym wariantem, moi drodzy, w obronie w Partii Hiszpańskiej, poświęcił 30 godzin pracy. Wiecie, jak to jest. Dużo, to jest bardzo dużo nad jednym wariantem. Co dopiero jak tych wariantów jest kilkadziesiąt w jakimś debiucie, i to tak w miarę powierzchownych, no, jest cała masa tych fajnych odnośników, ale chcę Was tu uspokoić. To jest mega wysoki poziom, bym powiedział, nawet poziom przygotowania światowego, jeśli chodzi o Wojtka. Takie mam tutaj odczucie. Więc my się tego nie bójmy. My jesteśmy na trochę niższym poziomie, nie potrzebujemy aż tak dalekich prawdopodobnie odgałęzień. Aczkolwiek, jak ktoś lubi, to jak najbardziej, moi drodzy, wieża A5. No, pierwsze takie zaskakujące posunięcie. Ta wieża wchodzi do gry. Dwie wieże tutaj nieźle mogą sobie radzić. Hetman zagrał w tym, w tym momencie na D6. I posunięcie B4 to są jak najbardziej najlepsze posunięcia w danej sytuacji. Wiem, pozycja wydaje się powoli szalona, ona jest szalona. I teraz posunięcie czarne, które powala na kolana moi drodzy. Goniec bije na F2. Kto z Was by poświęcił tutaj figurę bez przygotowania? Myślę, że niewielu, niewiele osób. E, oczywiście to bicie jest całkowicie dobre, standardowe. E4 zostało zagrane, zobaczcie. Hetman. Stara się dobrać do pionka H2 z opcjami matowymi na król. No król rzecz jasna musi wracać na G1. Król broni się sam. I wieża zagrała z A na E8. Tutaj pionki nie mają kompletnie żadnego znaczenia, gdy się akcja dzieje w jakimś obrębie szachownicy e, to nie ma sensu być pionkożercą, e, że tak powiem, e, takim no, bezwzględnym. No, moi drodzy, tutaj w tej sytuacji najlepsze posunięcie to wieża E3. Tutaj no, wiem, że to się łatwo teraz mówi, jak się na to patrzy, nawet teraz w takiej zwariowanej pozycji silniki podpowiadają, lecz przygotowanie dalej trwa. Ta pozycja dalej stała u Wojciecha na szachownicy w domu, również u Radosława. I skoczek w tym momencie zagrał moi drodzy na H5. O co w ogóle chodzi? Przecież wieża może zbić skoczka. No nie za bardzo, gdyż Hetman G6 jest szachem tutaj i praktycznie z matem, więc trzeba bardzo uważać. I w tym momencie wieża zagrała na G5 w ogóle. Fantastyczne zagrania. Muszę powiedzieć, że ta wieża spełnia niesamowitą rolę obrońcy Białego e, Króla. Hetman zagrał na H6 w tym momencie i F4. Moi drodzy, no gralibyście tak w szachy? E, powiem więcej, ta pozycja dalej jest na szachownicy w analizach. Wieża z e zagrała na g3. W ogóle bardzo niestandardowe ustawienie. Mi się tutaj już banan na gębie robi, z tego względu, że bardzo rzadki widok. No i teraz, moi drodzy, tutaj Radosław Wojtaszek dalej gra swój wariant, znaczy, bo on też ten wariant zna i zagrał f5. Ja tu pragnę nadmienić, co by było na przykład po takim zagraniu g6, które się narzuca pewnie większości osób, bo jak nas atakują na g7, no to chcemy Prosto się obronić, lecz ten ruch byłby bardzo zły, z tego względu, że białe by zagrały d4 i zobaczcie, że tutaj goniec zaczyna oddychać, yy, i to jest duży plus dla białych. Po ewentualnym takim zagraniu e3, co jest ciekawe, świetną obroną jest zagranie wieżą na e5 i zobaczcie, ta wieża jest odcięta od akcji, a po takim zagraniu na e2 powiedzmy hetman e1 i tu się wszystko trzyma, białe są świetne, to jest wygrana pozycja białych. Tu, grożą bicie, tu grozi bicie na f4, i grozi wzięcie po prostu piona. A wieża G3 spełnia tak rewelacyjną rolę w tym układzie, że kompletnie czarne nie mają się jak dobrać do białego króla. No ale tak nie poszło, moi drodzy. Poszło f5. No i tutaj znowu przygotowanie leci dalej. To jest już 21 ruch, a dalej wszystko jest y, rozpracowane. Bicie na G7, bicie. Bicie, bicie, dwie wieże za Hetmana w tym układzie, lecz w ogólnym rozrachunku zauważcie, że jest Hetman za dwie wieże. Trzy lekkie na dwie lekkie, można tak to ująć pewnie. I wieża, nie wieża, już wieży nie ma. Tutaj białych. Hetman zagrał na a 1 z planem na pewno. Hetman G3, takie opcje istnieją, lecz niestety to praktycznie nie działa. Zauważcie, że E3 zostało zagrane. No i teraz pytanie, czy właśnie można zagrać tutaj Hetmanem na G3 i skrobnąć którąś tutaj z figur. Otóż sprawdźmy, moi drodzy. Hetman na G3, król H8, wykrzyknik, a nawet trzy wykrzykniki bym powiedział. Chodzi o to, że skoczek jest nietykalny, a Pionek już tutaj ucieka i grozi wieża G8. Jeżeli Hetman by się skusił na bicie, to jest wtrąconko, niesamowicie niebezpieczne i po E2 można składać broń, moi drodzy. Tutaj po, jeszcze można dać szacha, wieża się zasłania. Nie ma jak się ratować przed tym posunięciem. Byłby to koniec partii dla białych. Lecz wszystko było przygotowane, jak już mówiłem, i pionek po prostu wybił na E3 i wieża zagrała na F6. To są wszystko dobre ruchy jednej i drugiej strony, moi drodzy. Tu się, tutaj powiem Wam szczerze, tu się czarne trzymają również. To jest pozycja taka mega dynamiczna równowaga się pojawiła. I teraz. No jak ktoś nie ma tego rozpracowanego, to bardzo ciężko się tutaj na pewno gra Król F2. Jeden z lepszych posunięć w tym momencie. Wieża G6 tu się dobiera do króla, znaczy próbuje w tym momencie, i skoczek zagrywa na D2. Wyszedł w końcu skoczek, i tu w ogóle, zobaczcie, białe się nie boją. Po szachu jest król F3, król wędrowniczek, jak się okazuje. Lecz tu się nic nie dzieje. Pozory mają również. To jest pozycja taka mega dynamiczna, równowaga się pojawiła. I teraz no, jak ktoś nie ma tego rozpracowanego, to bardzo ciężko się tutaj na pewno gra Król F2. Jeden z lepszych posunięć w tym momencie. Wieża G6, tu się dobiera do króla, znaczy próbuje w tym momencie i skoczek zagrywa na D2. Wyszedł w końcu skoczek. I tu w ogóle zobaczcie, białe się nie boją. Po szachu jest król F3. Król wędrowniczek, jak się okazuje. Lecz tu się nic nie dzieje. Pozory mogą mylić oczywiście. Skoczek zagrał na G6, to jest cały czas przygotowanie, moi drodzy. E4. I teraz powiem tak. Wojtek Moranda w wywiadzie po partii powiedział taką rzecz. Tutaj, jakby Radek zagrał F4, to jest przygotowanie, i tutaj jeszcze jest. Miałem przygotowane 20 kolejnych posunięć od tego momentu. A pragnę zauważyć, że to już jest 28 ruch, więc teoretycznie 48 posunięć przygotowania, moi drodzy, prawie 50 ruchów przygotowania. W ogóle kosmos. E, wielkie ukłony i za tą pracowitość niesamowite e, Wojciechu, co ty tutaj wyrabiasz w ogóle, jeśli chodzi i jeszcze te warianty ci wchodzą. To jest niesamowite też, że... Ale to Wojtek bardzo dużo pracy włożył w przygotowania do Mistrzostw Polski. Cztery miesiące przed Mistrzostwami e, ostro trenował z tego, co mówił. E, moi drodzy, no F4 e, nie poszło, ale jeżeli by poszło F4, bo w partii poszło już skoczek E5, zdradziłem, ale z Sprawdźmy, co by było po F4. F4 jest ruchem, który, że tak powiem, trzyma pozycję i czarne są w stanie, nie, nie powinny czarne przegrać, teoretycznie. I co ciekawe, tutaj Wojtek Moranda mówił, że najlepszym ruchem w tej sytuacji w ogóle byłoby zagranie hetmar na H1. W ogóle takie dzikie posunięcie, strasznie dzikie. O co tutaj chodzi? Plan czarnych jest taki, tutaj w ogóle króle atakują. Jeden i drugi, powiedzmy po król F6. Jest prosty plan: król E5 i tutaj chcemy dać mata na H4. Chodzi o to, żeby królem bronić pionka. No dobra, tak mogłoby być, ale po biciu na G2, co trzeba raczej uczynić, z tego co widzę, tutaj skoczek daje szacha, król F4, skoczek G2, król G3, bo chcemy atakować figury, lecz jest wtrącenie wieża G8 i okazuje się, że po biciu na H3 skoczek daje szacha na F4. Król idzie na h4, skoczek daje szacha, król wraca, skoczek daje szacha i król wraca. Remis? No, w zasadzie jest wieczny szach, to prawda. Teoretycznie ta pozycja figurowo jest bardziej opłacana dla białych generalnie, ale po szachu, i na przykład co ciekawe, król może iść na h5 i też nie przegrywa. Zobaczcie, po szachu król może iść na h6 i również nie przegrywa partii. Wieża g6. Król może zbić sobie na h7, również nie przegrywa partii. No po tym ruchu, jak pójdziemy tutaj, oczywiście dostajemy mata i jest przykro, lecz po tym posunięciu wracamy zwyczajnie i tu tak naprawdę jest wieczny szach. I to, ta pozycja mogłaby się zakończyć remisem. No cóż, lecz posunięcie skoczek e5 zostało zagrane, co jest z błędem i Wojtek to miał przygotowane nadal i wiedział, że ruch król e3 daje mu ogromną przewagę, moi drodzy. Po ruchu f4, Król po prostu dziabnął i skoczek zagrał na G4. No, w tym momencie E5 daje dużo oddechu gońcowi, który już ma opcję obrony króla. Król niby na F4, figury wokół niego. Okazuje się, że to jest takie. Witam po przerwie. Mieliśmy tutaj pewne problemy techniczne podczas przerwy. Widocznie internety nie lubią tego momentu, kiedy oddziela się od nas wspaniały Kacper. Ale z drugiej strony życie nie znosi próżni i mistrza FIDE Kacpra zastępuje arcymistrz Maciej Klekowski. Witamy cię Macieju. Witam cię Mateuszu, witam wszystkich. Tak, być może tutaj rzeczywiście serwery nie wytrzymały smutku z pożegnania z Kacperem albo właśnie Żalu, że ja się pojawiam na tej transmisji. Ciężko powiedzieć, co tutaj dwa razy wysadziło, także być może to był taki podwójny właśnie e, motyw. W międzyczasie wydarzyło się kilka rzeczy, więc może od razu rzućmy okiem, co nas ominęło. Teraz mamy pozycję w partii Joli Ziwetą. Końcówka na szachownicy nie jest już końcówką wieżową, tylko jest końcówką. Hetmańską. Nie wiem, czy Kasper nas już przerzucił. O, przerzucił nas, już widzę. E, e, hetmańska. no Hetmańska tylko z jednej strony. Zasadniczo jest mhm. i hetmańska, i wieżowa, można powiedzieć. Tak, prawda? tak. Nawet ale. Piąkowa. Ale chwilkę gadaliśmy o tym, e, i e, chyba nie ma szans na uratowanie tej pozycji, z uwagi na to, że król przenika przez obronę białych i wchodzi na g3. Wspominałeś, że gdyby wieże ustawić na e4 przy królu, który nie przeszedł na f4, to mógłby być remis. To byłaby szansa, aczkolwiek chyba też przez to, że te pionki są na trzecie, a nie drugiej linii, to też ten hetman chyba jest tam w stanie jakoś trochę tego króla poatakować, pognębić po i być może nawet wypchnąć na pole g3, i tam jakieś motywy matowe też tworzyć. Teraz nie no pamiętam, tak, jak to ale... dokładnie wygląda w tych sytuacjach. Ale tutaj nawet nad tym nie musi się Iweta zastanawiać, bo po prostu król przechodzi. Tutaj zresztą już widzimy, wynik jest wpisany: tak. wygrywa Iweta Rajlich, czyli możemy ogłosić, że mistrzynią Polski na rok 2021 została Klaudia Kulon. Kulon. No a dalszych medali chyba nie znamy, bo ja przypadkiem. Przynajmniej nie wiem jak to, jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o wartościowość pomocniczą. Jak tylko te wyniki się ukażą lub ktoś z czatu będzie widział, że już są opublikowane, to dajcie znać, bo mamy dzielenie miejsc 2, 3, 4 i nie wiem, nie wiem, może ty Macie uwierz. Ja właśnie wszedłem w regulamin i zaraz postaram się co nieco dowiedzieć na ten temat. Zgodnie z regulaminem stosowania, stosowania punktacji pomocniczych PZ3, za wyjątkiem opisanym w punkcie 7.2 poniżej. W przypadku równej ilości punktów pod tytule indywidualnej mistrziny, czyli tylko w przypadku indywidualnej mistrziny Polski yy, jest dogrywka, tak to punktacji pomocniczych. Z regulaminem stosowanym przez PZ3. A, czyli trzeba teraz szukać regulamin punktacji pomocniczych, czyli znowu w inne miejsce, i do... To już. Poczekamy na to, natomiast zdecydowanie widzimy, że trzy zawodniczki dzielą drugie miejsce, czyli Jola Zawacka, Karina Cywka, no i Joanna Majdan. Chyba Joanna w każdym układzie będzie czwarta, bo ona i przegrywała raczej z czołówką i mhm. wybijała tył tabeli. Raczej tu nie będzie innego wyjścia, ale, ale Jola może nie być nawet druga, no i kurczę to jest naprawdę ogromny ból, mogła zremisować i mieć minimum drugie miejsce 40 tysięcy złotych, tymczasem mhm. przegrywa i może y, stracić na tym naprawdę duże pieniądze, y, a cóż, no, y, no, medalu chyba nie, ale trzecie miejsce zamiast minimum drugiego, a może pierwszego. No, przy tych nagrodach. Przy tych, przy tych nagrodach, nagrodach to... to jest ogromna różnica, tak, tak. No wydaje się, że może wszystko druga chyba powinna być, bo nie wiem w jakiej punktacji pomocniczej mogłaby przegrać. Jak tak się zastanawiam? No to jest, to jest, to jest ciekawe, aczkolwiek zobaczymy, bo mhm. tutaj mała tabelka chyba może być robiona, bo coś mi się świta w głowie, że decydują, decydują bezpośrednie partie, a potem coś jeszcze. Zobaczymy. No tak, tak. Jeżeli bezpośrednie partie, no to Jola wygrała zarówno z Kariną, jak i z Janą Majdan, także tutaj problemu być nie powinno. O, w międzyczasie, w międzyczasie skończyła się też partia Radka Wojtaszka. Ostatni raz, kiedy tu byliśmy jeszcze z Kasprem, to było w okolicach kontroli, czyli w okolicach 40 posunięcia. No i tutaj gładko poszło. Wojtek jeszcze próbował, ale pozycja jest beznadziejna, więc Radek wyliczył. No i po prostu wykorzystał i przewagę aktywności, i przewagę. Materiału. Maczku, ty śledziłeś tę partię e, e, gdzieś tam samemu. Jakie są Twoje wrażenia z tego e, pojedynku, Radka z Wojciechem? E, no, jestem pod wrażeniem partii Radka, że tutaj no, mega fajna dokładność z jego strony, że tam cały czas była jakaś tam mała przewaga i stabilnie, stabilnie była powiększana. E, no, to ewidentnie no, lepiej można powiedzieć, te ten opozycji y, zrozumiał. E, Miałem wrażenie, że Wojtek, bo tak jak patrzyłem na debiut, trochę ta hekmańska indyjska mnie zaskoczyła. No i tam wszystko było dobrze i tam urwała mi się transmisja, bo zacząłem zajęcia szachowe wtedy, kiedy mówiliście o, o tym, że no idą jest do, niedopuszczenie białych do dojścia do ruchu E4. I, I na przykład są... gdzieś tutaj, tak? O, na przykład, na e, tutaj. W, nawet wcześniej, to było chyba przy, mniej więcej przy ruchu skoczek C3 białych, tak, tak, tak. I że tutaj nie powinniśmy do tego dopuścić, no i potem jak już wróciłem, to już białe miał posunięcie 4 zagrane i tam już było wiadomo, że coś czarnym po drodze nie wyszło. No to był e... ten chyba newralgiczny moment, kiedy Wojciech mógł zagrać f5, pobronić mm -hmm. skoczka na e4 i to wyglądało nieźle. Tak, tak. Wydaje mi się, że też czasami nawet takie ruchy jak D5 są w tego, w tego typu pozycjach grywalne. Nie wiem, czy przy są na F4, ale. No ale tutaj chyba będzie problem, prawda? Tak, właśnie przy są na F4 mógłby być rzeczywiście konkretny kłopot. tam po skoczku B5 chyba jeszcze C5, nie wiem, czy od razu gonić C7 nie byłoby posunięciem. I tam jakiś skoczek D5, i tam nawet wierzą na C7, wjeżdżają takie warianty gdzieś w swoich partiach, liczyłem i te pozycje są straszne po prostu. Tak mi się kojarzą. Możliwe, to chociaż tu go z A6 być może mi się zgadza przypadkiem. Mm, I, tak. I wracam potem. Ale to nawet o, to jeszcze o, nie jest. Tak, tak, tak. No powierzę te 7, myślę, że nie narzekałbyś białymi, gdybyśmy teraz taki ruch zaproponowali. Uuu, człowieku, no to dobrze, czekaj. że są. Czekaj tu. No tak, raczej, raczej tak, no ta pozycja mhm. e, nie jest zła, żeby nie powiedzieć, że po prostu e, znakomita dla białych. Tak, tak. Jakoś mniej dwa pionki za to. Aktywność też w miarę spoko także. No natomiast tak jak mówisz chyba, jeżeli Wojtek będzie sobie wyrzucał jakiś moment, no to chyba ten, bo tutaj F5 było bardziej pryncypialne, utrzymywanie centrum, a tutaj oddał pole 4 zagrał spokojne H6, no i po E4, tu był jeszcze moment właśnie ciekawy, że można było zagrać jest, E5 bazując na tej diagonali, że tam jest motyw taktyczny i chyba to się trzymało, a po a4, jak Radek odszedł wieżą, tej taktyki już nie było. No i to jest taka... No to jest, że jesteśmy zbyt pasywni i... Tak, można to zbyt... trzymać, ale musisz być chyba komputerem, żeby to tak, tak, do, tak. dobrze rozgrywać. A człowiek w takich pozycjach po prostu zwyczajnie żyć biorąc cierpi. Mhm. Tak, człowiek tutaj musi kombinować, jak poprawić pozycję czarnych. Jeszcze nie dać yy, białym możliwości czy to ataku na króla, czy przełomu w, w centrum. No strasznie, strasznie ciężka pozycja dla człowieka dobra tutaj. Siwy donosi, że kolejność będzie zawadzka cywka Majdan. Nie wiem na ile to jest potwierdzone. Natomiast jako ufny człowiek ufam siwemu, no to Jola straci tylko troszkę pieniążków. Znaczy być może i tak by była troszkę. druga. Bo no nie wiadomo, czy dogrywkę by wygrała. Natomiast a naczest manager już jest, już są wyniki. Także znamy już podium kobiet. Kulon, Zawadzka, Cywka. Tak czy siak Jola rozczarowana, no ale powiedzmy też szczerze, że zeszłoroczne Mistrzostwa Polski były bardzo dziwne. Pamiętamy, że był tam taki element powiedzmy sobie cybernetyczny, tak, tak, <gry> tak. Który, który komplikował ocenę nawet końcowych wyników, bo pamiętajmy, że mistrzynią Polski została Karina Cywka, która wygrała z zawodniczką która potem została jakby no, zdyskwalifikowana na innym mhm. turnieju, a Klaudia z tą zawodniczką z kolei przegrała. przegrała. No i umówmy się, że miało to kolosalny wpływ na, na końcowy układ tabeli. I no, tam chyba ta sama sytuacja z Joną Zabacką. Ona w pierwszej rundzie grała i też cały turniej, można powiedzieć, po tej partii się no, rozsypał. E, tak, joli tak, w tak, tak, ubiegłym roku. Więc w pewnym sensie te zawodniczki w tym roku odbijają sobie to, co, co, co w zeszłym roku się wydarzyło. No i to też fajnie, że Klaudia, pierwszy złoty medal w karierze zdobywa, aczkolwiek no ja jako kolega klubowy Joli i też widząc kilka naprawdę fajnych pojedynków w jej wykonaniu, żałuję, że nie udało jej się dowieść prowadzenia, które miała po wczorajszej rundzie. Tak, tak, no tutaj. No Zabrakło gdzieś tych punktów z tymi niżej notowanymi, bo Jola z całą czołówką, chyba, a nie z Klaudem, chyba tylko przegrała, tak to z całą czołówką, tam punkty zdobywa z niesamowitą regularnością. No tu w ogóle jest taki paradoks, to bo e, wszystkie te zawodniczki były dziurawe jak ser szwajcarski, w sensie Ej. potrafiły wygrywać, ale też przegrywać w każdym momencie. No i dzięki temu mieliśmy pasjonujący turniej. Ale no nie wiem kiedy zdarzyło się w, w historii tak naprawdę, żeby mistrzynią Polski została zawodniczka, która przegrała. A nie. O, nieoczekiwanie Klaudia przegrała tylko jedną partię. W ogóle najsolidniejsza zawodniczka turnieju. Kto by pomyślał, co? Wow, no. e rzuciłem okiem na tabelę, chciałem powiedzieć, że niepamiętne czas. No jedna partia to jest Ka Klaudia się starzeje, mm -hmm. no bo druga na mecie Jola Zawadzka trzy porażki, trzecia w tabeli Claudia, dwie porażki, yy, trzecia Karina. w tabeli Karina dwie porażki, yy, czwarta w tabeli Joanna trzy porażki i tak dalej. Bardzo dużo mm -hmm. wszystkich tych, no ale nie dziwi to, skoro, skoro mieliśmy taki bojowy turniej. Tak, no walka była na noże. Tutaj w każdej partii do ostatniej, do ostatnich posunięć tam się te wahania z jednej strony na drugą przerzucały, także no, waleczność kobiety pokazała niesamowitą w tym turnieju. Dokładnie. Gdyby płacili za wygrane partie, a nie za remisy, to dziewczyny byłyby bardzo, bardzo bogate. I tak są dzięki tym wysokim nagrodom w tym roku, w tej edycji, dzięki sponsorowi PG-nik Termika. Natomiast, cóż, ten smaczek, który, który jest w tych partiach kobiecych, ta bojowość, to jest coś, czego mężczyźni nigdy nie pokażą. No tak, tak. Tutaj raczej ciężko się spodziewać, aż tylu rezultatywnych wyników w partiach mężczyzn. No i toczy się nam ostatni pojedynek. Gdyby, gdyby nie on, to już byśmy ogłosili fireant i szykowali się na 20.00. Przypomnijmy tym, którzy teraz do nas dołączyli. O 20:00 będziemy świadkami dogrywki Wojtaszek, Moranda, ale być może też dogrywki o trzecie miejsce, jeżeli ta partia zakończy się remisem. To jest mecz o brązowy medal. No i co Macieju, czy tutaj stawiałbyś na to, że Bartosz przechytrzy w tej końcówce młodszego rywala, czy też stawiałbyś raczej na, na remis? Wydaje mi się, że raczej to wszystko będzie remis. Tych pionków jest bardzo mało. Dodatkowo no białe też jakieś tam powiedzmy groźby są w stanie stwarzać ten pionek, a gdzieś tam w przyszłości może zostać uruchomione. Także tutaj no jeszcze, wydaje mi się, że jeszcze trochę gry jest i że Paweł tutaj będzie starał się stwarzać opór. Być może też będzie szukał posunięć, które są takie niejasne, które jeszcze mogą stworzyć jeszcze nawet jakieś groźby tutaj Bartoszowi. Ciężko sobie to w tym momencie wyobrazić, ale gdzieś tak próby Pawła w tej partii sobie właśnie wyobrażam. No właśnie ciekawe, bo no mi się wydaje, że to wieża goniec na wieżę to, to mógłby nie obronić Paweł. Tak, tylko tutaj y, mieliśmy chyba też sytuację taką w partii czy Alicji Śliwickiej z Julią Antolek, że tam też była pozycja chyba wieża goniec na wieżę Pionka na przykład i tego Pionka akurat się okazało, że tam się nie udało zdobyć. <laughs> no ja miałem partię z Dawidem Hałelem. Mhm. Kiedyś na turnieju w Katarze miałem wieżę i pionka na polu G2 białymi, mhm. którego się nie da stracić. No nie da się po prostu, nieważne jakiego koloru jest goniec. I ja go broniłem, broniłem, broniłem i po 40 paru ruchach obrony podstawiłem tego pionka i musiałem się bronić kolejne pięć lat. Masakra. Obroniłem, no ale wiesz, takie trochę było rozczarowanie. Tak, tak. No jest z takich końcówek właśnie. Pierwszą normę na Jema zrobiłem w ten sposób, że albo drugą, że grałem w kołówca i tak strasznie beznadziejnie do tego podszedłem, bo zrobiłem 4,5 5, czy tam 4 z 5 i wziąłem sobie trzy szybkie remisy i w ostatniej grałem z dowodnikiem 250 czarnymi i musiałem wygrać, mając podobny ranking. Biorąc trzy szybkie remisy wcześniej, on się pyta, czy chce remis przed partią. No ja mówię, nie no, że muszę grać, bo muszę wygrać po prostu. bo No i tak dziwnie to wygląda, że trzy remisy i właśnie przeszło do końcówki, on miał wygraną. Potem skomplikowała się sytuacja wieża, na, wieża i trzy pionki na moją wieżę i gońca. I te trzy pionki były normalnie takie pionki FGH, złączone, wszystkie razem. Jakimś cudem się te wszystkie trzy pionki zgubiły mojemu przeciwnikowi. Po czym poszedł się spytać sędziego, kiedy będzie mógł reklamować remis w tej pozycji wieża, gońc na wieża. Wrócił, partia trwa jeszcze trzy posunięcia się poddał, bo od razu się pomylił gdzieś. Także... No tego tu postaje jeszcze no wiele, wiele przygód może być, tak mi się wydaje. Niezły, niezły, niezły agent. Eee, słuchajcie, e, dołączył do nas Maciej. E, jeszcze tutaj podczas obecności Macieja o tym nie mówiłem, no to przypominam łapki w górę na YouTube. E, a także, jeżeli e, chcecie, dołączyć do naszego przerzucania się dzisiaj e, subskrypcjami na Twitchu. Mieliśmy taką nową miejską modę podarowywania subskrypcji znajomym bądź nieznajomym. Także, jeżeli chcecie, to dołączcie do tej grupy. Dzisiaj w ten sposób umilili sobie transmisję Siwy. Reksio, NW, Game, Solver, Oxmed, Kozak, Grapan, Niszczyciel, Kasper, Polok i Poland, Husars. Bardzo Wam dziękujemy. A wczoraj R. Krzysiek oraz kapitan Jack Kasparow, który rozrzucił 9 subskrypcji. No, jak chcecie pójść w ich ślady, to my mówimy zdecydowane: bardzo zapraszamy. No i wracamy tutaj do tego, do tego pojedynku. Tak się zastanawiam, na ile, na ile Paweł tutaj igra z ogniem. Bo ten król prawie w siatce matowej stoi. Właśnie prawda? zastanawiam się już w tym momencie, jak tego króla matować. No i wydaje mi się, że jakąś próbą jest nie: posunięcie wieża D4, żeby zrobić miejsce dla gońca na D3. Już jakieś tam motywy H6, więc E2 yy, próby matowe mogą istnieć. No taka fantazyjna pozycja, niemal studyjna, prawda? Bartoż Goniec F7, no też ruch z, z takiego chłopskiego, powiedzmy sobie, rozumowania niezły, napadliśmy po prostu na piątkę. Mhm. Tak, a też chyba grozimy po prostu ruchem... A nie, H6, G6 jeszcze nie grozimy. To myślę, no, że A4 teraz... podwisa. Ale nawet nie bardzo byśmy grozili, bo zawsze król się tam przemieści, tak? Czyli jak zagramy H6, na przykład, nie wiem, A4, H6, tu, tu nawet jakby król tu szedł, no to a, to jeszcze... tutaj jeszcze jest, dobra, dobra. Mhm. Nie, Co, nie, wiem, nie, że... jest, nie jest wielkie halo, a tu oczywiście wisi jeszcze wieża, więc mhm. tak jak mówiłeś, ale tu tych pionków dużo padnie tutaj Pawłowi w tym momencie chyba. Tak, tak, no moim zdaniem ta, ta pozycja jest dużo trudniejsza niż się wydaje, bo e, może się zdarzyć tak, że zdobędziemy tego pionka, ale tak, goniec tak. obroni tego pionka e, i bardzo trudno będzie obronić te pionki. O, tak, przykład. te pionki mogą bardzo szybko rzeczywiście popadać tutaj. No i teraz już jest kłopot z tymi pionkami. No być może wiesz, B7 trzeba zagrać, tak mówisz, żeby próbować... E... Na te pionki przeciwnika zacząć polować. No po ale e, czekaj, to nie wiem, czy to nie działa jakiś. Y, tu jeszcze możemy wtrącić szacha najpierw. Mm -hmm. no Jak to grasz to... tu, to kolejnego szacha. Yy, I e. wtedy ratujemy pionki po prostu. Tak? A nie wiadomo. Król G3, pewnie? No właśnie król G3 masz ruch. To tego chyba nie chcę zrobić. Tego nie chcę zrobić, czyli tutaj po tym ruchu nie dajesz szach, aha, tylko, no właśnie, to teraz nie mam ruchu, właśnie bo na to jest, tak jest szach łatwo, tutaj. Tak. Mhm. A nie, no to mam tutaj, a nie, nie mam, bo tutaj, tutaj i tutaj. I się upraszcza. Mhm. To się upraszcza tak niekorzystnie. Tak, tak, tak mocno niekorzystnie. No. Ale, a jak zagramy po prostu tutaj? No to wiesz, g7 i pionka na h nie ma jak ratować. A, czekaj, czekaj, to zaraz, zaraz do tego dojdziemy, to zacznijmy od tego ruchu, no właśnie, tak, o, o, tak, tak, tak. tak i tak. Nie, ale to, to czekaj. W, musisz wtrącać g6? Może nie, a to gram. Może teraz, no teraz chyba zbić na d5? A, no jasne, oczywiście i na to bije tutaj. Tak, 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 jak zbije na g7 to chyba wieża h4 i wydaje się, że tam powinniśmy być w stanie tego pionka h utrzymać. Jeszcze trzeba oczywiście pilnować pionka C, żeby nie uciekał, ale to raczej nie powinno być problemem. Ale rzeczywiście teraz no, jestem coraz bardziej tego zdania, że tutaj wieża, goniec na wieżę to jest chyba najlepsze co może Paweł w ogóle w tym momencie w tej partii osiągnąć. To znaczy to też jest ta e, trudność w takich pozycjach. Tak mi się wydaje, a doświadczenie mi podpowiada, że tak jest na pewno. E, bardzo, zamknąć oczy i oddać wszystkie pionki za cenę tego wieża goniec na wieżę, bo często próbujemy, e próbujemy właśnie e unikać e tej e dojścia do wieża goniec na wieżę, za wszelką cenę próbujemy trzymać pionki, no i to się często bardzo źle kończy, prawda? Tak, tak, bo w jakichś tam wersjach znajdujemy się, które są jeszcze mniej korzystne niż ta końcówka. Ale też, żeby pójść na wieżę na wieżę trzeba być pewnym swoich sił w tej końcówce, że tutaj... No tak, ale to jest przynajmniej ten moment, kiedy wiesz, że to jest remis. Yy, przynajmniej to masz wiedzę, bo jak jest nawet tak. jeden pionek, czasami się okazuje, że to nie jest dobre, mhm. bo masz jakiegoś pionka, yy, a król jest matowany po drugiej stronie yy, i już nie ma tego motywu pata, yy, pata. na przykład. Bo, bo przecież przypomnijmy, może tym mniej... Zaawansowanym widzom, no tutaj jakoś szybko dojdźmy do jakiejś takiej końcówki wieża goniec na wieżę. Na przykład zróbmy to jakoś tak. Nie, nie, nie ładnie tak. do końca, ale. No to jedną z głównych, powiedzmy sobie, metod obrony jest. Obrona no po tej przedostatniej linii, tak? Dobra, czekaj tutaj. Tutaj, tutaj, no już prawie doszedłem do tego. No chodzi o to, że na przykład mamy taką możliwość obrony, że dajemy tego szacha i na to jest pad. Mhm. Eee, to jest bardzo częste, że tutaj król już jest zepchnięty i właśnie naszą obroną jest nie ta, nie na przykład szach, bo wtedy po tym i przegrywamy, bo ten król mhm. dostanie mata albo z tej, albo z tej strony, tylko że właśnie ta obrona podwójna jest, że dajemy, eee, dajemy szacha. A jeżeli na przykład białe miały tu gdzieś pionka, albo tu, albo tu, cokolwiek, czy no, no, gdziekolwiek. Ma, oczywiście. To tego motywu właśnie, właśnie nie ma. I czasami trudno jest zrozumieć to, czy ten pionek jest dobry, czy niedobry. Mhm. Zwłaszcza w pozycji wieża skoczek na wieżę. Od razu tym pionkiem trzeba jechać do przodu, się, się nie, nie zastanawiać. Tak? Tak. Mhm. Więc no to jest czasami taka trudność. No i ci młodsi zawodnicy czasami mają problemy. Ja kiedyś nie wiem, jak, no Ty, ty mówiłeś, że tutaj wygrałeś. Ja kiedyś jeszcze. Jako junior pamiętam na jakimś turnieju szachów szybkich z Łukaszem Cyborowskim grałem wieża, goniec, na wieżę, to chyba z pięć ruchów się broniłem i tak jak ten twój przeciwnik. Tak, no, to jest ciężkie, no, w, tak jak opowiadałeś że o Bartoszu, który wygrał tą końcówkę w Pucharze Świata. Z gościem, mówił, który że, wiedział jak się bronić, no. Tak, ja miałem taką samą sytuację na Krakowi też, że właśnie grałem wieża, goniec, na wieżę i mój przeciwnik też wiedział jak się bronić, A też coś tam pomieszałem, pokombinowałem, no bo próbować można i tam w 48 ruchu chyba właśnie... Czy tam w 49 mata dostał. E... Dokładnie, bo, bo, bo troszeczkę zmieniasz ustawienie, troszeczkę jakby obracasz. To był taki podobno mistrz w Związku Radzieckim, który wchodził w zakłady, mówił, że każdego pokona. Wieża go na hmm. wieże. I że on zawsze próbował metodę z jednej strony, a potem jakoś tak sprytnie przechodził na drugą czy o 90 stopni. Nie zmieniał... zmieniać. No, żeby, żeby przeciwnik musiał wizualnie się przestawić mhm, jakby tak, tak. i wtedy jakby to, to utrudniało zadanie. Mhm. No i to troszkę tak działa, że, że próbujesz, próbujesz. No ja zresztą w tej wspomnianej partii z Howellem, w której po, no broniłem się tak strasznie długo, na końcu, kiedy już było 50 ruchów, ja się go na końcu pytam, ty, a to już nie ma przegranej? A on tak mówi, nie wiem, a ja sprawdzam potem w bazach, no, że tam jeszcze żadnych gruźb nie ma. A ja już myślałem, że już mam od dawna przegraną, że mnie tylko 50 ruchów A. bez bicia i ruchu pionem ratuje. Także no to chodzi też element zmęczenia, jednak. No mhm. I już potem 2 plus 2 na pewno nie wydaje się 4. 5 no też. 5 też nie dokładnie. <laughs> Tak, tak. No tutaj, no ciekawie, no też w tej prostu nie jest tak łatwo oddać te wszystkie pionki właśnie za te dwa, żeby jeszcze czarny zbić. I to też jest kłopot yy, dla Pawła. No jedyny plus w, tej, w tym momencie to jest czas, którego ma więcej od Bartosza. I w tym gdzieś tam jeszcze może upatrywać chyba yy, też jakiś szans ewentualnie. No tak, ale tutaj podejrzewam, że to jest. No moim zdaniem... Yy, znaczy... Chyba możemy tak śmiało powiedzieć, że jeżeli czarny chcą remisu w tej pozycji, to go robią. Tak. tak, tak. E, bo jesteś w stanie bardzo łatwo wybić różne pionki i dostać jakąś wieżówkę nawet bez piona, którą zremisujesz. Mhm. E, więc tutaj Bartosz, e, słusznie. Zresztą no każdy by próbował znaleźć tutaj najbardziej techniczną drogę i widzimy, że po kontroli Bartosz najpierw myślał w 42. ruchu 14 minut, potem znowu 6 minut, potem 8, więc on tutaj widać, no próbuje złapać jakąś współpracę między swoimi siłami. No i co? No, na pewno nie jest na straconej pozycji. No, najważniejsze chyba, że progres udało mu się jakiś zrobić że tutaj ten czas nie został zmarnowany, tylko rzeczywiście. No teraz już konkretne kłopoty sprawia yy, białym w tym momencie. Nie jestem pewien, Może Paweł tym królem się trochę zapędził, nie w te rejony, w które powinien, że może trzeba trochę pasywniej, żeby rzeczywiście tych motywów matowych nie było. Yy, ciężko powiedzieć. No wiesz, to był ciekawy mo mo moment. Prawdę mówiąc, zaskakująco wybrał Paweł, ale. Właściwie trudny moment po prostu, bo yy, to było w tym momencie. wieża E8 szach i masz do wyboru albo na to skrzydło iść królem, albo na to. No i yy, nie wiadomo, no, intuicja mi podpowiada, że może tu, żeby no. współpracować, no ale wtedy no to pion jest niebroniony. Tak. No ja w ogóle bym chyba na D2 odchodził, szczerze mówiąc, żeby nie było żadnych szachów ale żeby właśnie być gdzieś na tym skrzydle, bliżej tych pionków i szukać właśnie kontry w pionku A w tym momencie. Ciekawe czy nie tracisz piona w ten sposób. Ale znalazłeś, no. I co, i wieża A5 tam mnie nie… Znaczy nie wiem, no chodzi o to… Nie no, wieża A5 to od razu przegrałeś, bo gońcem wszystko wybiłem. Myślałem tutaj… Aha, gońcem w ogóle wybierz. Mhm, tak, tak, tutaj myślałem e, próbuję, A tu byłem. chodzi o to, że może ten szach jest istotny, nie wiem. Mhm. Tak i też tutaj pozycja, nie wiem, może mam jakiś ruch w stylu wieża b7 i tam próbować znowu na aktywności coś działać. Tak, nawet nie wiem czy b5 nie chciałem jeszcze wtrącić, żeby tego drugiego pionka też doprowadzić. A może wieża b7, ale to nawet to jest nie wiadomo, tak? No bo tak, to jeszcze też... te pionki też nie dochodzą, mhm. a tu, tu jeszcze szacha mam z tyłu istotnego być może, czyli mogę nawet zbić. Tak i pewnie teraz b5 i próbują te dwa pionki teraz już tylko, ale one już przynajmniej są skoordynowane w tym momencie. No tak, i tutaj to są takie rzeczy, które bardzo trudno wyliczyć z daleka. Zwłaszcza tu idziesz, mhm. no pa Paweł nie chciał iść w tamtym kierunku, bojąc się tego, że, że straci piona, więc król jest w pobliżu piona, chociaż do strach zagląda temu królowi w oczy. Tak, 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 tutaj. Może to nie ponia. wrócić z tej podróży, ale mhm. no też co najmniej jednego pola nam zawsze praktycznie brakuje, żeby tu był mat, musimy stanąć królem na E5. Czyli, żeby był mat, musimy zagrać tutaj, tak? I potem jest mat. Potem jest mat na H6. Ale ja się, ale... Zastanawiam się co Paweł liczy. Bo na pewno sprawa, jaki inny również wieża B7 w tej pozycji wykonać, to no, ciężko mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc. To prawda. Eee, więc, no ale tutaj wiesz, no, to już jest zmęczenie, no kurczę, oni grają już. Kolejny, kolejny pojedynek, a do tego były dogrywki. Oczywiście ten cień wolny, który był w środku turnieju, dużo pomógł, ale tak czy siak, to jest bardzo wyczerpujący turniej. Paweł miał dogrywkę z Wojtkiem, bardzo emocjonującą, dogrywkę z Robertem, bardzo emocjonującą. Tylko ja nie doszedłem do dogrywki z Pawłem. No Gdybym ja doszedł, to w ogóle już by oddychał rękawami. Kat. Przypomnijmy, że przecież w zeszłym roku zawodnicy grali bez dnia wolnego, no i na podium byli, no wyglądali jak, no nie wiem, maratończycy, no, wykończeni totalnie. Tak, tak, tam po jednym, nawet bym powiedział, po dwóch, trzech maratonach przebiegniętych, tak, tak zawodnicy wyglądali rzeczywiście na zakończeniu. Więc, <laughs> więc to było naprawdę bardzo wymagające. Tutaj też jest, ten dzień wolny pomaga, ale no, nie naładujesz baterii na 100% przez no, jeden no, dzień. No, no. no tutaj Bartosz miał trochę w cudzysłowie luźniejszy półfinał, bo tam szybko przegrał z radkiem pierwszą partię i drugą. No też tam chyba partia trzy godziny potrwała, która się remisem zakończyła. No tak i Bartosz grał jedyną dogrywkę z yy, Danielem Sadzikowskim hmm. tylko w pierwszym meczu, bo w drugim meczu wygrał z Kasprem Piorunem w dwóch partiach, także jest jakby świeższy no i w ogóle świeżość może być argumentem Bartosza, bo y, fizycznie to jest nieraz i nie dwa o tym mówiliśmy. Człowiek e, no, bardzo aktywny, grający kilka razy w tygodniu w piłkę nożną e, i e, prowadzący stosunkowo zdrowy styl życia. Także podejrzewam, że w dogrywkach ma spore szanse okazać się bardziej wytrzymały od Pawła Tyclafa, mm -hmm. ale zarazem no Paweł też w tych dogrywkach ładnie sobie radził, więc no to jest tylko element, który może pomóc, ale nie przesądza. Ale, tak, ale nie przesądza. No Jednak ale żebyśmy się... mówili o dogrywkach, tutaj jeszcze trzeba wytrwać. Eee, jeszcze w tym pojedynku. No, dokładnie tak, tutaj jeszcze przed nami jest właśnie ta partia. To, że Paweł myśli, jest zastanawiające, tak jak wspomniałeś, dlatego, no bo cóż, ten, ten czas za chwilkę może być mu bardzo potrzebny, bo to on będzie musiał rozwiązywać problemy, a nie Bartosz i nawet nawet w tej końcówce wieża go nie wieże, jak do niej dojdzie. No to, no w takim czasie to rana. No ja, ja tutaj już przypominałem nie raz i nie dwa. E, tą e, partię e, na klubowym Pucharze Europy, której kiedyś byłem świadkiem, czyli e, Hraczek e, Małachow, e, kiedy, kiedy Małachow e, właśnie w podobnej troszkę sytuacji, e, chociaż nie, tam było jeszcze bardziej remisowo, bo właśnie były wieża goniec, wieża goniec, gońce różnopolowe, jakiś tam pionek mniej u Małachowa, Nikt by nawet nie myślał o tym, żeby to upraszczać, a Małachow bum, 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 potem nad każdym ruchem myślał dwie sekundy, mając tą wieżę przeciwko wieży i gońcowi, no taki totalny... Totalny przykład super wiedzy w tej teoretycznej końcówce. Mm -hmm. I, no i to jest super, no, jeżeli ktoś ma takie umiejętności. Natomiast no, też bardzo, bardzo trudne, ale pokazuje jak najlepsi, bo, bo Małachow zdecydowanie, no, nie był może i nie będzie zawodnikiem pierwszej dziesiątki na świecie. Natomiast to był arcymistrz stabilnie ponad 2700 z wielkimi umiejętnościami technicznymi. No i pokazuje, jak, jak można to robić, jak się jest erudytą. Jak się ma tą wiedzę rzeczywiście, ja bym się tak raczej nie odważył tak szybko wszystko poddawać. Kojarzę teorię, jak się bronić wieża, goniąc na wieżę, ale nigdy nie miałem praktycznej okazji. Ja to e, jakoś takie też nigdy się nie szkoliłem w tym kierunku, nie ćwiczyłem tego, po prostu znam teorię po tej siódmej linii. Gdzieś tam, wydaje mi się, żebym się bronił, ale właśnie kwestia tych przejść i tak dalej, też złapania grania w tej pozycji, ciężko powiedzieć. No, e, no e, Michał Krasenkow, Arcymierz Michał Krasenkow, który był e, trenerem kadry narodowej, w, kiedyś e, e, no, przygotował taki pliczek e, dla, dla zawodników z teoretycznymi końcówkami. E, zresztą Michał e, Krasenkow jest ogromnym erudytą też końcówek. Właśnie, właśnie to jest też jeden z tych zawodników, których jak wybudzisz o 5 nad ranem, to ci powie, na której stronie w książce Dworeckiego e, taka i taka końcówka była analizowana, i jeszcze pamięta, jak to grać i tak dalej. E, no i właśnie wieża goniec na wieżę tam było kilka, kilka pozycji w tym pliku, kilka teoretycznych pozycji. Bo, bo jest tam oczywiście jakaś tam najbardziej znana pozycja Filidora, jest tam jeszcze kilka innych pozycji, pozycja jakiegoś tam Szena, nie Szena, jakiegoś tam innego. Oczywiście ja tego wszystkiego nie pamiętam, natomiast z jednej strony wydaje się, że po co to wiedzieć, te teoretyczne pozycje, no ale nigdy nie wiesz, co ci się w partii trafi, tak? Cześć, że coś takiego nie trafi, dokładnie. W sensie może być tak, że, że dostaniesz taką, e, taką obronę, jak chcesz, a, a może nie dostaniesz. No i Paweł Teclaw, byli się i teraz jest już po, według komputera przegrana pozycja. E, zaskakująca decyzja, bo zdecydował się na to król F5, Bartosz od ręki zbił na D5. No i to chyba oznacza, że Paweł tej partii nie zremisuje, bo jak miałby ją teraz remisować? Nie, nie wiem, jaka była idea jego. No powie, że B7 teraz, chyba wie, że E7 jest po prostu tak i tutaj. Chyba trzeba się jeszcze wykazywać czarnymi, ale no raczej nie powinien być to jakiś, nie powinno być to jakieś wielkie wyzwanie dla czarnych, żeby to, zre żeby to e zrealizować. No właśnie, nawet wieża e7 można, chociaż tu jest szereg ruchów, bo jeszcze możesz te tak, różne tak. szachy rozpatrywać pionkami, e, pionkiem g6, ale wieża e7 e, takie dość... E, wieża b6 w ogóle. A, bo wcześniej tego mata nie chciał dostać. <grych> e, no, no, ale tutaj musi być więcej niż jedna droga, tu, tu mhm. musi być e, podzamiatane, może nawet można tak dać szacha. I jak tak, to przecież szach. Wie, króla. Tu i tu, no. Mm -hmm. Aha, ale Czekamy tak. Tam to... jeszcze piąka tracimy. Tam to jeszcze to nam chyba do szczęścia nie jest potrzebna. Tak, to tego nie chcemy, ale no, no. tutaj. Y, czekaj, tu krótce 7 się. Aha, ale. H5 nie... może nawet zagrać. A, no tak, jasne. H5 mm -hmm. i, i nawet tu już będziemy grozili jakimiś szachami. Nie no, to, to B5 tutaj. Y, szach... Mm, na to, to w ogóle na mata możemy grać. Tak, H4 i na jedynkę, to raczej królew dwa, trzeba było zagrać, ale pionka na H3, jak się oddano, to... O, to, to te pionki powstrzymamy, za dużo mamy. No sprzędu. nawet końca na C6 za chwilkę oddamy za dwa pionki i też powinna być wygrana, tak mi się wydaje. No tak, ale, ale, ale wcale nie trzeba. Ale wcale wieża, nie trzeba. Wieża C4 zagrał Bartosz. Czy ten ruch jest dobry? Pewnie nie jest zły, chociaż tamto wieża E5 było bardzo proste, także zaskakujące, że zagrał akurat tak. Tutaj co pewnie, jakieś B5 nastąpi, ale to chyba jest goniąc E4, tak mi się wydaje. I cały czas są motywy matowe, nieprzyjemna. A gdy jedziesz na czwartą linię, to chyba mogę c 5 zagrać. Ty to jesteś taktyczenko. No, jakieś te sztuczki się czasami zobaczy nasza szachownicy. I tutaj korzystamy z ataku z odsłony. No, na pewno pozycja białych jest skrajnie nieprzyjemna, tak czy siak. Tutaj jest tylko pytanie: czy to na pewno jest już koniec po ruchu wieża C4? No, to też po ludzku wygląda to nieźle. Aha, tylko to po prostu jest może dłuższa wygrana, bo jeżeli, tylko że Paweł pewnie tak nie zagra. No, bo jeżeli zagra B, wieża B7, no to tutaj nawet wygrywamy po prostu tym sposobem. Mhm. Że stawiamy gońca tutaj, i to jest wygrana pozycja. Tutaj trzeba się troszkę namęczyć, oczywiście, ale tak. po, po pierwsze, mamy cały czas ten dobry róg, co jest bardzo istotne, bo możemy wymienić wieże po prostu. Mhm. E bardzo mocno ułatwi e realizację. Tak, także wszystko wskazuje na to, że tutaj Bartosz wygra, jeżeli on wygra w przeciągu kilku minut, a wszystko na to wskazuje, no to zrobimy w transmisji przerwę, połączymy się na kilka chwil przed 20 i będziemy obserwować ten ostatnie, ostatnie starcie Tytanów w 78 lotto Mistrzostwach Polski zasiądą naprzeciw siebie, przypominamy Radosław Wojtaszek i Wojciech Moranda. Na kogo stawiasz Macieju? No, szczerze mówiąc przed chwilą stawiałem na Wojtka, ale po tej, po tej dzisiejszej partii no to już jestem zdania, że no, Radek powinien tutaj dowieść jednak. W tym momencie jak już dotrwał do tej dogrywki wydaje mi się, że jednak Radek jest z przodu mocno. No śmiesznie te partie przebiegły, że takie zupełnie, zupełnie odmienne były. Mhm. że z jednej strony jedna rzecz, która była podobna, no to to, że obaj białymi narzucili swoją grę, tak. ale z drugiej strony, Noradek tak naprawdę podejrzewam, że od jakiegoś dziesiątego ruchu już grał na głowę, a jeśli chodzi o e, prawie całą o, partię jest przygotowana. dokładnie dokładnie mhm. Także inny przebieg, ale i no, tak mi się wydaje, że a Radek nie powinien tutaj próbować jakichś wielkich. Patrz, nie znalazł tego goniec E4, które sugerowałeś, zagrał tak, goniec tak. E6. To chyba nic nie psuje. Nie, na nie powinno tutaj zupełnie nic psuć. Natomiast no znowu tutaj też trzeba pamiętać o tym, że my w takich sytuacjach. Chcemy jak najłatwiej wygrać. My już teraz. Nie, nie, no Bartosz nie powinien chcieć. Te, jeszcze się tutaj męczyć. E, Ale a. Chyba koniec C8 jest ideą. A. To może ty. być koniec w ogóle też. My tą wieżę prawie zamatowaliśmy. No dobra, no to zobaczymy, czyli tutaj, tutaj, em, tutaj wieża idzie tutaj. No i krótce 7 i powie, że A8 piąka bij, pionka nawet, więc chyba to jest. To może być koniec historii nawet a Bartosz zaczął od wieża c5 szach mm -hmm. może jest jeszcze jakaś sprytniejsza wersja tego motywu można może piątka na a2 wygrać też jest taka opcja, ale nie wiem czy to jest akurat planem Bartosza ale faktycznie to goniec c8 wygląda, aha no to jest po prostu jakby e, odepchnięcie króla wcześniej, bo wieża, b, jak teraz zagramy wieża b, e, króle 4 na przykład tu mm -hmm. może nawet g5 można potem wtrącić ale tak, chodzi... G5, żeby gdzieś tam te pionki nie stracić. Znaczy nie wiadomo, czy to jest potrzebne, bo ten pionek tu fajnie stoi, ale w sensie, no, że to tak czy siak dochodzimy chyba do tej pozycji. Do tej pozycji, o której mówiliśmy. Mhm. I tutaj chyba nawet ten ruch wygrywa po prostu. Tak. Więc to chyba do tego dąży Bartosz, bo tutaj jakbyśmy zagrali G5, to to jest akurat chyba niepotrzebne, chociaż może też wygrywa, ale na przykład jakbyśmy poszli na to, to tu się no to jeszcze można przejechać. Tego pionka jeszcze można stracić z G5. Mhm. Lepiej mieć pionka na białym niż na czarnym, więc chyba na to Bartosz nie pójdzie. No ale nie takie cuda się widziało na, w piątej godzinie gry. Bartosz ma co prawda 4 minutki, ale. No, jeszcze jakieś nerwy mogą się pojawiać tutaj. Też tak mówisz zmęczenie. No, Bartosz oczywiście jest kondycyjnie doskonale przygotowany, ale G5 jednak poszło. No właśnie i moim zdaniem to już jest błąd. W sensie nie jest to błąd wypuszczający wygraną, ale ruch nietechniczny, no bo, tak. bo daje jakiś tam cień szans. Być może Bartosz widzi więcej i widzi na przykład wariant w pewnym sensie podobny do tego, co patrzyliśmy, czyli wariant, w którym wygra pionka na H3 i jak wygra mhm. pionka na H3, no to yy, potem odda sprzęt i yy, yy, w razie czego za te pionki tak, i, tak. i rozstrzygnie. Ale tam to wydawało się bardzo proste. Yy, po prostu for, forsowny wariant yy, i najłatwiej takie końcówki grać, że upraszczasz, dostajesz Dóżysz coś co do wyżej. Która już jest łatwo wygrana, tak jak mówisz. Mhm. Bo tu jeszcze jeszcze jest wow. jakiś, yy, jakiś strach. Ja się zawsze boję takich pionków mhm. b5, c6, choć one tutaj się wydają wyjątkowo nieruchowe, ale... Ale gdzieś tam spojrzymy jednym okiem na bok, i za chwilkę się może okazać, że się ruszą te pionaczki. E, Także trzeba uważać. A tam już na nic byśmy nie musieli uważać, tylko po prostu sobie spokojnie e, dokańczać tą pozycję. Mam bicie na A2 pionka, jednak. Ciekawe, czemu nie na H3. E, no właśnie, właśnie. No, pionek, na H, pionek na H7 jest obroniony de facto. Mhm. Eee, więc, więc on nie wisi ale tutaj no wieża B7 podejrzewam nastąpi eee, i cóż teraz Bartosz planuje po tym posunięciu inna sprawa, że znowu te pionki niespecjalnie się przemieszczają i się chyba w ogóle nie dał uruchomić jak mi się wydaje a może tutaj można nawet taki ruch śmieszny zagrać nadal broniąc pionka mhm. i za, z, zapobiegając posunięciu yy, wieża D7 to znaczy właśnie chciałem do tego zmierzyć, że chyba nawet wieża d7 groźbą nie jest, bo jakbyśmy zagrali nawet goniec b1, goniec g6, yy, to chyba i tak, aha, no może trochę hmm. jest groźna. E, nie, no małą, małą groźbę mam, ale e, mogę goniec f5 też pewnie zagrać. Tak, a to już jest tu, gorsza tu... wersja, tu już jest tam, tak, tak. strach trochę o tą wieżę na c5. Na pewno tutaj trzeba jeszcze troszkę techniki wykazać, być może mniej niż więcej. Natomiast, no Bartuż z drugiej strony jest też świetnie technicznym graczem. I no jeżeli uznał, że warto zbić pionka A2, to znaczy, że to też jest dobre. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj. I goniec E6 faktycznie na tej taktyce broniąc pionka H7 przez tego szacha. No, jeżeli, jeżeli pionek się przesunie na H5 albo zbijemy na H3, no to jest koniec. Co tu jeszcze można zrobić? Jakieś Król D4. No, ale no, na to nas... Proszę, to Na H5. Myślałem, no, że Szarp Tak po prostu. Tutaj. Mm -hmm. Także ten koniec w najgorszym wypadku odda się za, za te dwa pionki, ale nawet może nie dojść do najgorszego przypadka, bo te pionki są po prostu zamknięte, zablokowane. Mm. Można oczywiście przesunąć pionka, ale to nawet nawet to posunięcie nie zawiera w sobie wielkiej groźby, a zawsze można zagrać tak, tak i, i nawet i nawet stać, no bo. Nawet jak, stać, maszerować bo Nawet jakbyśmy zagrali tak, to dopiero na to chyba zareagujemy, tak i a chyba nawet nie musimy reagować dalej, bo zawsze po B7 krótce 7 będziemy mieli. Ale na to jeszcze coś tam się zaczęło. I my no ale wiadomo, a, no, nawet no. nawet można zagrać tak w takich sytuacjach i to się wszystko przecież blokuje tutaj nie ma nie ma sytuacji w której mogłoby coś pójść nie tak tak naprawdę no Paweł walczy no to jest oczywiście logiczne ale są to prawdopodobnie jego ostatnie ruchy w turnieju także no nic z tego nic z tego nie wyjdzie tak, no wydaje się że to jeszcze nie jest ten rok w którym Paweł ten medal zdobędzie no, a wracając do tego pojedynku o 20. Czy te dwie partie będą potrzebne, czy jednak więcej niż dwie partie, żeby poznać mistrza Polski? Już powiedziałeś, że, że Twoim zdaniem Radek e, e, udowodni wyższość. E, a Ty jak sądzisz? Marta stawia na dwie partie i stawia na Radka? Też wydaje mi się, że raczej w dwóch partiach. E, w Bricku już bym tak. Nie byłbym taki pewien, bo gdzieś tam, no z tej psychologicznej strony przede wszystkim, teraz Radek jest potężnie z przodu, a po rapidzie gdzieś tam Wojtek mógłby się podnieść troszeczkę, i tutaj no raczej obstawiałbym, że właśnie w szachach szybkich też się to roz rozegra. A twoje typy, jakie są? No, Wojtek jest akurat mocny, jeśli chodzi o tempo przyspieszone. Dobrze mu to wychodziło nawet trochę lepiej miałem wrażenie niż klasyczne, jeszcze tak dwa-3 lata temu, ale teraz i klasyczne wychodzą dobrze, więc ja bym to aż tak go nie skazywał na straty, choć faktycznie tak jak wspominałeś, tutaj może dużo duże znaczenie mieć aspekt psychologiczny, bo jak się traci tego wróbelka, który już był w garści. No to, to tak trochę nie, nie każdy się jest stanie podnieść, bo, bo wiadomo, że on sobie wyobrażał, że już o 19.00 to będzie odbierał SMS-y z gratulacjami, że e, młode dziewczyny będą proponowały mu spacery, a każdy chutnik e, będzie chciał z nim wypić piwo. E, no i, i tyle. A tutaj, cóż, zamiast szampana będzie. zara w sumie. Dokładnie. Także tutaj ciężkie, ciężkie zadanie przed Wojtkiem, no przed Radkiem też, bo to wcale to, że cięższa sytuacja psychologiczna jest u Wojtka, to nie znaczy, że Radek na sobie żadnej presji nie ma. I też tutaj będzie musiał się i w tej materii wykazać. E, dokładnie tak. Słuchajcie, lada moment, Bartosz Soćko zostanie brązowym medalistą Mistrzostw Polski. My będziemy szli na, no powiedzmy to sobie przerwę, chociaż Maciek to mhm. dopiero dołączył, ale on tak samo jak i Kacper pracował tutaj za dwóch, jeżeli nie za trzech, no bo ja robiłem inne rzeczy, między innymi przygotowałem się do odpadnięcia z Mistrzostw Polski, a potem z nich odpadałem. Więc ale dobrze to... się przygotowałeś do nich, tak, do, tak, do tego przygo odpadania. Przygotowanie świetne. I chłopaki, I chłopaki tutaj się produkowali, więc, więc tak czy siak mają w głowach i w gardłach yy, ciężkie turnieje. No ale yy, przypominam, 20:00 Wojtaszek Moranda, wejdziemy pewnie jakoś na styk, może za okay. 5-8. Yy, no i będziemy śledzić pierwsza partia, 20:00, druga partia, pewnie o 21:00, yy, bo, bo tak to chyba jest zaplanowane. Możemy poznać mistrza Polski przed dziesiątą, ale być może będziemy go poznawali dopiero w okolicach dwudziestej trzeciej. A kto z Was, kto z kibiców chciałby oglądać w tym barażowym pojedynku? No nie powiem cyrk szachowy, ale, ale element, elementy cyrkowe, czyli Armageddon. Ja, ilu, ilu naszych kibiców chciałoby takiego obrotu wydarzeń? Ty, gdybyś miał Armagedon, biały czy czarny, gdybyś miał wybierać? No. Ja miałem przyjemność grania z Wojtkiem Armagedonem nawet i wybrałem czarna, miałem przegraną, ale gdzieś się wygrzebałem i w końcu udało się zremisować. Także ja jest... zawsze czarna, ja zawsze wolę. No i jest ten remis tak jakby z zapasu zawsze. Czyli szybka rączka i nie boisz się. Szybka że rączka, się rączka i nie boisz się, że mam nie boisz, że ma mniej czasu. Mhm, dokładnie. To już będę wiedział, jakie są twoje silne strony, jeśli chodzi o Armagedon w przyszłorocznych mistrzostwach Polski, jak spotkamy się w finale mistrzostw polski komentatorów. Eee, panowie i panie, panie i panowie, klasyczna część mistrzostw polski 2021, wraz z rezygnacją Pawła Teslawa doszła, dobiegła do końca. Eee, rozstrzygnięcia, które poznaliśmy, to u panów trzecie miejsce Bartosz Soczko. Czwarte miejsce osiemnastoletni za miesiąc dopiero Paweł mm. Teclaw. U pań pierwsze miejsce Klaudia Kulon. Drugie miejsce Jolanta Zawadzka, Trzecie miejsce Karina Cywka. Tuż za podium Joanna Majdan. A przed nami o 20.00 dogrywka tempem przyspieszonym. W pierwszej partii białe będzie miał Wojciech Moranda. I o 20.00 będzie próbował znowu udowodnić przewagę białego koloru. Póki co białe wygrały tak w pierwszej, jak i w drugiej partii 1 do 1. I niedługo będziemy właśnie oglądać dogrywkę. Także widzimy się za tą godzinkę. Maciek i ja podładowujemy akumulatory. No, i tyle. Do zobaczenia.